Dzień dobry, moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie i jak codziennie zapraszam na Moc Mundialu. Bywało, że o tej porze zapraszałem do boju Polsko. Niestety już nie mogę, już Polska bez Mundialu, poza Mundialem. Jak żyć i jak ją ocenić, ten nasz występ, te cztery mecze, ale zwłaszcza to pożegnanie z Francją, powiedzą nam Marcin Rosłoń. Dzień dobry. Dziennikarz Kanal Plus, Igor Lewczuk. Dzień dobry. Były reprezentant Polski i Przemysław Rudzki. Dzień dobry. Powiedzcie, może zacznijmy najpierw jeszcze na gorąco mecz z Francją. Czy też macie niedosyt, co jest w sumie piękne po tym, co graliśmy w grupie, że gramy z mistrzami świata i wielu kibiców, wierzcie mi, mówi, że to jest porażka, po której jesteśmy dumni z naszej reprezentacji. Że wreszcie nie. Paździerz, wreszcie graliśmy z mistrzami świata aktualnymi i może za chwilę się okaże, że cały czas aktualnymi, jak równy z równym, mimo że na koniec okazało się lepsze indywidualności, Kylian Mbappé, Kosmita i tak dalej, i tak dalej. Nie, ja mam takie poczucie, że oczywiście łapię odpowiednie proporcje w zderzeniu z tym, co zaprezentowaliśmy, a właściwie czego nie pokazaliśmy ofensywnie w grupie. I ten mecz z Francją rzecz jasna nie był idealny w wielu fazach tego spotkania. Natomiast ja najbardziej żałuję, że Piotrek Zieliński nie zmieścił tego pod poprzeczką, że nie trafił do siatki, bo wtedy mielibyśmy taką prawdziwą weryfikację, na co by nas było stać po objęciu prowadzenia w rywalizacji z Francją. Francja oczywiście grała w tym takim średnim pressingu, lubiła, chętnie się wycofała i chętnie oddała nam troszeczkę inicjatywy. My z niej skorzystaliśmy, czyli zrobiliśmy coś, czego nie udało nam się obejrzeć w meczu z Meksykiem. Z Argentyną było trudniej, rzecz jasna, ale to też było do zrobienia. I oczywiście patrzymy sobie i będą różne obozy, różne frakcje, różne analizy i będzie pewnie grupa, która stwierdzi, gdybyśmy tak się otworzyli w grupie, to z tej grupy byśmy nie wyszli, a ja uważam, że gdybyśmy zagrali tak jak z Francją w grupie, od samego początku, z taką narracją, z takim nastawieniem, to wyszlibyśmy z grupy, wykorzystując potknięcie Argentyny w pierwszym meczu z pierwszego miejsca i gralibyśmy o ćwierćfinał z Australią. Igor, powiedz, nagle okazuje się, że Polska może grać wysokim pressingiem i to z mistrzami świata, że nagle możemy do czegoś użyć Piotra Zielińskiego i jest on w zasadzie najlepszym zawodnikiem w naszej drużynie, przez niego przechodzą piłki, wreszcie to jest Zieliński, o jakim marzyliśmy, czyli jednak da się. Da się i zrobiliśmy to, że Francuzi dlatego tak słabiej wyglądali poprzez nasz wysoki pressing, poprzez nasze agresywne dojścia. I te ich straty właśnie z tego wynikały. Mnie martwi, a czyli żałuję jednej rzeczy przede wszystkim, że tak łatwo straciliśmy bramki, bo to były elementy, których można było uniknąć. Oczywiście końcowe fazy typu strzał Mbappé, to można powiedzieć, że ktoś mógł być bliżej, ktoś bardziej doskoczyć, ale to już taki zawodnik, no właśnie, że widać tą jakość, ale te wcześniejsze fazy, ta pierwsza bramka, ten drugi gol, gdzie kilka sekund wcześniej można było inaczej się zachować i można było tych bramek uniknąć, bo sama gra, pokazaliśmy, że mamy potencjał i to bardzo cieszy. No właśnie, szkoda, że może nie wcześniej, ale trzeba teraz docenić, że to Francuzi po prostu mają lepszych zawodników, natomiast gra na przyszłość to jest taki może drogowskaz, że powinniśmy próbować przynajmniej. Były kilka elementów, których mi się bardzo nie podobały. Niektórzy zawodnicy rozczarowali poprzez właśnie taką bierność, taką brak odwagi. To jest też normalne, bo to się wiąże z taką mundial, mistrzostwa, z ogromną presją. Niektórzy chyba nie wytrzymali, niektórzy chyba chcieli być z boku, ale ogólny jakby przekaz tego ostatniego spotkania jest całkiem pozytywny. Jeszcze zaraz zapytam was o te co nie do końca nam wyszło, ale Przemek, jeszcze do ciebie pytanie, czy ty dzisiaj bardziej cieszysz się, że zagraliśmy jak równy z Francją i że ten mecz też wytyczył trend? No już nie wyobrażam sobie do powrotu do takiego paździerza z grup. Mówią o tym zawodnicy, zaraz ich zresztą posłuchamy. Oni chcą się cieszyć grą. Czy bardziej, więc cieszymy się z tego, jak wyglądała nasza gra z Francją, czy bardziej żałujesz dzisiaj niewykorzystanej szansy z Meksykiem, z Argentyną? Moglibyśmy teoretycznie być już dzisiaj po meczu z Australią wygrane. Ja najbardziej to żałuję, tak już na spokojnie, z perspektywy czasu, tego niewykorzystanego karnego przez Roberta Lewandowskiego w meczu z Meksykiem, bo uważam, że wygralibyśmy wtedy z Meksykiem, mielibyśmy po Arabii Saudyjskiej 6 punktów, tak jak powiedział Marcin, mielibyśmy łatwiejszą drogę do ćwierćfinału, natomiast trzeba sobie zadać też takie uczciwe pytanie, czy my dzisiaj jesteśmy drużyną. Czy polska reprezentacja jest zespołem, który, nie lubię tego sformułowania w piłce, ale podeprę się nim tutaj, zasługuje na bycie w ósemce najlepszych drużyn na świecie?
Wydaje mi się, że nie. Widzimy już, jakie kształtują się składy ćwierćfinałów, jakie tam są zespoły i to nie jest przypadek. To po pierwsze. Po drugie, Czesław Michniewicz mówił o tych złotych momentach i faktycznie te złote momenty pojawiły się w meczu z Francją, zwłaszcza w pierwszej połowie. I faktycznie potrafiliśmy wykorzystać, nawet jeśli to był element strategiczny, element taktyczny drużyny Didiera Deschampa, żeby nam troszkę tego pola oddać, to potrafiliśmy z tego skorzystać. Niestety, jak się ma jedną taką sytuację, jaką miał Piotr Zieliński w meczu z takim rywalem jak Francja, trzeba ją wykorzystać, jak jej nie wykorzystujesz, masz problem. Po trzecie, dużo było tutaj analogii, nawet Zbigniew Boniek przyznał nam rację. Do mundialu z 86 roku się dokładnie skończyło tak jak na mundialu w 86 roku, czyli z bardzo mocnym rywalem w 1/8 finału. Po najlepszym meczu w turnieju odpadliśmy. I po czwarte, wydaje mi się, że słuchajcie, jedną z najokrutniejszych rzeczy w ogóle w futbolu jest to, kiedy dostajesz gola w najlepszym momencie, w jakim jesteś w meczu. I to się właśnie stało w meczu przeciwko reprezentacji Francji, bo myśmy mieli, akurat byliśmy po takim okresie 15-20-minutowej bardzo dobrej gry i nagle dostajemy gola, który no nie powinien nam się przytrafić. No to jakby na moment coś pękło w tej koncentracji, w tej mobilizacji, ale to właśnie odróżnia drużyny, takie jak Francja od naszej, a jeszcze odnośnie tego 86 roku, to tak mi się wczoraj skojarzyło, bo jak Arek Milik się złożył do strzału nożycami, bo tam też był Zbigniew Boniek. Zibi z Brazylią. Który strzelał z Brazylią. Ale to tylko dodajmy. Wszystko to się jakąś taką klamrą 36-letnią spięło. Jeszcze aż tak bardzo nasza gra po tym stracie tej bramki się nie załamała. Myślę, że załamał nas ten drugi gol. Znaczy mnie się wydaje, że właśnie tam był błąd w tej początkowej fazie tego ataku. Po wybiciu piłki z pola karnego Francuzów nie było doskoku do Giroud. Będziemy o tym mówić, bo wydaje mi się, że agresywny doskok do Giroud to akurat jest piłkarz, który nie ucieknie na prawo, na lewo. To nie jest gość jak Griezmann, Mbappé, że musisz trzymać dystans, musisz się asekurować. Tutaj trzeba było zagrać, faul, nawet bez żółtej kartki, skasowana akcja, wracamy do ustawienia wyjściowego, bo byliśmy w tej fazie trochę takiego hura optymistycznego atakowania, gonienia wyniku i Francuzi w ogóle nie czuli się komfortowo. Tchouaméni bardzo słaby mecz, Rabiot też właściwie nie zaistniała przecież w tych meczach grupowych pierwszych dwóch. Albo strzelał gole, albo je wypracowywał, więc no tutaj były rezerwy w grze Francuzów, z których mogliśmy skorzystać. Ale ja cały czas biłem się o to i w waszym programie, i mówiąc o tych meczach grupowych, że pisałem sobie z Piotrkiem Zielińskim, że współczuję i z Lewym, że są tacy zablokowani, że nie mogą wyeksponować swoich możliwości, choćby nawet chcieli, no bo są w systemie, który po prostu ich tak ogranicza, że tego kunsztu czy Zielka z prowadzeniem piłki, z kiwaniem, z kółeczkami, z prostopadłymi piłkami, z tymi pięknymi balansikami ciała, którymi wczoraj potrafił zaimponować, że tego zdecydowanie nie było i oni też mieli takie wewnętrzne poczucie. Na to liczyliśmy, żeby Polska nie przeszła z fazy paździerz do piękna dębowa deska, najdroższa z możliwych, tylko żeby jednak złapała gdzieś jakiś ten środek. Sosnowa, pięknie pachnąca i tak dalej, w której jednak się da się pochodzić, nie przetrwa 100 lat, ale że to będzie coś jakościowego w tych złotych momentach. I o tym systemie, o którym mówisz i o przyszłości, zaraz pogadamy, tylko jeszcze skupmy się na tym meczu. Igor, też do ciebie pytanie. W ogóle o te dwie, możemy przeanalizować wszystkie bramki, jakie tutaj straciliśmy, zwłaszcza ta druga bolesna, bo zostaje obraz w oczach wielu kibiców, widzę, nawet piszą o tym na czacie, Krystiana Bielika, który dopiero co wszedł, a drepcze i on też jest dla nas takim jednym z największych zawodów na tym mundialu, no bo tak bardzo na niego liczyliśmy, tak wiemy, że ma dużo umiejętności i tak niewiele z nich pokazał. Andrzej na czacie zauważa, że niestety Czesław Michniewicz nie trafił ze zmianami wyjątkowo, bo ani Nikola Zalewski, ani Krystian Bielik nie były to dobre zmiany, a Kamil Grosicki najwyraźniej, jak się okazuje, wszedł za późno. Trzeba było turbo Grosika, wszedł i w 87 minucie i trzy akcje zrobił, wywalczył rzut karny. Jak to widzisz? Może nie mamy kadry na Krystiana Bielika, to jeżeli jak wszedł, to brakowało mi tego u Grześka Krychowiaka, że jeżeli chodzi o rozgrywanie piłki, to był fatalny mecz Krychowiaka. Wszystkie piłki do boku, wszystkie piłki do tyłu, absolutnie brak podniesienia głowy i spróbowania czegoś więcej, nawet na parę metrów do przodu. Jak wszedł Krystian, naprawdę to fajnie wyglądało. 2, 3, 4 przerzuty bardzo celne i już myślałem, że to będzie właśnie niezły mecz Krystiana, ponieważ dobrze wszedł spotkanie. A propos tej drugiej bramki, myślę, że głównym powodem, dlaczego w ogóle ta padła bramka, jeżeli to była ta akcja, to jak właśnie wspomniałeś,
brak doskoku przez Kibiora. Za długo to piłka leciała... Mamy screeny dla ciebie, wybrane przez ciebie. To poprosimy i ty się do nich odnieś. Tutaj mamy wybicie, zdaje się, przez Griezmana z własnego pola karnego. Jeżeli piłka jest wybita, piłka jest taka parabola lotu futbolówki, to obrońca, który, tak jak wspomniał Marcin, jeżeli to nie jest Mbappe, jeżeli to nie jest Neymar, czyli napastnik bazujący na szybkości, gdzie wtedy można to sobie zakładkę wziąć kilku metrów, taki margines błędu, to należy być dość blisko. Tutaj jednak Giroud to jest bardziej zawodnik statyczny, bardzo dobrze się czujący z piłką przy nodze i lubiący wchodzić w pole karne. Tutaj mamy odległość chyba jeszcze, bo to jest oczywiście stopklatka, ale ta odległość była jeszcze większa. Tutaj Kibior jest obligowany, musi dojść, musi przerwać. Jeżeli się nie uda przeciąć piłki głową, nogą, wybić spod nóg napastnika, zrobić faul. I wtedy nie ma tematu, cała reprezentacja, cała drużyna cofa się na swoją połowę i absolutnie nie można oczekiwać, że ta bramka padnie. Tutaj Giroud bardzo dobrze tą piłkę skleił, bo miał dużo czasu. Następne. I jeszcze, co jest bardzo ważne, jego ruch tego napastnika. Taka była sytuacja z Robertem Lewandowskim, nie wiem, czy pamiętacie, z pierwszej połowy, gdzie oddał strzał z lewej nogi, bardzo mocny. I również po lewej stronie wchodził jeden z naszych zawodników i tu można było podać. Tutaj Giroud bardzo dobrze związał dwóch graczy. To był Kiwior, to był Glik, gdzie Kamil może troszkę za bardzo szedł do środka, ale bardzo dobra praca napastnika i już jak Mbappe dostał piłkę do nogi, to... Tak się zastanawiałem, czy Kamil mógł coś zrobić więcej, ale jeżeli byłby bliżej, to pokazał również Kilian, co zrobił z Matim Kaszem, gdzie go pięknie przyłożył. To po prostu trzeba oddać i pogratulować napastnikowi francuskiemu, że w tym elemencie jest wyborny. Zobaczcie, gracze ofensywni, którzy biorą udział w tej akcji reprezentacji Francji. Griezmann jest we własnym polu karnym, wybija piłkę bardzo daleko na... Na wielki szacunek zasługuje to przyjęcie piłki i jakby zbudowanie tej akcji na nowo przez Oliviera Giroud, który świetnie się czuł we wczorajszym spotkaniu. Zresztą tam była taka sytuacja, po której strzelił gola. Do teraz nie wiem, czego sędzia się dopatrzył. Mieliśmy chyba sporo szczęścia. Chodzi o przewrotkę. Tak, bo to zabrał tak naprawdę Giroud, moim zdaniem, bramkę, która powinna zostać uznana. I tutaj Kylian Mbappé, który nadaje tej piłki no, rotacji, jak na tych japońskich bajkach, że właściwie Wojtek Szczęsny nie wie za bardzo, co z tym zrobić, ale to już moim zdaniem był taki moment z tego meczu, kiedy nastąpiła mentalna utrata kontroli nad tym, co się dzieje na boisku. Polacy bardzo chcieli pójść po bramkę wyrównującą i zostali po prostu skarceni przez zespół, który ma więcej jakości. Te trzy indywidualności tutaj przesądziły o tym, że zbudowana została taka akcja. Tak, wiesz co, ale w końcowej fazie oczywiście jakość zawodnika to bez dwóch zdań, tylko że ta pierwsza bramka, pierwszy gol, to był atak statyczny, to nie była kontra, na czego się obawialiśmy, że właśnie szybki Dembele, szybki Mbappe robiący przewagę na bokach, tylko byliśmy ustawieni przed szesnastką i dało się tego bardzo uniknąć swobodnie. Tutaj widzimy, na początku oczywiście można kierować pretensje do Kuby Kiwiora, że nie poszedł, nie przewidział tego podania do Giroud, ale tutaj Kamil Glik, żeby Mati Kasz był wyżej, to stoper patrzy na prawego obrońcę i mówi: oho, dobrze, trzeba wyjść. Ja muszę wychodzić, żeby nie złamać linii, żeby nie być na spalonym. Tutaj Kamil, żeby jeszcze był tam zawodnik, do którego Kamil może dojść, żeby przewidzieć, też bym to zrozumiał. Ale Kamil wychodzi, łamiąc totalnie linię i wtedy, jeżeli mając takich graczy naprzeciw siebie, jakościowych zawodników, którzy właśnie widzą nawet w tym tłoku, że są w stanie podać, wielki, wielki błąd, końcówka pierwszej połowy i tutaj Kuba Kiwior też powinien jednak, nie wiem, czy myślał, że dostanie... Kuba Kiwior nie kontrolował ustawienia Beresia i jego punktem odniesienia był Mati Kasz i stwierdził, pewnie w okamgnieniu, no bo dużo czasu nie było, że jak złapie na spalonego, to jest szansa tutaj uciec, no bo ewidentnie powinien iść już w tej tercji boiska do końca, po prostu koszula w koszulę z Oliwierem Giroud i nie miałby prostej sytuacji Giroud, bo widzimy, że oni są cały czas jeszcze w tym momencie przy podaniu w kontakcie. Tak, tylko jest taka zasada, wiesz, jak Kamil Glik wychodzi, to jednak ta zakładka powinna być bardziej w prawo zrobiona, wtedy Beresz również inaczej się ustawia. Ale chyba zaskoczył, wiesz, zaskoczył. Tak, zaskoczył. Tak, po prostu to było takie zachowanie właśnie Kamila, no
Myślę, że znaczy, Kuba, sami to graliśmy. Masz przed sobą wysokiego napastnika, który przesłania ci trochę pole widzenia. Jeszcze próbujesz gdzieś tam z nadbarku namierzyć piłkę. Kogoś, kto gdzie może zagrać. Zaczynasz analizować sytuację i nagle partner z obrony łamie ci tę linię i po prostu zostawia cię w tej strefie, pustą całą strefę za swoimi plecami. No, dużo takich, wiadomo, że to jest dużo składowych, które wpływają na te kolejne błędy. Natomiast no, myślę, że tutaj ta ostatnia deska ratunku, czyli to łapanie na spalonego, czyli pozwolenie Olivierowi Giroud na to, żeby wbiegł do tej strefy, no to tutaj jednak łapanie tego punktu odniesienia na prawym obrońcy, zupełnie nie kontrolując ustawienia Beresia, no który też miał niebyle kogo do pilnowania. Nie, wiesz co, ale tutaj Kuba Kiwior absolutnie nie może, nie ma nawet czasu, sposobności zobaczyć, gdzie jest Beres, gdzie jest, chyba to był jeszcze Przemek Frankowski. To bardziej lewy czy półlewy zawodnik musi kontrolować właśnie tych zawodników, których ma przed sobą, to znaczy po prawej stronie. Więc... tutaj właśnie o to jest chyba największy żal, że końcówka pierwszej połowy, atak statyczny, wielki tłok, gdzie czuliśmy się dobrze, gdzie zawsze byliśmy bliżej, że zawsze byliśmy szybsi i tracimy z tego bramkę. No tak, że dajemy się zaskoczyć właściwie przy tej naszej defensywnej, największej, najpotężniejszej broni, czyli bronimy głęboko, bronimy na szesnastce, tam gdzie Kamil Glik czuje się perfekcyjnie, tak. Tam gdzie Kuba Kiwior ma mniejsze pole do popełnienia błędu, no bo nie ma żadnych przestrzeni do ścigania, gdzie każde prostopadłe podanie właściwie za mocne, to jest łup Wojciecha Szczęsnego. No daliśmy się zaskoczyć no i trzeba było gonić. Efekt końcowy znany. Słuchajcie, porozmawiajmy o Robercie Lewandowskim. Widzę bardzo dużo różnych emocjonalnych wpisów na czacie o rolę, o to, jaki to był turniej Roberta. Widzowie piszą tak, na przykład Gal Anonim. Gdyby Lewandowski strzelił karnego z Meksykiem, mielibyśmy 6 punktów, gralibyśmy z Australią, nie z Francją. Bylibyśmy w ćwierćfinale, to jest oczywiście gdybologia. Tom, gdyby Lewandowski strzelił bramkę z Meksykiem, mielibyśmy 6 punktów, zagralibyśmy i mecz z Francją, i mecz z Argentyną, moglibyśmy zagrać tak jak mecz z Francją. A tak musieliśmy bronić wyników. Lewandowski może mieć pretensje tylko do siebie. Dawid Kurleto. Lewandowski okazał się największym przegranym tych mistrzów w naszej kadrze. Kasus Ronaldo się pojawił, wieku nie da się oszukać i tego, że jeżeli nie ma topowych graczy wokół siebie, to nic nie zrobi. A default wręcz pyta nas, czy stać was w końcu na obiektywny osąd, że kolejna impreza obaliła mit Lewego jako najlepszego piłkarza świata i co ważne, mit Lewego jako lidera kadry. I ja akurat chcę bronić Lewego, bo turniej w jego wykonaniu, zobaczcie, kończy z dwoma golami i asystą. To, że jest liderem kadry, nie da się zaprzeczyć, bo wiemy, że to też dotyczy i tego, co jest w szatni, i poza boiskiem, i na boisku. On sam zgodził się na rolę, możemy ją zdefiniować jako defensywnego napastnika. Powiedział, drugoplanową rolę wielkiego napastnika. Dla kadry. Teraz mówi o tym cierpieniu i może zanim przejdziemy do waszych opinii o Lewym, to posłuchajmy, co Robert Lewandowski mówił po spotkaniu z Francją. Jeśli patrzymy przez sam pryzmat meczu i to, jak zagraliśmy, oczywiście daliśmy z siebie wszystko, walczyliśmy, stworzyliśmy kilka sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie, takie naprawdę stuprocentowe, szkoda, że nic nie wpadło. Walczyliśmy, no, próbowaliśmy odpierać te ataki Francuzów, nawet po bramce gdzieś dalej wychodziliśmy do gry, próbowaliśmy grać. To było oczywiście za mało na dzisiaj, dziś brakowało paru elementów, przy których szczególnie przy tych bramkach lepiej można było się zachować, ale oczywiście najważniejsze to, że próbowaliśmy, strzeliśmy bramkę na końcu, to też zawsze jakiś dodatkowy bodziec i jakby w kontekście tego, że walczyliśmy do końca i tutaj próbowaliśmy przede wszystkim. No tak jak powiedziałeś, szkoda pewnie szczególnie tej pierwszej połowy, koniec końców jakość Francuzów przewyższyła. Czy jak... no oczywiście, no to jest jakby zespół Francji i zostawia, szczególnie szkoda tej pierwszej bramki, gdzie był moment, że za bardzo się cofnęliśmy, za bardzo chyba też statyczni byliśmy blisko pola karnego i to też jakby wykorzystali, gdzieś niepotrzebnie złamaliśmy linię spalonego zamiast gdzieś kryć do końca, więc jakby te przestrzenie po prostu za duże też się zrobiły. Ale nawet to, straciliśmy bramkę, okej, no to się zdarza, jakby to zdawać się sprawę, że tu nie jesteśmy faworytem, ale próbowaliśmy dalej i może jakbyśmy pierwszej połowie strzeli bramkę, to też inaczej było, ale w drugiej połowie też próbowaliśmy, walczyliśmy i no i gdzieś nie starczyło tych sił chyba, w sensie w cudzysłowie sił, nie kondycyjnych, ale jakby no czasu i może
przede wszystkim no, umiejętności, żeby spróbować coś więcej tutaj dzisiaj ugrać. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, twój kolejny mundial, gole, awans, wystarczająca zachęta do tego, żeby wrócić na ten turniej? To jest jeszcze daleka droga i oczywiście radość z gry jest potrzebna i tutaj jakby to jest będzie ważny element tego nawet niedalekiej przyszłości, bo oczywiście jak atakujemy, próbujemy atakować, to inaczej jest, ale jak dziś gramy bardzo defensywnie, no to tej radości takiej nie ma, więc to wszystko, wiele czynników też na to jakby wpływa. A propos gdybologii, Marcin Zając dodaje, a gdyby Lewy nie strzelił na 2-0 z Arabią, to zajęlibyśmy trzecie miejsce w grupie i odpadli. No i znaczy nie zrobił bramkowej akcji tak. Zielkowi. No pamiętajmy o tym, że w tym decydującym spotkaniu, dla nas kluczowym z Arabią Saudyjską, w którym nie byliśmy zespołem dużo lepszym, albo po prostu nie byliśmy zespołem lepszym, bo to jednak Arabia prowadziła grę, Arabia miała swoje sytuacje na pewno w pierwszej części meczu, więc trzeba to docenić, no bo to jednak był kapitał, dzięki któremu awansowaliśmy dalej. Rzut karny to była głównie zasługa z Meksykiem Roberta Lewandowskiego, który doskoczył piłkę, przejął, pociągnął ją w pole karne. Trochę naciągany ten rzut karny, bo pewnie Meksykanów ten rzut karny zirytował nas, tak jak te jedenastki dyktowane przeciwko nam z Argentyną i z Arabią Saudyjską, no bo to nie były ewidentne przewinienia. Potrzebny był VAR, długie analizy, namawianie sędziów z wozu VAR tego głównego, żeby on jednak, nie dyktując tego z boiska, zmienił swoją optykę, więc ja Lewego też oceniam zupełnie tak na mały plus. Nie jest to jakiś nieprawdopodobny szał, że to, co zagrał Lewy, to nie był jak mecz ze Szwecją na Euro, w którym on pociągnął drużynę, on nam nic nie dał, rzecz jasna, ale tam widać było właśnie tę dodatkową jakość, tak jak wczoraj Kylian Mbappé w kluczowym momencie walnąć na 2-0, wykorzystać tę kontrę. Jak patrzyłem sobie na Ousmana Dembele, na Griezmana, na Giroud, na Kyliana Mbappé, to widać było u nich taką narastającą niecierpliwość i trochę brak zrozumienia tej sytuacji. Mamy taki potencjał, taki repertuar, a nie jesteśmy w stanie się przebić. No strzelili do przerwy, oczywiście ułożyli sobie ten mecz, ale Mbappé rozpędzał się raz, drugi. Mati Cash trochę na farcie, ale jednak go raz zatrzymał, drugi raz nieudany dribbling. Kamil Glik, wiadomo, stoicki spokój w tej najpiękniejszej akcji, w której powstrzymał Francuza, ale no jednak oni zrobili ten drugi krok. Postawili, przypieczętowali, czego nam zdecydowanie zabrakło. I można oczywiście rozpatrywać ten mundial Lewego jako przeciętny z plusem, natomiast zabrakło czegoś magicznego ewentualnie. Natomiast odnosimy się do tych pierwszych trzech meczów, w których trzeba było podporządkować się strategii z innej galaktyki niż ta klubowa Lewego, niż ta, do której jest przyzwyczajony i Zielek, i Lewy, i inni ofensywni piłkarzy, więc trudno czuć piłkę, trudno czuć się komfortowo, kiedy tej piłki nie masz, nagle dostajesz rzut karny, nagle ta presja rośnie, nie poczułeś jej, nie wszedłeś fajnym dribblingiem, nie oddałeś strzału. Wiemy, że oczywiście rzut karny Lewy powinien zamieniać, ale miał z tym na tym turnieju ewidentnie problem. A czy uważacie, że... Ale ocencie jeszcze Igor i ty, Roberta, na tym turnieju. Ja chciałem takie pomocnicze jeszcze pytanie dorzucić tutaj, bo tak, po turnieju w 2012 roku, ty byłeś w Lienz, Michał, chyba. Tak. Jak Polacy przygotowywali się do Euro 2012, mówiliśmy wtedy między sobą, gdzieś tam między wierszami piłkarze nam sprzedawali taką narrację, że za ciężka jest praca. Dla mnie obrazek tylko jeden jest zakodowany. Polscy piłkarze na rowerkach w tym namiocie. Cały czas jakby myśmy się śmiali przecież, że oni się szykują do Tour de France, a nie... Takie gumy między... Tak, i na gumach, i cały czas na gumach. I piłkarze mówili, słuchajcie, zaczyna to złą stronę, iść trochę się obawiamy, że będziemy zajechani. Po mundialu Robert udziela wywiadu, o ile dobrze pamiętam, Łukaszowi Olkowiczowi, mówiąc, że... Po Euro. Po Euro, przepraszam, 2012, czyli 10 lat temu, że byliśmy... Że jednak nogi były ciężkie, że jednak to było dla nas trudne wyzwanie pod względem fizycznym, że no wiemy, z czego słynął Franciszek Smuda jako trener zespołów klubowych. Ta ciężka praca, stara myśl szkoleniowa, czyli bieganie po górach i patrzenie, żeby słabszy odpadł, słabsza kość pęka. Później było to słynne 8-sekundowe milczenie w Migzonie, kiedy pracę po nim stracił Jerzy Brzęczek i nie ma się co oszukiwać, no stracił tę robotę. Myślę, że tam spory kamień do tego plecaka Lewy mu dorzucił i akurat totalnie byłem antyfanem tego, co tam się wydarzyło, bo uważam, że tak się spraw nie załatwia. I dzisiaj mimo wszystko jednak delikatny sygnał, choć jeszcze nie taki jak tamte dwa,
pod adresem Czesława Miśniewicza. I chciałem was zapytać, czy to z waszej perspektywy jest taki sygnał wysłany przez Lewego, że trzeba się zastanowić, czy Czesław Miśniewicz powinien być dalej selekcjonerem reprezentacji Polski, czy za daleko idę w tej narracji? Ciężko powiedzieć, ale na pewno te słowa Roberta świadczą o tym, że nie czuje się dobrze w tej taktyce, bo to jest zawodnik, tak jak tutaj masz wiedział, to jest dysproporcja ogromna. To, co ma w klubie, to, co ma w reprezentacji. I oceniając Roberta na tym mundialu, to warto też podkreślić, że piłkarz, zawodnik ofensywny, wykonujący nie wiem ile sprintów, ale naprawdę ogromną liczbę, później dostający raz na 5-10 minut piłkę do nogi i na głowę, próbujący co zrobić, gdzieś po prostu ma dwóch, trzech rywali i my oczekujemy od niego, że on zrobi takie akcje, jak zrobił to właśnie Griezmann, jak zrobił Mbappé, to chyba nie o to chodzi. Też się spodziewałem, jeżeli już dostał tą piłkę, jeżeli w meczu z Francją, czy że tej jakości troszkę u Roberta będzie więcej, tylko te braki właśnie, czy to jest dekoncentracja, czy może brak już sił, brak już tej energii, nie jest tym spowodowane, że już po prostu to jest pokłosie tego zmęczenia, tej małej liczby kontaktu z piłką, bo zawodnik mający cały czas piłkę, albo w większości w przypadku piłkę przy nodze, raz, drugi, trzeci dobrze zagra, jego pewność siebie rośnie i może sobie pozwolić na trudniejsze elementy. Tutaj tego nie było, natomiast był rzut wolny, był ten strzał z lewej nogi. Tutaj podobna sytuacja, co miał właśnie Giroud zrobił, ten ruch. Też podziwiałem się, że lewy da piłkę na tą lewą stronę, gdzie można stworzyć sytuację. Nie, on już, po nim było widać, że jak ma tą piłkę, to chce coś zrobić, właśnie wycisnąć 100% z tej akcji. Miał za rzadko. Czy to był występ dobry lewego mundialu? Średni, poprawny. Jeżeli mówimy też właśnie o tej wypowiedzi Lewego w nawiązaniu do tego, co powiedział Rudy, do tych dwóch poprzednich turniejów, po których Lewy zabierał głos. Zawsze są oczywiście inne okoliczności i różne sprzężenia zwrotne. Wiemy, że z Jerzym Brzęczkiem chemii żadnej nie było, bo to był jednak Team Kuba versus Team Lewy, czyli jeszcze brak porozumienia na zupełnie innych poziomach. To nie powinno mieć niby wpływu, ale jednak, jak się okazuje, w ostatecznym rozrachunku miało, nie wiem czy decydujący, ale jeden z głównych czynników tego, że doszło do rozstania. Jeżeli chodzi o wypowiedź Lewego, ja myślę, że to może być sygnał do najbliższego otoczenia Czesława Miśniewicza, do samego Czesława Miśniewicza, do prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, że jak znowu trzeba będzie usiąść i pomyśleć o przyszłości najbliższej, to ona może być związana z Czesławem Miśniewiczem, ale już na innych zasadach. Czyli nie faza grupowa na zasadach Czesława Miśniewicza, do których Lewy został nakłoniony, przekonany przez Czesia, który jest wybitnym specem od gry defensywnej. Natomiast trzeba się rozwinąć i myślę, że to jest taki przekaz. Trzeba się ewidentnie rozwinąć ofensywnie, troszeczkę rezygnując, tak jak Lewy zrezygnował, Zielek zrezygnował, Seba Szymański zrezygnował i Nikola Zalewski, który za to zapłacił najwyższą cenę, zrezygnował grając u José Mourinho, u faceta, który też gra defensywkę, ale troszkę w innych proporcjach, walcząc o najwyższe cele w Serie A, to jest defensywa ustawiona troszeczkę dalej od pola karnego, jednak gwarantująca dużo kontaktów z piłką, grę ofensywną, więc ja myślę, że teraz trzeba troszeczkę odwrócić te zależności i to Czesław Miśniewicz musi posłuchać drużyny, zobaczyć, co się wydarzyło w meczu z Francją, bo ten zespół obronił się tą grą w grupie tylko i wyłącznie dlatego, że miał furę szczęścia. Nie dlatego, że był kapitalny w defensywie, tylko dlatego, że świetnie bronił Wojciech Szczęsny, że nie wykorzystała Arabia Saudyjska rzutu karnego na 1-1 i mielibyśmy gigantyczne problemy, bo wtedy mecz ułożył, to byłby roller coaster dla nas wybitnie niekorzystny. I Argentyna mogła nam wpakować 5 bramek. I to nie jest żadną tajemnicą, że nie byłoby nas w tym turnieju, bo zaczęliśmy liczyć gole, co się dzieje w meczu Meksyku końcówce. Zaczęliśmy liczyć kartki, czyli doszło do czegoś, co wydawało nam się w połączeniu z tym paździerzem w graniu, z czymś, czego się trochę wstydziliśmy. To taki cringe po prostu, ten awans w pewnym momencie. A z Francją
zamazaliśmy to złe wrażenie i pokazaliśmy całemu światu, pokazaliśmy też Czesławowi Michniewiczowi i udowodnili to sami piłkarze, że i Kamil Glik dojeżdża grając wyżej ustawiony, a przecież mówiliśmy, że to jest warunek konieczny, że musimy grać nisko, bo Kamil Glik, no taką narrację trochę stworzyliśmy i piłkarze również, wszystko jest ustawione pod Kamila Glika i pod autobus na 16. A propos wypowiedzi Roberta Lewandowskiego, która urasta do kluczowej już, różne osoby nadają jej różną interpretację. Ja po pierwsze myślę, że Lewy ma taką pozycję w naszym futbolu, że jakby chciał, to powinien otwartym tekstem po prostu powiedzieć. Zakończył się pewien projekt, chcę nowego trenera, chcemy nowej jakiegoś otwarcia i tak dalej. Więc jedni interpretują to, co powiedział, że to jest równoznaczne z 8 sekundami ciszy po słowach Jerzego Brzęczka, a inni mówią nie, on chce właśnie takiej gry jak z Francją, jak pamiętacie te słynne memy z Paulo Sousa, który rysował Laga, no more, tak? Nigdy więcej Lagi, grajmy. Znamienne są też słowa Piotra Zielińskiego o tym, że trzeba wykorzystywać potencjał takich zawodników jak ja, mówi Piotrek Zieliński, Lewy czy Milik. My mamy potencjał i chcemy tak grać, właśnie tak jak graliśmy dzisiaj mimo tej porażki. Więc sam nie wiem po prostu, jeżeli Lewy by chciał dokonać jakiejś takiej zmiany, no to powinien to, no nie wiem, albo powiedzieć otwarcie Cezaremu Kuleszy, albo po prostu wyjść do mediów i to... Ja powiem więcej, ja uważam, że... Żeby nie było takich interpretacji później, czy jeden rabin powie tak, drugi rabin powie... Wspomniałeś o pozycji Roberta, pamiętajmy, że to jest piłkarz, który w Bayernie Monachium, w potężnym europejskim klubie, miał tak mocną pozycję, że szedł do Der Spiegel i udzielał wywiadu na temat polityki transferowej Bayernu Monachium i nie bał się tego, nie bał się, że zostanie odstawiony, wyrzucony z tego klubu, sprzedany. Raczej to Bayern był beneficjentem Lewego niż na odwrót, albo powiedzmy, że ta symbioza działała na równych prawach. Natomiast ja uważam, że piłkarz, jeśli ma tak mocną pozycję, jest w stanie to zdanie swoje wyrazić wcześniej trochę, na etapie, zanim coś zostanie zrobione. Jeśli trwają dyskusje, to nie jest wielką tajemnicą, że Lewy o taktyce z Czesławem Michniewiczem rozmawiał na bieżąco. Nie jest tak, że Czesław Michniewicz zrobiłby coś wbrew Lewemu i gdyby Robert powiedział, panie trenerze, moim zdaniem powinniśmy pokazać światu, że my potrafimy grać w piłkę, to Czesław Michniewicz za wszelką cenę by powiedział, nie, będziesz bronił dostępu do naszego Polaka. Ale pamiętaj, ale bo napastnik może grać w defensywie. Zobacz, Mieszko pisze tak. Porównajcie sobie grę Roberta Lewandowskiego z grą Harry'ego Kane'a. A ja chciałem o tym powiedzieć teraz. Kapitan Anglików cały czas jest pod grą, wyciąga obrońców, robi miejsce skrzydłowe. Moim zdaniem tak powinien grać. Ale wyjął mi to z ust. Ale ja to chciałem powiedzieć teraz. Że możesz grać w defensywie. No tak, ale to jest jako napastnik. Bo Harry Kane pokazuje to idealnie w reprezentacji Anglii. Bierze udział, zawiązuje te akcje. Tylko musimy pamiętać, że on gra w innym otoczeniu. No i przecież, właśnie. On ma wczorajszy mecz wczoraj Negalem. Wczoraj to było widać jak na dłoni. Nagle masz Juda Bellinghama, który jest piłkarzem kreatywnym, to jest jedno z największych odkryć tego turnieju. Zagrał na wczoraj najlepiej spośród Anglii. Kapitalny, no facet potrafi pójść z piłką, zagrać piłkę wycofaną. Jordan Henderson, drugi z defensywnych pomocników, kończy akcję. Kiedy my zrobiliśmy taką akcję, w których dwie szóstki, czy szóstka i ósemka odegrały główne role? Ale... Nasze akcje bazują albo na Zielku, albo na lewym, ewentualnie na skrzydłach. Natomiast no mówimy, Harry Kane się wycofuje, bo on tak gra w klubie. W klubie musi bardziej cierpieć niż w reprezentacji, bo w reprezentacji ma takie otoczenie, które korzysta z jego podań. No on ma asysty, wczoraj dopiero się przełamał pierwszym golem na tę turę. Ale słuchajcie, w większości spotkań nasza szóstka, nasza ósemka, dostając piłkę od stopera czy od bocznego obrońcy, co robi? Ona nie przyjmuje, nie podnosi głowy i nie daje, nie pcha akcji do przodu, tylko właśnie odgrywa z powrotem, więc to jest moim zdaniem główny problem. Moim zdaniem głównym problemem w naszym meczu z Francją to był Grzesiek Krychowiak. To był zawodnik, który może asekurować, może wracać, może... No fizycznie też już nie jest w najlepszej formie, ale to był gracz, który no bardzo, naprawdę bardzo mało dawał. Praktycznie wszystkie piłki zostały kierowane przez niego znowu albo do Kuby Kibiora, albo do Matiego Kasza. Może dwa zagrania były jakieś pchające do przodu, ale w większości spotkania cały czas to było zwalnianie, cały czas to było pomaganie Francuzom w zakładaniu pressingu. I ty mówisz Bellingham, okej, tylko to jest gracz, który no jednak... sto kilkadziesiąt baniek by zaraz zgadza będzie. Się, to jest, który i z piłką, przy nodze, jeżeli chodzi o zdobywanie przestrzeni, i z piłką, jeżeli chodzi o rozegranie. Moim zdaniem, okej, mówimy, że Christian Bielik słabo wracał, bardzo słabo wracał. Jeżeli chodzi o bieganie, chyba Krychowiak jest lepszy, ale jeżeli chodzi o... Ja pamiętam taką sytuację, że właśnie obserwowałem Krychowiaka, cały czas te piłki zwrotne. Wszedł Zieliński na pozycję numer
strzelam, to była pozycja numer 8, środek boiska i od razu fajna, długa piłka, przerzut bardzo celny i od razu jesteśmy na połowie przeciwnika. Tutaj u nas tego nie było i to jest taki problem, którym no, chyba większość ze zespołów ma, gdzie jak nie ma tej szóstki, dobrze trzymającą się z piłką przy nodze, to właśnie nie ma tego pchania do przodu, konstruowania akcji. No tak, no, i grzęźniesz jak gdyby w tym rejonie, w tym rewirze po odbiorze piłki i nic to nie daje, no bo zespół wraca, ustawia się i nie masz żadnego momentu, w którym jesteś w stanie zaskoczyć. Wiemy, jaki jest Czesław Michniewicz w pracy klubowej, a teraz też w reprezentacyjnej. Potrafi sobie zjednać szatnie. Te wejścia zawsze są bardzo, bardzo dobre. Potrafi rozmawiać, ale poczekaj, potrafi rozmawiać z piłkarzami i myślę, że to były trudne negocjacje z Lewym. No bo Lewy zaprzedał się zupełnie nie swojej idei i przez całą fazę grupową nie było żadnego gestu, który miałby świadczyć o tym, że czuje się w tym Lewy niekomfortowo, ale czuł się z tym fatalnie. Zielek to samo, ale poświęcili siebie dla jakiejś idei. Idei, która przyniosła nam w ostatecznym rozrachunku wyjście z grupy. Potem oczywiście było otwarcie się na świat, ten piłkarski, bo z Francją pokazaliśmy, że, ale, że umiemy w tę piłkę też grać. Ale jestem przekonany, że Czesław Michniewicz każdym, podczas każdego treningu rozmawiał z Lewym. Takie, wiesz, bajerki, takie rozmowy, jak tam, Robert, co robimy, czy może tak, na pewno były takie dyskusje, więc tutaj też Robert mógł chyba powiedzieć w trakcie właśnie sesji treningowych, że może coś innego zmienimy, chyba że trener Michniewicz sądził, że to nam przyniesie sukces i poświęcił Roberta właśnie na tą taktykę. A propos Czesława Michniewicza i pytań o przyszłość, którą już zadajecie, która powoli się pojawia, posłuchajmy samego selekcjonera po tym spotkaniu z Francją. Panie trenerze, na zakończenie, jak się okazuje, mundialu, przegrywacie z mistrzami świata 1-3, ale to nie było chyba zderzenie czołowe, po którym wszystko by was bolało. Na pewno zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie to trudny mecz, ale my też chcieliśmy zagrać inaczej niż dotychczas graliśmy na tym turnieju. I w pierwszej połowie były dobre momenty, po których wyprowadzaliśmy groźne akcje, utrzymywaliśmy piłkę na połowie przeciwnika. Może nie było ich zbyt wiele, ale mieliśmy kilka naprawdę świetnych momentów, które mogły zakończyć się bramką. Bardzo żałuję tego strzału Piotra Zielińskiego i tej dobitki, bo to była nasza najlepsza okazja. To wszystko się toczyło przy stanie 0-0. No i później najgorsze, co nas mogło spotkać, to bramka do szatni i to na pewno skomplikowało nam sprawę, a Francja mogła się czuć pewnie, mogła sobie spokojnie rozgrywać piłkę i tak też czyniła. Przyjdzie pewnie czas na to, żeby porozmawiać o poszczególnych zawodnikach, ale chyba na gorąco po tym meczu musimy tutaj wymienić nazwisko Piotra Zielińskiego. Jako? Jako no, wiodącą postać dzisiaj w tym spotkaniu. Ja myślę, tak jak pan powiedział, na podsumowania przyjdzie czas. Dzisiaj są emocje, jeszcze wszystko jest gorące po meczu, najbardziej głowy i serca. Ja chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować piłkarzom, całemu naszemu sztabowi, wszystkim tym, którzy pomagali nam się przygotować do tych mistrzostw, którzy byli z nami, wspierali nas. Nasza przygoda się zakończyła dzisiaj, przegraliśmy z aktualnym mistrzem świata i jeden z faworytów do obecnego tytułu, ale żałuję bardzo, bo pomimo tego, że Francja miała przewagę, miała swoje sytuacje, to ten mecz się mógł potoczyć różnie, gdybyśmy to pierwszy zdobyli bramkę. 36 lat temu po odpadnięciu była słynna klątwa w Guadalajarze. Rozumiem, że teraz nic takiego nie będzie. Teraz jest motywacja, jest niedosyt, który pańskim zdaniem szybko będzie można zaspokoić. Ja myślę, że wielu z tych zawodników przez najbliższe kilkanaście lat będzie występowało w reprezentacji. Kiwior i ci wszyscy młodzi zawodnicy, którzy grają już dzisiaj za 2 lata na Mistrzostwach Europy, za 4 lata na Mistrzostwach Świata, już będą mieli doświadczenie. Widzieliśmy, co znaczy doświadczenie na przykładzie różnych zawodników z różnych reprezentacji i siła przede wszystkim. Dzisiaj też widzieliśmy po Francuzach, jak w tych bezpośrednich pojedynkach odbijaliśmy się od nich. Po prostu oni są silni, atletycznie zbudowani, mają do tego doświadczenie i musimy w tą stronę zmierzać. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Dziękuję bardzo. Krótkie pytanie. Czesław Michniewicz do 2024. Uważacie, że piłkarze chcą z nim dalej i powinien kontynuować? Co byście doradzili Cezaremu Królewski? Krótko? Tak. Krótko tak? Krótko tak. Tylko trzeba po prostu zmienić trochę styl. Nie, ja też uważam. Ja myślę, że to zadziałało. Wiemy, jak Czesław Michniewicz, to już wspominałem, wchodzi do szatni, czy klubowej, czy teraz reprezentacyjnej, czy w młodzieżówce, ale musi zdecydowanie przerobić sprawę, bo jest teraz w zupełnie
innym miejscu w swojej trenerskiej i selekcjonerskiej karierze. Tutaj nie wypada tak skończyć jak w klubach niektórych, gdzie ciągną się różne historie, gdzie piłkarze mówią, że nie byli zadowoleni z tej współpracy, czy te struktury klubowe też nie były z niej do końca zadowolone. Natomiast tutaj trzeba to przerobić, przepracować. Widzieliśmy, jakie to są potężne emocje, które Czesiowi towarzyszą, więc myślę, że jakby się to przepracuje, przeanalizuje i Czesław Michniewicz sobie to rozłoży na czynniki pierwsze, co zagrało, co nie zagrało, wywalczył kontrakt, zobaczymy, czy oczywiście podtrzyma tę umowę Cezary Kulesza, czy te wszystkie tajne paragrafy w tej umowie zgodnie z przeciekami są. Natomiast wydaje mi się, że ten mecz z Francją, to co się pootwierało u niektórych piłkarzy, też będzie wpływało na Czesława Michniewicza, mając 3 miesiące do pierwszego meczu eliminacji, czy tam właściwie 4, mając taki materiał do przeanalizowania względem siebie. Myślę, że tutaj też jest bardzo duże pole do tego, żeby poprawić relacje z mediami, trochę je zmienić. Czesław Michniewicz już nie może iść sobie w te gierki takie ze wszystkimi. Musi być sobą, bo oczywiście niestety. Czesiu to jest Czesiu, lubi pożartować, lubi sobie tam podpuchę jakąś strzelić złotą myślą. Tak, ale słuchajcie, masz pretensje do dziennikarza o to, że zadaje pytanie zbudowane na bazie wypowiedzi zawodników, co to jest... To się zdarzyło na konferencji To jest po prostu meczu, rzeczą tak totalnie naturalną. Dziennikarz jest w mikzonie, rozmawia z jakimś piłkarzem, albo usłyszał wypowiedź jakiegoś piłkarza i bazując na tej wypowiedzi zadaje pytanie trenerowi, to trener ma bardzo duże pole do popisu. Może powiedzieć, przepraszam pana bardzo, ale nie słyszałem tej wypowiedzi, więc nie chciałbym się odnosić ucieczka do tego. Z pola walki. Dyplomacja. Zapytam się piłkarza w szatni, jeśli chce żartem odpowiedzieć, zapytam piłkarza w szatni, czy naprawdę tak powiedział, zobaczymy, czy powie mi to samo. Cokolwiek, albo nie chcę teraz, jestem w emocjach, nie chcę komentować tej sprawy na gorąco. Za dużo jest takich momentów podpuszczenia, no tak, żeby dać się podpuścić. Natomiast powiem wam, że oceniając ten krótki okres, jednak bardzo krótki okres pracy Czesława Michniewicza, który awaryjnie został wsadzony na to stanowisko, bo przypomnę, poprzedni trener zdecydował, że będzie zbiegiem i po prostu ucieknie ze swojego stanowiska, to myślę, że Czesław Michniewicz odniósł gigantyczny sukces. Awansował do fazy pucharowej Mistrzostw Świata po 36 latach, będąc tak naprawdę opcją awaryjną i sklecając tę reprezentację na prędce. My też nie bierzemy pod uwagę jednej rzeczy. Jak Francuzom wypada 5 piłkarzy z kadry, najważniejszych, kluczowych piłkarzy, to oni mają ich kim zastąpić. Jak u nas Janek Bednarek przestaje grać w klubie, Mateusz Klich przestaje grać w klubie, kontuzji doznaje Kuba Moder, to zmienia się całkowicie kształt tej reprezentacji, bo ta reprezentacja mogłaby wyglądać dużo lepiej, bo my dzisiaj mówimy, możemy się zachwycać, że młody Kiwior wszedł bez kompleksów do kadry, ale później się okazuje, że jednak mundial nie do końca jest dobrym poligonem doświadczalnym. Mamy telefon, więc przepraszam. Tak, bardzo. Chciałem tylko powiedzieć, że Czesław Michniewicz, rozumiem, że targnęły nim emocje na tej konferencji, ale zdarzyło mu się już przeprosić dziennikarza za swoje słowa, wybuch Jacka Kurowskiego. Myślę, że tutaj też pewnie te przeprosiny się pojawią, bo to było zupełnie niepotrzebne. A my teraz, moi drodzy, łączymy się z Katarem i milkniemy, bo słuchamy Borędzia, Mateusz Borek i jego już na chłodno ocena meczu z Francją, ale też już generalnie całego mundialu. Mati, my tu próbujemy zinterpretować słowa Roberta Lewandowskiego, te o tym, że mundial za 4 lata, ale musi się pojawić radość w grze. Czy to jest, czy to porównywać ze słynnymi 8 sekundami ciszy Roberta Lewandowskiego, które zwolniły Jerzego Brzęczka. Twoja już ocena na chłodno, bardzo prosimy. Znaczy, myślę, że to były słowa wypowiedziane przez Roberta, dzień dobry, bardzo emocjonalne po meczu. Wiadomo, że gdzieś optyka na piłkę napastnika czy piłkarza ofensywnego jest zdecydowanie inna niż obrońcy czy bramkarza. I napastnik chciałby mieć sytuację multum i strzelać gole zawsze. Pomocnik chciałby kreować i dogrywać i czasem coś strzelić. Natomiast obrońcy, bramkarze mają największą satysfakcję wtedy, kiedy pole karne jest ich ziemią i kiedy z tego pola karnego nikt piłki do bramki nie pakuje. Wydaje mi się, że w tej chwili my troszkę idziemy za daleko w sensie, nie wiem, polowania na klika, polowania na jakieś takie wyrwane z kontekstu zdanie, no bo jak wczoraj posłuchałem kilku programów i poczytałem kilka artykułów, to w zasadzie z każdej wypowiedzi piłkarza reprezentacji Polski, czy Roberta, czy Piotrka Zielińskiego, czy nawet młodego Kuby Kamińskiego, no
wyszło na to, że krytykują pomysł selekcjonera. No to ja zadaję jedno pytanie. Jeśli piłkarze sami otwarcie mówili, przyjechaliśmy grać defensywnie, musimy nie przegrać pierwszego meczu, musimy podporządkować wszystkie środki, zabić nawet piękno gry kosztem tego, żeby przełamać jakby pewną, powiedziałbym, historię z brakiem awansu do fazy pucharowej, a potem zaczniemy grać w piłkę, no to zobaczcie, co się dzieje. Gramy w piłkę z Francją, długimi fragmentami to wygląda fajnie. W pierwszej połowie mamy statystyki, no dla mnie kosmiczne na tle Francji, bo mamy posiadanie piłki 58-42 Francja, chyba z 50-60 podań, tylko więcej Francja. Podobna dokładność tych podań. Wygrywamy więcej pojedynków od Francuzów. Tak stanowią liczby. My oddajemy chyba 7 strzałów, Francuzi 8. Więc jest to na papierze bardzo, bardzo wyrównane. I do czego zmierzają pytania po meczu? Znowu do tego, co było wcześniej. I ci sami piłkarze, którzy wcześniej mówili o tym, że trzeba wszystko podporządkować pod wynik, teraz no, gdzieś tam przemycają jednak taką swoją, moim zdaniem, uwagę i taki lekki żal, że no, chcielibyśmy grać tak jak dziś. To znaczy, że bardziej do przodu, odważniej, ofensywniej, grają bez presji. No bo wiadomo, że jak przegrywasz z mistrzami świata, to nikt w Polsce cię za to nie będzie kamienował ani krzyżował. Natomiast wydaje mi się, że to pokolenie jednak, które było przyzwyczajone do euforii PGE Narodowego, do dobrego turnieju we Francji, potem do udanych eliminacji do Rosji, miało jednak w ostatnich latach takie stany emocjonalne piekło niebo. To znaczy jednego dnia jest koszulka Dawaj Polska, runda honorowa na Narodowym, za chwilę w łeb, szubienica, wieszanie, kamienowanie. Potem są następne eliminacje wygrane przez Brzęczka, tracimy tylko 5 bramek, 2 kolejki przed końcem Euro 2020, które się zamienia w Euro 2021. Znowu dostajemy taki zastrzyk euforii, znowu szaleje PGE Narodowy, znowu Polska kocha reprezentację. Przegrywamy Mistrzostwa Europy, w międzyczasie za chwilę ucieka trener za keszem do Brazylii, znowu jest nie najlepsza atmosfera. Nie wiemy, co się będzie dziać w barażu. Przychodzi gościu, żeby to ratować. Wygrywa ze Szwecją, euforia. Szaleje Stadion Śląski. Jedziemy na turniej. Już nam nie wystarcza punkt w pierwszym meczu, już narzekamy na styl. Wychodzimy z grupy, dyskutujemy o stylu. Gramy fajnie z Francją, no ale ostatecznie przegrywamy. No więc wydaje mi się, że też ci piłkarze, zmierzam do tego, że oni chcieli tutaj za wszelką cenę po prostu wyjść z grupy, awansować, a potem się pocieszyć grą. Natomiast no, po meczu z Francją znowu dyskutujemy o tym, co było wcześniej, co w ogóle dało nam szansę zagrania z reprezentacją Francji, no bo wcale nie ma gwarancji, że grasz ofensywnie z Argentyną, że grasz ofensywnie z Meksykiem i to się nie kończy dla ciebie w sposób przykry. Oczywiście pewnie większe szanse na 0-4 były z Argentyną przy tym naszym stylu niż z Meksykiem, bo być może tam udałoby się coś wtoczyć, ale uważam, że do tego pierwszego meczu po prostu przystąpiliśmy przede wszystkim z taką myślą w głowie nie przegrać, bo wiemy, że przegrać w pierwszym meczu oznacza postawić się pod ścianą w turnieju. Mateusz, takie pytanie do ciebie, jak tak na chłodno już dzisiaj z perspektywy poniedziałku ten mundial sobie możemy ocenić z perspektywy polskich kibiców, bo było parę fajnych momentów, te obronione karne Wojtka Szczęsnego i ten taki uroczy obrazek z jego synem płaczącym, ja zawsze doceniam, jak dzieci płaczą po porażkach, bo to znaczy, że już zaczynają się czegoś uczyć, co jest w życiu ważne, zwłaszcza jak się wspiera swojego ojca. Dwa, łzy Roberta Lewandowskiego, skoro już przy płakaniu jesteśmy po golu z Arabią Saudyjską, czyli tych momentów trochę mieliśmy fajnych, a mało było po prostu gry w piłkę takiej radosnej. Zastanawiam się, co na lata ci młodzi kibice, którzy usiedli przed telewizorami, żeby dopingować biało-czerwonych, sobie zapamiętają, jaką lekcję wyniosą z tego mundialu. Znaczy ja wczoraj powiedziałem w transmisji, że są rzeczy ważniejsze niż piłka, mimo że piłka jest rzeczą dla wielu najważniejszą. I tak chyba było w tej reakcji syna Wojtka i samego Wojtka. Wojtek sprawił wrażenie na tym turnieju człowieka spełnionego. To znaczy on wiedział, że nic więcej już zrobić nie mógł, że wypełnił te swoje obowiązki perfekcyjnie, że wyjeżdża z tego turnieju z przeświadczeniem, że po prostu cholernie solidnie wykonałem swoją pracę, że niczego sobie tutaj nie mogę wyrzucić, o nic do siebie nie mogę mieć pretensji. No ja myślę, że w ogóle te młode pokolenia, jeśli w ogóle są w stanie usiąść przed telewizorem i,
i obejrzeć mecz przez 90 minut, to wcale dzisiaj nie jest takie oczywiste w dobie TikToka, klików i tych krótkich filmów. To myślę, że na początek niech się cieszą, że FIFA, UEFA zmieniły regulaminy i jednak reprezentacja Polski dosyć regularnie w ostatnich latach ma szansę grać na tych wielkich imprezach, bo nawet dzisiaj jadąc na zaczynając eliminację do mistrzostw Europy, grupę mamy nie za trudną, chociaż jeszcze i nie wygraliśmy przed meczami, ale pamiętajmy, nawet jak tam były jakieś problemy, to też z racji tego, że gramy w najwyższej dywizji Ligi Europy, to jeszcze będzie zachrystia i te tylne drzwi, tam będzie można wejść na turniej, także przez Ligę Narodów. Co zapamięta młodzież? No zapamięta na pewno te karne Roberta Lewandowskiego. Trudne dla niego, to była dla niego trudna ziemia i trudny projekt, te rzuty karne w tym turnieju. Na pewno te rzuty karne Wojtka, który zrównał się liczbą wybronionych karnych z Janem Tomaszewskim. Na pewno ostatni mecz Piotra Zielińskiego, który wyglądał, jakby na chwilę przebrał się z koszulki brazylijskiej czy francuskiej, bo wydaje mi się, że mogę mieć do Piotrka pretensje za pierwsze trzy mecze. Oczywiście też zdawałem sobie sprawę z jego problemów zdrowotnych, ale uważam, że wczoraj zagrał znakomity mecz. Znakomity. No gdyby to był Piotrek grający wczoraj w reprezentacji trójkolorowych, byłby najlepszym pomocnikiem. Byłby lepszy od Rabiot, byłby lepszy od Tchouameniego, byłby lepszy od Griezmana. No grałby pewnie na pozycji Griezmana albo grałby na pozycji Rabiot i wydaje mi się, że zagrałby więcej ciekawych piłek do Mbappé, Giroud czy też Ousmane Dembele niż zrobili to reprezentanci Francji. Także wczoraj, gdyby nie tylko ten strzał, który był taki mocno nienaturalny w wykonaniu Piotrka, bo on ma taką kontrolę piłki, że w Napoli to by było albo pod ladę, albo wewnętrznym w dziurę, tam gdzie bramkarz nie ma szans zareagować. Natomiast jak się okazuje, wiesz, ten ułamek sekundy, presja, mistrzostwa świata, świadomość, że grasz z mistrzami spowodowała, że chyba nie najlepiej te akcje jednak sfinalizował, bo uderzył, po prostu uderzył na bramkę przed siebie i trafił w Ugo Lorisa. Ja nie wiem, jakie będą dalsze losy trenera. Bo no widzę, właśnie, Mati, chciałem cię o to zapytać. Sam trener jest zmęczony tą sytuacją. Nasi widzowie, oczywiście tutaj kibice są rozdarci. Ania na czacie pisze, że nie można co chwilę zmieniać trenera, że powinien zostać Michniewicz do Euro, wyciągnąć wnioski, może próbować dać piłkarzom więcej radości z gry. Pamiętajmy, że w tej grupie eliminacyjnej, no trudno, żeby tam zabrakło radości, mając zarywala Albanię. Myślę, że Mołdawię. Za dużo jest gadania w ostatnich latach i mimo wszystko moim zdaniem za mało trener ma zaufania ze strony ludzi, którzy jakby odpowiadają za konstrukcję tego projektu. Bo reprezentacja Polski jest najważniejszym projektem polskiego futbolu. Trzeba szkolić, trzeba dbać o młodzież, trzeba budować bazę, dbać o futbol młodzieżowy. Natomiast gdzieś wizytówką i takim powiedziałbym magnesem, który przyciąga młodych ludzi do uprawiania piłki nożnej, zawsze jest pierwsza reprezentacja, zawsze są jej gwiazdy, zawsze są wielkie turnieje, zawsze są wyniki. No w jaki sposób my chcemy też na przykład zmienić styl reprezentacji i dokonać pewnej ewolucji, czy personalnej, czy taktycznej, jeśli non-stop trener nie ma zagwarantowanego dłuższego okresu pracy. Ja uważam, że jak w każdym projekcie biznesowym, jak ja przychodzę do jakiegoś biznesu, tak jak tworzyliśmy kanał sportowy, mieliśmy, jak to mówią mądrzy ludzie interesu ze Stanów Zjednoczonych, short-term goals i long-term goals. I tym short-term oczywiście zawsze jest awans do wielkiej imprezy, bo to jest prestiż, to jest obecność, to są pieniądze, to jest jakby ta największa scena futbolowa, czy w Europie, czy na świecie. Natomiast jeśli chcemy zmieniać styl reprezentacji, przebudowywać, musimy komuś zaufać. A my tak naprawdę, zobaczcie, no my spoglądamy na Szwajcarię i mówimy cały czas, dobrze, niech Szwajcaria będzie dla nas drogowskazem. My nie pójdziemy w stronę Brazylii, my nie będziemy reprezentacją Hiszpanii, my nie będziemy Portugalią, ale Szwajcaria, tak, mniejsza nacja, podobny klimat, idźmy w stronę Szwajcarii. No idźmy. Tylko ja wam powiem tak, przez ostatnie 20 lat futbolu szwajcarskiego, to być może to wam lekko uciekło, 2-1-2-8 Kobi Kun, 2-8-2-14 Otmar Hitzfeld, 2-14-2-21 trener Petkowicz i teraz Jakin. Czyli tak naprawdę czwarty trener rozpoczął pracę z reprezentacją Szwajcarii
po trzech gościach. Po Kobi Kunie, po Otmarze Hitzfeldzie i po Petkowiciu. Czyli każdy trener ma władzę 6, 7, 8 lat pracy z reprezentacją. Obserwacja, przebudowa, zmiana stylu, doprecyzowanie pewnych elementów. No a my? No przecież my, jak sobie popatrzymy, to to jest tak. Zwalniamy Nawałkę 2.18, po Nawałce zatrudnia Zbigniew Boniek Jerzego Brzęczka, bo chce, żeby Brzęczek wprowadzał młodych zawodników, czego nie chciał zagwarantować Adam Nawałka. Ja to rozumiem. Miał swoich żołnierzy, miał swoich oficerów. Powiedział nie, dalej będę konsekwentnie na nich stawiał. Przychodzi Brzęczek, mówi po polsku, nie ma angielskojęzycznych odpraw, to od razu jest jakby 30% mniej zaufania społecznego. Ten styl może w rywalizacji, głównie w Lidze Narodów, nie do końca jest tak, jak wyobrażają sobie kibice. Robi szybko awans, traci 5 bramek, 2 kolejki przed końcem jesteśmy na Mistrzostwach Europy. Nie traci bramki z Austrią, która wychodzi z grupy na Euro. Brzęczek, dobra, dobranoc, nie podoba nam się, bo za mało ofensywnie gramy. Dobra, bierzemy Sousę. Przychodzi Sousa. Zmienia trochę stylu, wyglądamy nieźle z Hiszpanią, wyglądamy nieźle ze Szwecją, jedziemy do domu, potem przegrany mecz na PGE Narodowym. Już widać, że po odejściu Bońka coś iskrzy na linii, nowy prezes, selekcjoner, jest pierwsza oferta finansowa, to już jest obrigadu, na razie pakuje się Rio pieniądze. Bierzemy Michniewicza i znowu jest. Czesiu, ponieważ nie dogadaliśmy się z Szewczenką, z, nie wiem, z Cannavaro, z 5 innymi, to weź, Czesiu, bo znasz w sumie tych piłkarzy, no prowadziłeś młodzieżówkę, wygraj nam te play-offy ze Szwecją, zarobisz niezłe pieniądze, federacja zarobiła, pojechała reprezentacja na mistrzostwa. Dobra, wyjdziesz z grupy, to praktycznie zostajesz w reprezentacji. No i cały czas to są umowy na rok, na półtora, na dwa. I tutaj jeszcze jakieś obwarowanie. Tutaj prezes nie pamięta, czy podpisał ten kontrakt, czy na 90% jest podpisany, czy obiecane jest słownie, czy ktoś to nagrał, czy nie nagrał. Zobaczymy, co będzie po mistrzostwach. No ludzie, no tak to my nigdy nic nie zbudujemy. Ja nie mówię, że my mamy dalej iść z Michniewiczem, bo ja widzę, co się dzieje wokół trenera i uważam, że dzisiaj to wszystko, to tyle kosztuje Michniewicza i jego rodzinę, że ja nie wykluczam sytuacji, że Michniewicz po prostu odbierze ostatnią pensję, premię za wyjście z grupy na Mistrzostwa Świata i sam podziękuję. Takiego scenariusza nie mogę wykluczyć. Natomiast czy to będzie Michniewicz, czy to będzie Nowak, czy to będzie Kowalski, czy to będzie nie wiadomo kto, no musimy komuś zaufać. Natomiast żeby komuś zaufać, to też moim zdaniem muszą z drugiej strony usiąść ludzie, którzy merytorycznie zweryfikują kandydata na selekcjonera, przegadają z nim godziny, ustalą pewną linię, którą chcemy pójść, pewną strategię funkcjonowania drużyny narodowej, pewną zaplanowaną ewolucję. Jeśli chcemy zmiany stylu gry, to też wypadałoby komuś to nakreślić i powiedzieć, czego się od niego oczekuje, albo po prostu rozpocząć rozmowy tylko z takimi kandydatami, których sposób grania, sposób trenowania, sposób prowadzenia drużyny gwarantuje to, co chcemy oglądać. Natomiast u nas to jest cały czas rotacja, przypadek, kliki, krytyka, dyskusja, piekło, niebo, no naprawdę, no można się tym zmęczyć. Mati, to jeszcze na koniec, bo wspomniałeś o tym, o tej konieczności wymiany pokoleniowej. Uważasz, że któryś z zawodników, z tych weteranów, senatorów się teraz pożegna z kadrą? Zaraz też was, panowie, o to zapytam, no bo nasz czat na przykład nie wyobraża sobie, żeby dalej grał w kadrze Grzegorz Krychowiak. Czy ty to sobie wyobrażasz? Oraz czy widzisz jeszcze możliwość, że na przykład, no nie wiem, Kamil Glik nie będzie chciał już grać w reprezentacji, zakończy, czy na przykład co z Kamilem Grosickim, który dał taki króciutki, ale jednak jakże istotny impuls? Przede wszystkim takie zdanie, które wypowiedział mój kolega parę lat temu, Polska skrzydłowymi stoi, no ta Polska tymi skrzydłowymi już nie stoi. Bo uważam, że u nas na skrzydłach to grali w tym turnieju głównie ludzie, którzy występują na wahadłach. Może poza Kubą Kamińskim, który miał swoje momenty, ale to jest jeszcze daleko, żeby był wiodącym piłkarzem reprezentacji. Przemek Frankowski u siebie gra na wahadle.
Nikola Zalewski zatracił w ostatnim czasie absolutnie swoje walory ofensywne i nie wiem, nie szuka driblingu, nie szuka wejścia w pojedynek, nie szuka gdzieś takiego agresywnego atakowania bramki rywala, tylko stał się po prostu takim zawodnikiem dosyć jednowymiarowym na wahadle, który bardziej myśli o defensywie niż o grze do przodu. Wczoraj niezła, jedna ciekawa piłka do Milika i nic więcej. Natomiast no Kamil Grosicki jest takim chyba jedynym oldschoolowym skrzydłowym, który szuka czegoś niekonwencjonalnego, innego, który chce zagrać jeden na jeden, u którego to zagranie, nie wiem, między bramkarza, obrońców jest przemyślane, dokładne. On zrobił tak naprawdę na tym skrzydle w 5 minut więcej niż wszyscy inni skrzydłowic razem wzięci w tym turnieju. To jest oczywiście fraza publicystyczna, no bo też ja tutaj nie będę batorzył trenera za to, że Grosicki nie grał w podstawowym składzie. Nie, dlatego że no, mecz jednak się składa z różnych faz i na pewno Kamil nie jest dobrym zawodnikiem dzisiaj na poziom reprezentacji w defensywie i dosyć szybko by stracił siły. I uważam, że na przykład taki gracz jak Frankowski, on nam zabezpieczył balans przód-tył, jeśli chodzi o pracę na skrzydle. Natomiast no, myślę, że Kamilowi można było dać 20 minut w pierwszym meczu, 20 minut w drugim meczu. Można było też mu dać wczoraj 20-30 minut w trzecim meczu, no spokojnie, na pewno zasłużył na więcej niż te 5 minut, bo tak ja to odebrałem, że to jest taka zmiana symboliczna, jakby skreślająca Grosickiego już z reprezentacji, dziękująca mu możliwość zagrania z mistrzami świata. Natomiast no, to było jakościowo absolutnie topowe 5 minut Grosickiego, który zagrał 3 piłki, wszystkie ciekawe. Dwie do napastników, po trzeciej rzut karny, więc ja uważam, że skreślać to trzeba wtedy, kiedy się ma lepszych następców. Co do Glika, ja myślę, że Kamil to na razie nie jest gotowy na rezygnowanie samemu z reprezentacji, chyba że mu podziękuje selekcjoner. Zresztą sam chyba takie przedstawił zdanie, że nawet przyjeżdżając na kadrę, to on być może nie musi grać w każdym meczu, że może też służyć jako wsparcie, jako mentor, jako taki zastrzyk mentalny. Natomiast w niektórych meczach on się pewnie przyda, żeby wystąpić, bo jak sobie zaczniemy gdzieś tam rozważać personalia, to uważam, że z małymi wyjątkami ci starzy nie zawiedli na tym turnieju. Bo Kiwior to jest na pewno przyszłość polskiej piłki, ma ten długi, dokładny pas, czasami go nadużywa, natomiast w każdym z tych meczów robił kardynalny błąd na poziomie mistrzostw świata, tak trzeba powiedzieć. Na pewno mniej błędów w defensywie zrobił Glik od Kiwiora. Zalewski nieobecny, dostał szansę w pierwszym, w ostatnim meczu. Kamiński zagrał we wszystkich spotkaniach. Momenty były, nawet pewnie, wiesz, będzie teraz siadał przed telewizorem, oglądał mecze Milanu, no i patrzył tak z uśmiechem na twarzy na Teo Hernandeza, któremu wczoraj założył El Tunello. Natomiast no, to cały czas jednak widzimy konsekwentnie od 8 lat ta gra się opiera na tych samych zawodnikach, od bramkarza Szczęsnego, czy wcześniej Fabiana, przez Glika, przez Krychowiaka, Milika, Lewandowskiego, Zielińskiego. No Grzesiek Krychowiak, wydaje mi się, że zaczął ten turniej solidnie z Meksykiem i z Arabią, a potem się zrobiło za szybko już. Zrobiło się za szybko, no bo ta piłka na wyższym poziomie po prostu jest zdecydowanie szybsza i za szybko było z Argentyną, za szybko było z Francją. Też Grzesiek wczoraj kilka razy uciekł od grania. To też wynika jakby ze świadomości własnych ograniczeń, że zdawał sobie sprawę, że nie wiem, przyjęcie piłki w 2-3 kontaktach może oznaczać stratę. Pojadą Francuzi z kontrą i on nie jest w stanie ich dogonić. Jedno zdanie chciałbym poświęcić Kaszowi, bo wydaje mi się, że wczoraj to był jego najlepszy mecz reprezentacji. Tak jak miałem do niego dużo uwag za pierwsze 3 mecze grupowe, to wczoraj na tle mistrzów świata pokazał naprawdę występ, w moim przekonaniu, znakomity. Poza, biorąc pod uwagę, że grał praktycznie cały czas na Mbappé, poza tym jednym zakosem, gdzie usiadł na pupie Mati Kasz, to prezentował się znakomicie, nie przegrywał pojedynków biegowych, a to naprawdę jest challenge najwyższej próby z Mbappé. Był czujny, skoncentrowany, stał nisko na nogach, dobrze asekurował, starał się podłączać w ofensywie. Brawo, no takiego Kasza ja chcę widzieć w każdym meczu w reprezentacji. Szkoda tej sytuacji, bo chciał chyba tak wymierzyć jak w Rotterdamie z Holandią i tam uderzyć skutecznie w kierunku dalszego słupka. Także
Wczoraj na wielki plus kasz, Wojtek wiadomo, Bereszyński, no złamał linię przy bramce, ale cały turniej naprawdę doskonały w wykonaniu Bartka. Zawiódł mnie trochę Krystian, dał dobrą zmianę z Meksykiem, natomiast no potem już było tylko gorzej. Taki był, powiedziałbym, mało przekonujący, za wolny, za duży, taki ociężały troszkę w tym turnieju. Jego zresztą no nie chcę traktować jako młodego piłkarza. My mówimy o zawodniku 25 lat. No to jest zawodnik, który dzisiaj musi ciągnąć grę reprezentacji. No więc trzeba czekać na Modera. Zobaczymy, co się wydarzy, co się urodzi wśród tych młodych zawodników. Być może zacznie znowu grać za chwilę po transferze czy po wypożyczeniu Szymon Żurkowski. No bo tak umówmy się, gdyby w tym turnieju był w formie z Bundesligi, w pełnym rytmie meczowym Góralski, gdyby był zdrowy w formie Moder, gdyby był nabiegany tak jak przyjeżdżał z Empoli Żurkowski, na pewno by było więcej pola manewru w środkowej strefie boiska. Tak byliśmy troszkę skazani na takie dosyć jednak archaiczne granie na pozycji defensywnego pomocnika, a uważam, że jednak dzisiaj my się zachwycamy bramkami, my się zachwycamy fantazją, natomiast no, ta pozycja defensywnego pomocnika to jest chyba najważniejsza pozycja. To jest ktoś, kto jest mądry, kto szybko myśli, kto szybko gra, kto właściwie się ustawia, kto wyznacza tempo, kierunek rozgrywania akcji. Jak się siedzieliśmy wczoraj na obiedzie, ja wysunąłem taką ideę, że może tak jak kiedyś Carlo Ancelotti przestawił Pirlo, to przestawmy tego Piotrka Zielińskiego na szóstkę, żeby on cały czas był przy piłce, bo on jako jedyny szybko otwiera grę, bo on sobie przepuści piłkę między nogami i już ma granie przed sobą. Także no, widzieliśmy, że wczoraj Piotrek cały czas był w środku, cały czas był głębiej i te akcje po prostu naprawdę się dobrze oglądały. W pewnym momencie nawet ci Francuzi to się po prostu bali do niego podejść. Mati, bardzo ci dziękujemy za twoje borędzie, ale jeszcze jedno ważne pytanie, no bo Polska odpadła, wraca do domu, ale Mundial toczy się dalej. Co teraz z tobą, jaki następny mecz komentujesz? Szykują się prawdziwe meczycha w ćwierćfinale. Znaczy, mam tutaj troszkę publicystyki. Dzisiaj jadę w roli widza na mecz Japonia-Chorwacja, bo nie ukrywam, że skomentowałem do tej pory na tym turnieju 11 meczów, 4-5 następnych obejrzałem, także chciałbym w miarę możliwości przynajmniej codziennie, jak nie na dwa, to na jeden mecz pojechać, czy jednej ósmej, czy ćwierćfinału. Będę robił jeden ćwierćfinał, natomiast no później nie wiem, jaka będzie decyzja telewizji, czy dostanę jakiś mecz półfinałowy, bo zdaje się, że już tam rozwiązania personalne na spotkanie o trzecie miejsce i na spotkanie finałowe jest rozdane. Ja myślę, że tak, trzeba się w tej chwili karmić futbolem, trzeba oglądać najlepsze drużyny, mieć jakby swoje spojrzenie na to, jak grają najlepsi. No bo zobaczcie, jednak ten poziom przypadkowości na poziomie ćwierćfinału już staje się minimalny. My przegrywamy z Francją. Senegal ambitny, twardy, silny fizycznie, ale dostaje baty do jednej bramki z Anglią. Przegrywają Amerykanie. Dzisiaj zobaczymy, jak ambitna Korea się spisze na tle Brazylii. Gdybym gdzieś miał tutaj poszukać sensacji, no to wydaje mi się, że naprawdę zorganizowany, świetnie agresywny zespół Maroka. Bardzo jestem ciekaw, jak sobie z tym pressingiem, jak sobie z tą agresją poradzi Hiszpania. No i wcale nie jestem taki przekonany, że łatwo będzie Portugalii z reprezentacją Szwajcarii. Jeśli miałbym szukać tutaj jakby niespodzianki w tych meczach 1/8 finału, to chyba w tych właśnie dwóch ostatnich parach, a więc Szwajcaria, Portugalia i ewentualnie Hiszpania, Maroko. Ale tak na zdrowy rozsądek to raczej dostaniemy, mamy Argentyna, Holandia, raczej będzie, mamy Francja, Anglia, raczej dostaniemy Chorwacja, Brazylia i Półwysep Iberyjski w ostatnim ćwierćfinale, Hiszpania, Portugalia, tak by wskazywała logika, natomiast no, na szczęście piłka czasami bywa nielogiczna, rzadko, ale bywa. Natomiast ja jeszcze dzisiaj muszę wam powiedzieć, że jestem jedną informacją zszokowany. Bo przeczytałem, słyszycie mnie? Tak. Czekamy też na twój szok. Jestem zszokowany, bo ja dzisiaj przeczytałem na łamach Wirtualnej Polski, że premier polskiego rządu przygotował podobno 30 milionów dla polskich piłkarzy za wyjście z grupy. Ja rozumiem, że zarobiła federacja 20 milionów z tytułu awansu od FIFA i uważam, że prezes PZPN-u powinien się tymi pieniędzmi podzielić z piłkarzami, bo im to się należy, nawet 50 na 50.
ale ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że my wychodzimy z grupy, jedziemy na Mistrzostwa Świata reprezentować kraj, mówimy o prestiżowej dyscyplinie, o bardzo bogatych ludziach i my dzisiaj w kraju, gdzie nie wiem, płacimy nienormalne kwoty za paliwo, za prąd, gdzie ludzie nie mają pracy, a za chwilę się będą zamykać fabryki, żebyśmy mieli płacić za wyjście z grupy. No, szczerze mówiąc, mam nadzieję, że to jest fake news, bo jeśli to się ma zmaterializować, no to ja nie rozumiem świata. Też byłem zszokowany tą informacją i nie chce mi się w nią wierzyć, a jeśli by do tego doszło, to myślę, że piłkarze... Znaczy ja po prostu oczekuję szybkiego komunikatu ze strony polskiego rządu. Tak, no zostawmy zresztą, czekamy jak to się wszystko wyjaśni. Mateusz Borek, łączyliśmy się z Katarem, mówił do was, drodzy widzowie, burmistrz Kataru, do usłyszenia, do zobaczenia na antenie kanału sportowego. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dzięki Mati. Mati wywołał już te wielkie mecze, ale jeszcze za chwilę o nich, no bo... Nasz czat pisze gniew Boży. Chcę was zapytać jeszcze o te zmiany w kadrze, o tych właśnie senatorów, o tym, co mówił Mati, bo nasz czat bardzo dużo żyje właśnie no choćby Grzegorzem Krychowiakiem. Jak wy widzicie przyszłość Krychy? Odczytam wam parę wpisów, no właśnie, że nie wyobraża sobie dalszej gry Krychowiaka w kadrze, uważa, że to idealny moment, żeby już zakończył karierę Maciej Kłysik. Izabela Danowska pisze, trzymać piłkarza Krychę, który ucieka od gry, od piłki, szok, co za kabaret, tequila. Trener wpoił wszystkim, że trzeba grać szóstką, a że jedyną szóstką jest Krychowiak, to dlatego gra. Klich dałby więcej w środku pomocy od Krychy, a nie został zabrany. Z kolei Kondyp pisze, że wszyscy wypychali Krychowiaka jeszcze przed mundialem, nie chcieli go zabierać, a okazało się, że po prostu jesteśmy na niego skazani. I pisze Bielik, z Argentyną same błędy wyprowadzenia, mnóstwo strat, które mogły się skończyć stratą bramki. Z Francją wyszedł w 70. minucie, truchtał, nie bronił, nie biegał. Tragedia. Krystian Bielik wielkim rozczarowaniem tego mundialu. Tomek pyta, ludzie, a kogo widzicie za Krychowiaka? Bielika, który wczoraj dreptał i tak dalej. Opanujcie się, nie mamy lepszego zawodnika na tej pozycji jak Krychowiak. Wasza opinia, bo jakoś właśnie na Krychowiaku się ta jakaś niechęć naszej kadry w kadrze do zawodników skupia. Wracamy do tego, co mówił Igor. Jeżeli chcemy grać nowoczesną szóstką, patrzymy sobie na Declana Rice'a, wyceniane na ponad 100 milionów i połowa klubów Premier League, tych najmocniejszych, myśli o tym, żeby go ściągnąć. Liverpool chce przebudować swoją drugą linię, to wymieniane są trzy nazwiska. Bruno Guimarães, czyli kolejny piłkarz, który ma wyprowadzenie, świetnie orientuje się w terenie, przyjęcie kierunkowe i napędzanie każdej akcji, stemplując piłkę w środkowej strefie boiska. Jude Bellingham. Teraz myślę, że cały świat będzie się o niego bił. Real Madryt wejdzie do gry, bo to jest jednak trochę inna jakość piłkarska niż Tchouameni, niż Kamavinga, więc jeżeli chcą budować swoją potęgę po odejściu wielkich gwiazd, które powoli schodzą ze sceny, jak Luka Modric, który jeszcze ma dużo do ugrania w tym turnieju i cały czas jest liderem reprezentacji Chorwacji, to jest taki piłkarz. Więc mamy trzy takie szybkie nazwiska, które przyszły mi w tej chwili do głowy i my takiego piłkarza powinniśmy szukać albo sobie wykreować. Kim go widzisz? Widziałbyś od razu, no, zapytał. Widzę rzecz jasna w Jakubie Moderze, natomiast no, trzeba na niego poczekać, no bo jednak ta rehabilitacja, rekonwalencja. Do marca, no nie wiadomo w jakiej formie też Kuba, widzę go też w Krystianie Bieliku, bo on ma otwarcie, on umie grać do przodu, ale musi być w ciągu meczowym. Wiemy, że to facet, który tę karierę ma poszatkowaną kontuzjami, więc takich zawodników na pewno znajdziemy, na pewno mamy. Jeżeli chodzi o Kamila Glika, to też jest moje zdanie, że on powinien zostać przy reprezentacji, być uzupełnieniem składu takim super wartościowym, czyli kimś, kto będzie duchem tego zespołu, kto będzie czasami grał, rzeczywiście być może w tych meczach, które będą wymagały raczej atakowania, a niekoniecznie już ścisłego bronienia, i będzie tutaj też pole manewru szukanie obrońcy. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość Jana Bednarka, który musi zmienić otoczenie, bo na tę chwilę Unai Emery'ego w Birmingham nie ma raczej szansy na powrót. Na przy okazji cię o to zapytam. A Janek Bednarek, jeden też, bo tak szukamy tutaj największych przegranych tego
mundialu w naszej kadrze, to wielki zawód, że no, nie doprowadził się do takiego stanu, żeby móc... No tak, ale nie doprowadził się... Wraca do Southampton, twoim zdaniem? Na tę chwilę to jest roczne wypożyczenie, więc nie wiemy, jakie będzie stanowisko... Może sensowniej w styczniu byłoby je zakończyć. Być może. To jest w ogóle możliwe? Nie, jest pewnie możliwe, no to jest wszystko kwestią negocjacji. Myślę, że menedżerowie zachęcani przez Janka będą o tym rozmawiać. Zresztą Janek nawet nie poczuł tego nowego trenera Unaia Emery'ego, tak jak nie poczuł Stevena Gerrarda, który zachęcił go do zmiany otoczenia. Dużo jest jeszcze do poprawienia na pewno na środku obrony. Mamy nazwiska, które w tej kadrze mogą zaistnieć. Paweł Dawidowicz, Mike Nawrocki, czyli chłopak, którego bardzo dobrze zna Czesław Michniewicz. Przed Czesławem Michniewiczem, bo mnie się wydaje, że ten scenariusz z ustabilizowaniem tych spraw kontraktowych po tym, czego doświadczyliśmy na tym mundialu z nowym selekcjonerem od tam powiedzmy już ładnych paru miesięcy, ma przed sobą piękny czas w swojej trenerskiej karierze, żeby się rozwinąć jako trener. Żeby rozwinąć się jako trener, żeby przepracować wszystkie te błędy. Gdzie się trochę zagalopował na jednej konferencji, na drugiej konferencji względem Jacka Kurowskiego, teraz tego dziennikarza. Tutaj trzeba nauczyć się dyplomacji. Trzeba dalej być sobą, dalej być tym Czesiem, który jest taki przyjazny, który jest trochę ludyczny, który jest otwarty, który świetnie umie dogadywać się z piłkarzami. Ale natomiast, nerwy w konserwy. Tak jest, nerwy w konserwy, bo one nikomu nie służą. To nie jest pozycja Pepa Guardioli, Jurgena Kloppa, Luisa Enrique, którzy mogą sobie pozwolić na wiele psztyczków w nos z dziennikarzami, na różne gierki, na krótkie odpowiedzi. Nie, tutaj cały czas jesteś selekcjonerem powołanym trochę z przypadku, bo gdyby Paulo Sousa nie zreiterował, to cały czas pewnie trwałaby ta historia z Sousą, albo szukalibyśmy innego selekcjonera na zupełnie innych castingowych zasadach. Natomiast myślę, że Czesław Michniewicz ma bardzo dużo zbiór doświadczeń do przerobienia. Wróci do domu. Myślę, że jego najbliższa rodzina też to obserwuje, też słucha, o czym rozmawiamy my, dziennikarze, w każdym możliwym programie, analizując, rozkładając na czynniki pierwsze Czesława Michniewicza i jego robotę, jego relacje. Wiesz co, dla mnie to nie jest do końca argument. Ja się z tym argumentem nie zgadzam, dlatego że pełniąc pewną rolę... Ale nie, ja nie mówię, ale nie, mówię, ale poczekaj, bo ja nie mówię o tym, co... Nie, ale ja nawiązuję do tego trochę, o czym mówił Mati, że ten trener się zastanawia, posada selekcjonera, czy to w Polsce, czy w Anglii, czy w Brazylii, czy w dowolnym innym zakątku świata, jest zawsze posadą ważniejszą od wielu polityków, od głów państwa. I wydaje mi się, że no biorąc reprezentację danego kraju, wiesz, że będzie o tobie się toczyć dyskusja cały czas. To bierzesz to po prostu... Nie, ale chodzi mi o to, że ta najbliższa rodzina może też powiedzieć z innej perspektywy, co warto byłoby zmienić, żeby ten odbiór był zupełnie, żeby ten odbiór był zupełnie inny, no bo to, że jesteś na eksponowanym stanowisku, na którym połowa cię wielbi, a połowa żąda twojej głowy, no to to jest... Znaczy, musisz po prostu się od tego wyłączyć. No, dla mnie takim właśnie idealnym przykładem zarządzania tego typu sytuacją jest Southgate, który zawsze jest spokojny. Zobacz, czy on kiedykolwiek... Ale to jest facet zrównoważony. To jest zobacz, czy on kiedykolwiek wywołał jakąś kontrowersję, czy wyskoczył z jakimś tekstem dziwnym do dziennikarza. Nie, tam czasami jest słońce, czasem deszcz, czasem są wychłostani Anglicy jak po nieudanej Lidze Narodów, czasem są wynoszeni pod niebiosa jak po byciu w czwórce na mundialu, czy po zdobyciu wicemistrzostwa Europy, chociaż to był finał, który miał słodko-gorzki smak i tam też wielu piłkarzy się przekonało, że ten kibic myśli emocjami i od uwielbienia do obrażania jest bardzo, bardzo krótka droga i dzisiaj tam też jest podobna sytuacja, że jest duża krytyka selekcjonera, ale z drugiej strony on za chwilę gra ćwierćfinał z Francją i może pokazać tej swojej ojczyźnie, że słuchajcie, ja po raz kolejny dowożę, bo nie wiemy tak naprawdę, kto ten ćwierćfinał wygra. No, szanse myślę, że się rozkładają 50-50. Ale wracając jeszcze do Grzegorza Krychowiaka, chcę o to Igora zapytać, bo nie zdążył powiedzieć, czy uważasz, że stać nas na rezygnację z Grzegorza Krychowiaka, o którym tutaj widzowie piszą, że jest nie do zastąpienia, ten mundial to pokazał, czy też Przemysław Woszek mówi, że trochę inaczej pisze, ale powiedzmy, że pieścimy się z Krychowiakiem jak z Busquetsem w Barcelonie. Nikt nie jest niezastąpiony. To ja przypominam słowa trenera Urbana na jednej z konferencji, który powiedział, że zawsze są najlepsi ci, którzy aktualnie nie zagrali w meczu na przegranym, prawda? Ale tutaj, jeżeli chodzi o Grześka Krychowiaka, to oczywiście musi być zastępstwo. Ale to jest moim zdaniem ten zawodnik, którego trzeba zastąpić.
bo o ile wcześniej te aspekty defensywne, ta asekuracja, motoryka były na niezłym poziomie i troszkę ukrywały jego niedostatki w ofensywie, właśnie w operowaniu piłką, przyjęciem kierunkowym, dobrym przerzutem, chociaż właśnie miał w tych elementów więcej. Ta liczba długich zagrań była celna, większa była odwaga, a mam wrażenie, że Grzesiek zrobił się taki dosyć mniej odważny, bardziej gra asekurancko, tak stawia za bardzo na prostotę, a chyba powinien więcej. Wcześniej motoryka, teraz tej motoryki nie ma. Oczywiście możemy mówić, że Francuzi za szybcy, za silni, że to są gracze na poziomie już światowym, ale wcześniej Grzesiek sobie tutaj radził. 32 lata, nie wiem, czy to jest wiek, na który można zwalić, że te niedostatki motoryczne są aż tak widoczne, że już po prostu nie daje rady. Potrzebujemy zawodnika na pozycji numer 6, na pozycji numer 8. Fajny pomysł z Zielińskim, żeby zszedł niżej. Jeżeli chodzi o tę pozycję 8-10, jestem bardzo spokojny. Tutaj Mateusz Borek mówił, że nie mieliśmy skrzydłowych, tylko że my mieliśmy skrzydłowych, tylko że nasza taktyka polegała na tym, że oni mają być obrońcami. Bo jeżeli byśmy grali wyżej, to jestem przekonany, że oni mają i dynamikę, i gaz, i dribbling, większa byłaby odwaga. Oni grali jako boczni obrońcy. Co do Grześka jeszcze, nie, myślę, że zmiana. Zmiana tego zawodnika i tutaj może być takie lekarstwo. Czekamy na Modera. Bielik, moim zdaniem, to nie jest zły wybór. Ta motoryka, te bieganie powinno być lepsze, ale jeżeli chodzi o tę odwagę, nawet operowanie piłką jest naprawdę na niezłym poziomie, tylko to też chłopak musi wiedzieć. Ja gram, bo przed mundialem on miał mieć, tak mi się wydaje, miejsce w składzie. Nie zagrał w ostatnim meczu z Chile, bo miał być już od pierwszej minuty gotowy na pierwsze spotkanie z Meksykiem, a tego nie było. Dodam, że na czacie różne tu się pojawiają nazwiska potencjalnych następców Grzegorza Krychowiaka. Krystian Milczarek podrzuca na przykład Radka Murawskiego z Lecha. A my w tym momencie, po pierwsze, to jest dobry moment, żeby podziękować naszemu partnerowi The Football Thrift Shop, dzięki któremu zgromadziliśmy koszulki wszystkich 32 finalistów mundialu. Oni za to, ci pasjonaci z tego, którzy założyli ten sklep, 1200 koszulek, często vintage, często meczówek, nieprawdopodobna kolekcja. Zobaczcie, sam tam znalazłem na przykład reprezentację Francji 96-98 rok. A my, skoro powiedzieliśmy tyle gorzkich słów na temat Grzegorza Krychowiaka, to oddajmy jemu głos, co powiedział po Francji oraz innych weteranów, czyli Kamila Glika oraz Bartka Bereszyńskiego, który moim zdaniem, zaraz zobaczymy, co na to nasi eksperci, był jednym z najlepszych zawodników z pola podczas tego mundialu w naszej kadrze. Posłuchajmy. Zacznijmy od tego, że trener Michniewicz wczoraj wspominał, że w każdym meczu zmaga się pan z urazem, z bólem, a tu kolejne spotkanie, wychodzi pan w wyjściowej jedenastce przeciwko Francji i od tego bólu kompletnie nie widać, jest bardzo dobra gra. Czy on cały czas panu towarzyszy? Żeby było śmiesznie, to dzisiaj na rozgrzewce już myślałem, że nie dam rady. Natomiast no, tak, to jest coś ważniejszego niż jakiś tam ból, bo dzisiaj grać w takim meczu to była wielka duma i myślę, że każdy z nas w życiu miał takie momenty, gdzie trzeba przezwyciężyć i później w trakcie meczu było w miarę dobrze, w drugiej połowie już w zasadzie pod koniec może delikatnie, natomiast no, dzisiaj na rozgrzewce, tak jak wspomniałem, myślałem, że nie dam rady, natomiast dałem i tym bardziej szkoda, że ten turniej się kończy. Obok Wojciecha Szczęsnego był pan na tym mundialu najlepszym polskim piłkarzem. Wspominał pan też o tej ambicji i zagryzaniu zębów w momencie, kiedy jest uraz. Mogę prosić pana o taki szczery opis tego mundialu w wykonaniu reprezentacji polskiej? Wiadomo, historyczny wynik, na pewno ten awans z grupy to był nasz taki cel minimum i z tego jesteśmy zadowoleni, natomiast dzisiaj przegraliśmy, w drugiej połowie Francja była dużo lepsza, natomiast no, my mamy duży niedosyt, ja mam duży niedosyt po tej pierwszej połowie, bo uważam, że momentami Francuzi nie wiedzieli do końca, jak mają z nami grać, bo pewnie spodziewali się czegoś innego, my graliśmy coś fajnego, mam wrażenie, że w pierwszej połowie to był fajny mecz, fajny futbol w naszym wykonaniu, trzymaliśmy piłkę, rozgrywaliśmy, tworzyliśmy sytuację. No i to jest piłka nożna, nikt nie wie, jakby to się skończyło, gdybyśmy wykorzystali te dwie sytuacje, które mieliśmy i jedną z nich może nawet by wystarczyło i ten mecz mógłby zupełnie wyglądać. Straciliśmy bramkę w zasadzie do przerwy
nic, tak doświadczona drużyna jak Francja już w drugiej połowie nie pozwoliła sobie, nie pozwoliła nam na tak wiele jak w pierwszej. W pierwszej połowie była taka sytuacja, kiedy Kylian Mbappé rozpędził się w dwóch akcjach, mijał Matiego Kasza i pan powędrował na tą prawą stronę. To nie trwało długo, ale czy to było zalecenie trenera, żeby wspomóc Kasza? Były dwie sytuacje powstały w fragmentach gry, gdzie to było założenie taktyczne, że ja i Mati zostajemy jako boczni obrońcy. Podejrzewam też, że którzy dobrze bronią, którzy są szybcy, to jest normalne zagranie. Mati akurat był tym, który miał iść do niego od razu, ja miałem tym być tym, który asekuruje. Wiedzieliśmy, że to są zawodnicy, którzy są bardzo szybcy i grają jeden na jeden i tutaj asekuracja była wskazana i nic. No, szkoda, że to tak wszystko się skończyło, bo nie chce się wracać do domu. Z jednej strony tęsknimy za rodzinami, z drugiej strony chcielibyśmy, żeby ten turniej jeszcze dla nas trwał, bo to jest coś pięknego. Panie Bartoszu, dużo zdrowia. Dziękuję. Dziękuję. Panie Kamilu, setny mecz przypadł na Mundial. Dwa czyste kąta w fazie grupowej udało się utrzymać. Dodatkowo awans z grupy i dobry mecz z Francją. To tak ogólnie. Jak pan oceni ten Mundial w wykonaniu swoim i reprezentacji? Ja bym myślę, że teraz naprawdę ciężko podsumowywać, oceniać, bo jesteśmy kilka chwil dosłownie po meczu. Także no jest na pewno cel, jaki sobie zakładaliśmy, osiągnęliśmy mimo gdzieś tam. Sami mamy świadomość, że ta gra może nie wyglądała tak, każdy kibic by oczekiwał. Dzisiaj myślę, zagraliśmy najlepszy mecz na tym Mundialu, szczególnie pierwsze 45 minut. No, w drugiej połowie przy 1-0 troszkę się już później otworzyliśmy, chcieliśmy za wszelką cenę wyrównać, więc no, oczywiście grany przeciwko tak mocnej drużynie, przeciwko mistrzom świata, było również ryzyko, że tą drugą bramkę stracimy. Niestety tak też się stało, no ale cóż, tak jak mówię, staraliśmy się w tym ostatnim meczu przeciwko tak mocnej drużynie sprawić trochę frajdy sobie i kibicom. Jest pan jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w kadrze. Z czego zatem wynika to, jak graliście w fazie grupowej i przychodzi mecz z Francją i wygląda ta gra zupełnie inaczej? Znaczy nie, no tutaj... Tak, jak powiedziałem też na samym początku, nie chciałbym jakoś podsumowywać dzisiaj turnieju, bo jesteśmy świeżo kilka chwil po Mundialu, więc myślę, że na podsumowania przyjdzie czas. Natomiast myślę, że też nawet na tych zawodnikach bardziej doświadczonych, na mnie, na Robercie i na kilku innym, te ciśnienie też szczególnie od kibiców, od dziennikarzy ciążyło. No, ale chcieliśmy ten cel minimum osiągnąć. To nam się udało i dzisiaj no było widać, że było trochę więcej luzu w naszej grze. Stworzyliśmy w pierwszej połowie, to co mówiłem, 3-4 naprawdę świetne sytuacje. No to są właśnie momenty, epizody, gdzie mógł ten mecz w różną stronę się potoczyć, no ale niestety, tak to bywa, jak się gra przeciwko tak mocnej drużynie. Teraz wątek okołoboiskowy. Na trybunach, no, trybuny pełne nie były. Jeśli chodzi o doping, to też nie wyglądało to najlepiej i po polskiej, i po francuskiej stronie. Czy na boisku piłkarze odczuwaliście, że nie wygląda to jak mecz o ćwierćfinał Mistrzostw Świata? Znaczy nie, no piłkarze wychodzący czują tą atmosferę, wiedzą wewnątrz drużyny, że gramy o coś wielkiego. My, można powiedzieć, wszystkie cztery mecze w cudzysłowie graliśmy na wyjeździe, bo czy ten mecz z Meksykiem, Arabią, czy również Argentyną, no to były mecze praktycznie grane na wyjeździe, bo myślę, że procentowo naszych kibiców było o wiele, wiele mniej niż rywala, no ale nic, no my wychodziliśmy w każdym meczu po to, żeby zwyciężać i czasami się to udawało, dzisiaj niestety nie. Ja bardzo chciałem przeprosić 13 800 widzów Mocy Mundialu, których oszukałem. Okazało się, że jednak nie mieliśmy wypowiedzi Grzegorza Krychowiaka, o którym tyle rozmawialiśmy, ale bardzo ciekawie mówił Bartek Bereszyński. Widzę, że wy na czacie tutaj Awokado, Adrian Smagalski, Daniel 76, wszyscy piszą Bereś top. Peter for fun, Bereś top. Czy waszym zdaniem jest to trafne określenie i Bereś top? Bereś top. Bereś top. Dlaczego Bereś top? Bo to jest prawy obrońca, grał na lewej stronie. Motoryka top przede wszystkim, bo
pojedynki jak równy równym z Dembele, to naprawdę to nie jest łatwa sprawa. Byłem pewny, że będzie miał o wiele trudniej, że to będzie cięższe zadanie. Nawet te operowanie z piłką, to zabranie się przy tej akcji, co te wyłożenie piłki dla Zielińskiego, to naprawdę to nie jest prosty element, szczególnie, że cały czas w klubie grasz jako ten prawy obrońca, a tutaj Mistrzostwa Świata, plus ta presja, plus otoczka, poradził sobie znakomicie. Pamiętam Bartka z Legii i niesamowicie się rozwinął. Oczywiście już kilka dobrych lat minęło. Był zawsze niezłym zawodnikiem, jeżeli chodzi o to przygotowanie biegowe, ale tutaj naprawdę postawił taką ścianę, przez którą bardzo trudno było nawet nie to, że przejść, ale i przeskoczyć. Nie spodziewałem się tylu akcji do przodu. Oczywiście miał bardzo trudne zadanie, bo nasza gra bardziej opierała się na bronieniu, z czego wywiązał się znakomicie, ale cały czas dawał do przodu. Nie było takiego czegoś, czasami tak to niestety bywa, jeżeli zawodnik gra prawonożny na lewej stronie, że każda piłka do niego to będzie zapalnik, to będzie jakaś strata. To będzie, że drużyna przeciwna będzie się ustawiała pod tego gracza. Tutaj tego absolutnie nie stwierdzono, więc no taki nieoczywisty zawodnik, bo a ci bohater nawet można powiedzieć, bo w moim odczuciu oprócz Wojtka Szczęsnego... Najlepszy piłkarz chyba był Wojtka Szczęsnego. No nie tylko w moim, to właśnie... Bardzo dobre, jak te miłe rozczarowanie i je chyba... Jak sobie popatrzymy na Matego Kesza i weźmiemy pod uwagę to, jakie kluby już tym piłkarzem się zaczęły interesować po poprzednim bardzo dobrym sezonie, to myślę, że dzisiaj jak skauci oglądali Mundial, na pewno jest tam ich całe mnóstwo, i popatrzyli na tego Bartka Bereszyńskiego, to zaczęli się zastanawiać, do jakiego klubu on by pasował, kto to jest, dlaczego ten chłopak tak sobie dobrze radzi. Świetnie zorganizowany, właściwie wszystko robił w punkt na tym mundialu, zbalansowany pomiędzy ofensywą a defensywą, i to mi się też u Bartka podoba, że u niego nie ma takiego, wokół niego nie ma takiego, takiej aury wielkiego piłkarza, że on nie dorabia ideologii do swojej roboty. W mikzonie skromny, cichy chłopak, ciężka praca. Ja lubię takich piłkarzy, którzy gdzieś tam nie starają się błyszczeć na tych ściankach, nie starają się za wszelką cenę powiedzieć niczego kontrowersyjnego, tylko chcą się bronić umiejętnościami piłkarskimi. I tak jak Igor powiedział, naprawdę w tych ostatnich latach myślę, że to piłkarz, który spośród reprezentantów Polski rozwinął się najbardziej. Ale wiesz, świetne rozumienie taktyki zadań, które są mu powierzone na tej lewej stronie. Oczywiście w meczach z Meksykiem i Argentyną, gdzie był wysoki pressing, bardzo agresywny i mieli rozczytanego Beresia, że to jest piłkarz prawonożny ustawiony na lewej stronie, były takie momenty, że trudniej było otworzyć akcję, będąc ograniczonym linią boczną. Natomiast gdy było troszeczkę więcej swobody z Francją, już czuć było tego Beresia, który na prawej stronie wejdzie do przodu. Atak kombinowany. Tam nie ma fajerwerków, ale jest gra na klepę w dobrym momencie. Wszystko to, co najważniejsze w grze na tej pozycji w ofensywie, więc tak, Bereś zaimponował i to super, bo rzeczywiście skromny facet, który wypełnia te zadania, no pozazdrościć takiej motoryki, bo na najwyższym możliwym poziomie, więc super odkrycie też tej reprezentacji pod kątem budowania jej na przyszłość, bo gdy rozważymy grę na trzech obrońców, to może być dobry prawy obrońca, Jan Bednarek w środku, gdy już nie będzie Kamila Glik, albo nawet Glikson w środku i z lewej Jakub Kiwior, bo myślę, że Bereś jako ten trzeci obrońca, tak jak w klubie, jest w stanie dać to naszej... Właśnie się zastanawiam, czy Bereś już będzie jako ten lewy obrońca, czy tak jak wspomniałeś, jako ten półprawy w trzyosobowym bloku. Myślę, że dałby radę. Super. Trochę jak Łukasz Piszczek, nie? No podobna historia, wycofanie się też na tej pozycji. Piszczu na niej sobie świetnie radził. Myślę, że bardzo podobne rozumienie taktyki, wgryzanie się w te detale na swojej pozycji, rozkładanie tego na czynniki pierwsze, taka wąska specjalizacja, ale z tym uniwersalizmem, no bo poradził sobie na tej lewej obronie, a to od lat jest nasza pięta Achillesowa. Mamy kogoś, kto tę wyrwę wypełnia. Bardzo kibicuję Bartkowi Bereszyńskiemu, też tego wymarzonego transferu do topowego klubu. Wiemy, że jego Sampdoria broni się przed spadkiem. Nie wiadomo, czy to się uda. Mówi się o transferze do Romy. Ciekaw jestem, czy Jose Mourinho ogląda mundial i widzi, że miałby nie tylko prawego obrońcę, zawodnika na prawą flankę, ale i na lewą. Kciuki za Bartkiem. Na czacie Marcin Kłoska napisał: Pol, ty się zastanów. I ja właśnie po zastanowieniu postanowiłem dalej kontynuować rozmowę o tym, co dobre, co zapamiętamy z tego mundialu. Na pewno Wojtek Szczęsny. I tu bardzo proszę Przemka Rudzkiego, żeby przytoczył swoją wizję reprezentacji Polski. Kiedy? To był mundial 2040. Tak wyliczyłem, że mniej więcej 2042. Nie, no słuchajcie, tak serio, bardzo mi się... Ale nie, no powiedz, bo tam w twojej wizji Liam Szczęsny strzela gola. Tak, ja wczoraj doszło do zabawnej sytuacji, bo na Facebooku napisałem, że
na swoim profilu, że w 2042 roku Puchar Świata zdobywa Liam Szczęsny i Hollywood kupuje prawa do ekranizacji tej rodzinnej sagi. I ludzie się bardzo rozwinęli w komentarzach, zaczęli pisać, że tam dziadek w szpitalu ogląda finał, jak są karne. No, wiecie, no, jak to, Maćka. Jak to, no ale wiesz, jak to w amerykańskich serialach, no musi być taki scenariusz. I jeden z internautów napisał: Remigiusz Mróz już pisze scenariusz. I ja odpisałem mu: ma już napisanych 137 stron. Na co pisał się Remigiusz Mróz, który napisał: nie wolno ci zdradzać tajemnic szatni, czyli śledzi też piłkę na bieżąco. Wiemy, że ostatnio napisał książkę o futbolu, ale myślę, że już tak zupełnie serio i tak trochę, żeby tego obrazka symbolicznego nie bagatelizować. Ogólnie uważam, że Wojtek, poza tym, że sportowo jest wielkim wygranym tego mundialu, no bo jest najlepszym polskim piłkarzem, obronił 2 rzuty karne, trzymał nas w tym mundialu w grze, to wygrał też, myślę, że wreszcie to, z czego słynął przez lata, czyli ta taka jego zawadiackość, taka pewność siebie niesamowita, to takie wyszczekanie w wywiadach, od kiedy właściwie wyjechał do Arsenalu jako młody chłopak, bo Wojtek właściwie w swoim życiu chyba nie udzielił ani jednego nieciekawego wywiadu, co też rzadko się zdarza. Są tacy piłkarze jak Bartosz Bereszyński i ja powiedziałem, że to cenię, ale piłka nożna też potrzebuje takich bohaterów jak Wojciech Szczęsny, którzy czasami nie gryzą się w język, czasami powiedzą coś kontrowersyjnego, ale bazują na olbrzymiej pewności siebie. No ale też sami wystawiają się na strzał, sami kiedy nie idzie, kiedy popełniają błędy. Kiedy nie idzie, oczywiście. I Wojtek to miał przez lata i my przywykliśmy do tej rywalizacji jego z Łukaszem Fabiańskim, a miano numeru 1 w reprezentacji. Fajną rzecz kiedyś powiedział mi Łukasz Fabiański, że w pewnym momencie zobaczył, jak pracuje ciężko Wojtek w Arsenalu, jak zaczyna zdobywać pozycję bramkarza numer 1 i że to dla niego był taki impuls, że jakby zobaczył, że jest młody chłopak, który ma jakieś marzenie, cel przed sobą postawiony i chce za wszelką cenę ten cel zrealizować, że ani przez chwilę w tym zawodzie nie możesz osiąść na laurach, no zwłaszcza kiedy jesteś bramkarzem. Masz tylko tę jedną pozycję do obrony. Nie jesteś uniwersalnym żołnierzem. Nie możesz zagrać na lewej stronie obrony, będąc prawym obrońcą, czy na defensywnym pomocniku, będąc obrońcą środkowym. I Wojtek Szczęsny wygrał na tym mundialu też, moim zdaniem, bardzo jako człowiek. Tak PR-owo, wiemy, że dzisiaj ten PR jest bardzo ważny, on jest największym wygranym tych mistrzostw świata. Te jego wypowiedzi w mixzonach, te jego konferencje prasowe, te jego obrony. I ten obrazek z synem puentujący wszystko, takie tłumaczenie swojemu dziecku, że porażka też jest elementem życia, że czasami z porażki możesz wyciągnąć więcej. Jakoś mnie to wzruszyło, bo tak sobie pomyślałem, że całe moje życie kibicowskie, takie młode, zostało zbudowane na porażkach i naprawdę morze łez wylałem przez reprezentację Polski w tamtych latach, począwszy od mundialu w Meksyku, więc wyjątkowo ten obrazek gdzieś mnie chwycił za serce, że to nieważne, jaki masz status społeczny, majątek, czy twoi rodzice są znani i bogaci, a ty jesteś dzieciakiem, który po prostu zobaczył, że tata przegrał ważny mecz i płaczesz. I to jest przepiękne. To jest taki obrazek, który myślę z nami zostanie na długo. I Wojtek Szczęsny to jest jednak pewna konsekwencja w działaniu. Nie wiem, czy łączyć to z odejściem Łukasza Fabińskiego, ale być może też, co uspokoiło Wojtka, że jest stuprocentowo jedynką, niekoniecznie z nadania przy równej klasie dwóch bramkarzy. Mamy to w reprezentacji Brazylii. Musi czuć się naprawdę ciężko Ederson, będąc zawodnikiem Manchesteru City, gdy ogląda Alissona jako pierwszy wybór selekcjonera Canarinhos. Natomiast patrzymy, Szwecja, Walia, Mundial, Grupa, Francja, czyli wszystkie kluczowe rzeczy w tym roku związane z przejęciem drużyny przez Czesława Michniewicza wiążą się z tym, że Wojtek jako jedynka to dźwignął, że zamknął temat dyskusji na temat ewentualnego swojego zastępcy. No jest jedynką, z którą nie chcielibyśmy się rozstawać, no bo po prostu bronił kosmicznie. To my zobaczmy w takim razie jeszcze krótką wypowiedź Wojtka Szczęsnego po tym spotkaniu. Więc teraz już was nie oszukam, bo nie mamy jednak Wojtka. Pol, zastanów się. Zastanawiam się, ale właśnie teraz po raz kolejny. No dobrze, to skoro tak, to po pierwsze krótka informacja o ofercie Canal Plus Online dla naszych widzów. Tylko 10 zł za pierwszy miesiąc z 3 i możliwość oglądania seriali, filmów oraz już wkrótce przecież wrócą ligi. Oraz przejdźmy już w takim razie, odchodząc od reprezentacji Polski, o której przecież jeszcze będziemy rozmawiać nieraz na antenie kanału sportowego podczas mundialu.
Good, żeby przejść do innych kwestii. Good for Kids rzuca wam luźne pytanie. Kto wygra mundial? Nie, 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 za wcześnie na to. Ale pomyślałem sobie, skoro mam tutaj ekspertów od Premier League i od Ligue 1, futbol francuski, angielski. Zobaczcie, Anglia, Francja w ćwierćfinale. Oni się jeszcze nigdy ze sobą nie spotkali w meczu pucharowym na wielkim turnieju. Pamiętam na Euro 2004 fantastyczny mecz Anglia-Francja, gdzie Wayne Rooney, tam chyba nastoletni wtedy, szalał, ale na końcu Zizou dwie brameczki i przesądził sprawę. Natomiast jak uważacie, czy w ogóle widzicie faworyta tego meczu, skoro Francja uległa wysokiemu pressingowi Polski i Polacy potrafili zaskoczyć Francję, to może nie jest aż tak murowanym faworytem. Jak widzicie ten ćwierćfinał? Chyba ten mecz nie ma faworyta tak na dobrą sprawę. Pewnie kolejny raz te indywidualności przeważą szale zwycięstwa. Jestem ciekawy tych pojedynków. Właśnie Maguire, Giroud, Tchouameni, Bellingham. Zawsze jeden będzie zawodnik przeciwko drugiemu zawodnikowi ze światowego topu i to będzie bardzo ciekawe. No, mam nadzieję, że Kylian Mbappé kolejny raz pokaże, że jest potworem, który cały czas bryluje w Ligue 1 i na tych mistrzostwach świata. Myślę, że również będzie bardzo ważna rola Griezmana, który sam już wcześniej powiedział, że to jest nie tylko ten gracz, który odpowiada za ofensywę, ale przede wszystkim taki pracy w środku pola. Ciężko pracujący dla drużyny, mający świadomość tego, że jednak trzeba troszkę się narobić w środkowej strefie, żeby pomóc tym napastnikom. Dembele też na tym skrzydle z show będzie toczył te pojedynki biegowe. No w każdej strefie boiska będzie taki właśnie, taka gra, taki pojedynek, na który trzeba zwrócić uwagę. No i ja tak sobie spoglądam na to też z tej perspektywy meczu Anglików. Wczoraj niby spokojnego zwycięstwa nad Senegalem 3-0, ale początek meczu był bardzo niepewny. Jednak Boulaye Dia miał swoją sytuację, Ismail Assar też zrobił swoje, więc trochę tam było nerwowo. Piękna parada Jordana Pickforda, czyli znowu broni się wybór Garetha Southgate'a, bo przecież cały czas trwała debata, czy Ramsdale z lidera Arsenalu, czy Nick Pope z trzeciej siły, aktualnie Premier League Newcastle United, a on postawił konsekwentnie na swojego człowieka, więc przed Maguire'em i Stonesem na pewno zupełnie test innej jakości niż do tej pory w czterech kolejnych spotkaniach. Bardzo przeciętnie albo i słabo wygląda Kyle Walker na prawej obronie. Czekał na niego Gareth Southgate, poświęcił Kierana Trippiera i na tej prawej obronie postawił na Kyle'a Walkera. Myślę, że dla Kyliana Mbappé to będzie łatwiejszy zawodnik, mimo niesamowitej prędkości, którą potrafi rozwijać Kyle Walker do ogrania w zestawieniu z Mattym Cashem, więc tutaj są duże rezerwy. Gdy zobaczyłem wczoraj skład Anglików, to byłem zawiedziony z rezygnacji przez Southgate'a z tej dziesiątki, czyli z Masona Mounta, ewentualnie Phila Fodena, no bo oni dawali jakość w grupie i zwiększali tę siłę ofensywną Anglików. Grał zachowawczo Southgate, ale uwolnił jednego z trzech defensywnych pomocników. Henderson, widzieliśmy go na skrzydle, on zakończył tę akcję pierwszym golem. Bellingham z dużą taką swobodą w kreowaniu gry i Rice, który ma być taką mobilną szóstką asekurującą na całej szerokości boiska, więc zobaczymy, jakie będą wybory. Spodziewam się tego samego składu na Francję, ale wydawało mi się, że po wyjściu z grupy będą jednak grali mocno ofensywnie Anglicy. Troszeczkę się wycofali, będą czekać na Francuzów, oddadzą im całe pole, będą atakowali z własnej połowy boiska, wykorzystując tę super orientację w terenie i świetne rozgrywanie piłki przez Harry'ego Kane'a. Obawiam się tylko jeszcze moment o prawą stronę defensywy Francuzów, bo Jules Koundé to jest środkowy obrońca, bardziej... Właśnie, chyba wczoraj jeden z najgorszych zawodników, jeśli szukać tak. On ogólnie, jak nawet debiutował w kadrze Francji, to był stawiany na tym... na tej prawej stronie, albo jako ten prawy obrońca w trzyosobowym bloku, więc jeżeli chodzi o pozycję stopera, naprawdę bardzo solidna, dobra gra, podanie do przodu, siła fizyczna, motoryka na niezłym poziomie, ale jako ten prawy defensor, jeżeli chodzi o rozgrywanie, potrzebuje bardzo dużo czasu, żeby powiedzmy pomyśleć i piłkę dobrze podać, więc tutaj ten zakładany pressing przez Anglików może być bardzo skuteczny i gra jeden na jeden też chyba nie jest w tych bocznych strefach jego najmocniejszą stroną. Mnie cały czas zdumiewa jednak narracja trochę wokół reprezentacji Anglii, bo Gareth Southgate nie może powiedzieć, że jest człowiekiem, który ma spokój w pracy. Oni zdobyli 12 bramek na tym mundialu, dwie stracili. Ludzie piszą, no teraz ich Francja zweryfikuje. Tak bym odpowiedział, że na razie Francji to też nie miał kto za bardzo zweryfikować, no bo przecież nie Polacy, nie bardzo słabi Duńczycy. W grupie właściwie Francja
Oczywiście miała problemy w meczu, w którym wystawiła drugi garnitur, no ale tutaj zagrają w tym swoim podstawowym... Chwila strachu z Australią, jak stracili... Tak, najlepszym składem. Uważam, że szanse w tym meczu są totalnie 50-50. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć dzisiaj, jak to spotkanie się potoczy. Myślę, że Southgate konsekwentnie wykonuje swoją pracę. Anglicy oddali 40 strzałów w tych czterech meczach. Każdy z tych meczów miał swojego jakiegoś bohatera. Myślę, że skład na Francję będzie wypadkową tych doświadczeń Southgate'a z całego turnieju. Tu się zgadzam z Marcinem, że pewnie najbliżej do tego meczu z rywalizacji z Senegalem. Senegal postawił twarde warunki. Myślę, że był takim dla Anglików idealnym testem przed Francją, bo wiemy, że to są piłkarze bardzo silni, bardzo szybcy. Mieli te swoje złote momenty, będę się trzymał tej frazy w meczu przeciwko reprezentacji Anglii, ale ich nie wykorzystali. Na razie wybory personalne, których dokonuje Southgate, czy to trzymając Fodena na ławce, czy z niego korzystając, czy sadzając Rashforda po dobrym meczu na ławce rezerwowych, mając jakiś szkielet, jakąś konstrukcję tej drużyny, czy podejmując właśnie wybór odnośnie bramkarza Jordana Pickforda, bronią się, po prostu się bronią. Anglicy są w ćwierćfinale i teraz też angielscy kibice są tak trochę, myślę, to co Mateusz mówił w korespondencji z Kataru o kibicach reprezentacji Polski, to angielscy kibice też są w takiej dziwnej sytuacji, bo z jednej strony tak chcieliby skrytykować tego Southgate'a, nie mają specjalnie za co, no bo on ze swojego zadania się wywiązał, bo myślę, że ta ósemka mundialowa to było takie absolutne minimum. Czwórka to byłoby nawiązanie do mundialu z 2018 roku, a finał to w ogóle byłoby spełnienie marzeń. Na tym etapie każdy może przegrać z każdym. Anglia oczywiście może przegrać z Francją. Pytanie, w jakim stylu to zrobi. To, co mi się podobało u Anglików, to nawet w takich momentach, kiedy mieli kryzysy z Senegalem, jest duży spokój i sposób konstruowania akcji. Te bramki padają naprawdę po ładnych akcjach. Widać, że to jest wszystko przemyślane, że ten organizm pracuje jak trzeba i że też jakby powiedziałbym dzisiaj, że Francja ta osłabiona brakiem pięciu swoich ważnych piłkarzy kadrowo wygląda słabiej niż Anglia, jeśli chodzi o rywalizację na poszczególnych pozycjach. Właśnie. Zmieniasz pierwszą trójeczkę następną trójką, która jest imponująca, jeżeli chodzi o kreowanie gry. Raheem Sterling wypadł ze składu. No właśnie, być może historia bardzo z Raheemem Sterlingiem się wydarzyła, bo wiemy, że bardzo często jesteśmy świadkami tych napadów na domy piłkarzy, napadów z bronią w ręku, napadów na tle rabunkowym i taka, na początku nie było wiadomo, o co chodzi, ale teraz już wiemy, że Raheem Sterling wrócił do Anglii, bo jego rodzina doświadczyła właśnie takiego napadu. Jest to drugi napad w jego życiu, bo chyba 4 lata temu też miała miejsce taka sytuacja, wtedy jednak uruchomił się alarm i ci napastnicy zostali przepędzeni przez dźwięk alarmu. Nic się nikomu nie stało, niczego nie skradziono. Teraz już wiadomo, że na pewno skradziono jakąś tam drogą biżuterię, chyba zegarki za 300 tysięcy funtów. No, stało się to poniekąd plagą w Anglii. Ale myślę, że to nie powinno wpłynąć jakoś specjalnie na angielski obóz. Mają niesamowitą jakość, mają też zespół zgrany ze sobą, mają właściwie na każdej pozycji piłkarza, który bardzo dużo umie. No to, co zrobił Bellingham w meczu z Senegalem, dużo mówimy o tym piłkarzu, że to będzie taka gwiazda światowej piłki w najbliższych latach, że po niego te największe kluby już dzisiaj się zgłaszają, bo mowa jest o City, i o Liverpoolu, i o Realu Madryt. Zobaczymy, z kim on zwiąże swoją przyszłość. Natomiast mają tę jakość. Wiadomo, że jak masz z przodu Harry'ego Kane'a, który tyra na całej długości, szerokości boiska, masz na kim to zawiesić. Masz Bukayo Sakę, który jest moim zdaniem w jeszcze wyższej formie niż był podczas Euro. No i Phila Fodena, którego przetrzymał na ławce rezerwowych dwóch pierwszych meczach. A go tak rozłościł. Gareth Southgate wpuścił go na ten mecz taki, powiedzmy, dodatkowy przy zmienionym składzie, gdzie Foden zagrał pierwsze skrzypce. Masz Jacka Grealisha, który może wejść z ławki i zrobić też różnicę, kiedy jest tłok gdzieś na małej przestrzeni. Może związać Marcus dwóch, Rashford. Trzech przeciwników. Masz Marcusa Rashforda, który zaczyna wracać do wysokiej formy. Bardzo ciekawe. No, z mojego punktu widzenia, jako fana Premier League, to będzie spotkanie na pewno, na które czekam z wypiekami na twarzy. Zobaczcie, Ipman pisze na czacie. Ciekawe, czy jeśli Anglicy nie dadzą sobie rady z Mbappé i przegrają mecz,
to czy nie spojrzą na Metiego Kasza z zazdrością, że jest w Polsce, a nie u nich, który tak dobrze sobie radził z Kylianem Mbappé, a Mbappé i tak strzelił dwie bramki, żeby pokazać, jak niewiarygodny, w jak niewiarygodnej formie jest młody Francuz. Zobaczcie, on wczoraj strzelił 9. gola na mundialu w 11. meczu. Właśnie przeskoczył Cristiano Ronaldo i Leo Messiego, który też ma 9 goli w 20 meczach. W ogóle niebywałe, że Leo Messi tutaj strzelił dopiero pierwszą bramkę na fazie pucharowej. To się nie mieści w głowie. Też mnóstwo tych statystyk Kyliana Mbappé, ale między innymi też uderzyło mnie, że Zinedine Zidane, bo on ma już właśnie, jest w ogóle pierwszym piłkarzem w historii Francji, który na dwóch kolejnych mundialach strzela na każdym z nich ponad 4 gole. To znaczy 4 gole teraz, 5 już ma. I jest pierwszym, który strzelił tych 9 bramek poniżej 24 roku życia. I że przeczytałem gdzieś też, że Zinedine Zidane w jego wieku miał dopiero 3 mecze w reprezentacji Francji rozegrane na mundialu. Ale za to skończyło się Mistrzostwem Świata, więc Kylian pewnie jeszcze niejedno nam pokaże. No, czekamy na ten mecz z Anglią. Chyba póki co najciekawiej zapowiadający się ćwierćfinał. Choć zobaczymy, czy tak jak mówił Mati, dojdzie do tego iberyjskiego ćwierćfinału Hiszpania Portugalia. Moi drodzy, zobaczmy po pierwsze plan transmisji w TVP, bo mundial trwa i dzisiaj są kolejne meczyki. Nieobliczalna Japonia, skoro pokonała Niemcy, skoro pokonała Hiszpanię, no ale tutaj Chorwacja, doświadczenie, wicemistrzowie świata, zobaczymy. I Brazylia, która raczej jest mocnym faworytem. Widziałem, że jakieś tam ośrodki analityczne obliczały szanse na awans w 1/8 finału. I Polska wcale nie była na końcu. Polsce dano nam 18%, a na mniej szans na awans dano właśnie Korei Południowej, chyba 14%. Zobaczymy, czy mieli rację analitycy. Zobaczmy też, moi drodzy, plan dnia w kanale sportowym, bo Polski już nie ma. Nie ma programu Do boju Polsko. Do domu Polsko ktoś zaproponował, właśnie, że teraz mógłby się nazywać. Do domu Polsko. No to taki krótki byłby program. Dzisiaj trochę mamy taki program. Tak. Ale mundial non-stop. Za chwileczkę połączymy się z naszym drugim mundialowym studiem i wieczorne hate parki po tych wieczornych meczach, po meczu Brazylii z Koreą. To na koniec jeszcze, wiecie co, to zapytam was o to na sam koniec, bo nasi widzowie, nie wiem, dopiero właśnie od Matiego się dowiedzieli o tych 30 milionach premii, czy ona będzie, czy nie, dla piłkarzy za wyjście z grupy przez premiera Mateusza Morawieckiego, podobno przy obiecanej. Radek Plus napisał bardzo mocno, bo ile oddziałów psychiatrii dziecięcej można by utrzymać za 30 milionów premii z publicznych pieniędzy dla reprezentacji za fartowne wyjście z grupy? Ja nawet sobie tak pomyślałem, że trochę nie dowierzam, żeby to była prawda, aż takie wielkie pieniądze. To jest tak głupie, nie, że aż nie chce się wierzyć, że to jest prawda. Chyba traktujmy to jako fake news i w ogóle sobie nie psujmy tym krwi i nie nakręcajmy się. Możemy tylko powiedzieć, że jeśli to nie jest fake news, jest to oczywiście absolutny skandal i mam nadzieję, że jeśli dojdzie do takiej sytuacji, piłkarze to przeznaczą na jakiś cel charytatywny. Nie przyjmą, no bo myślę, że ich na to stać. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, bo można zaproponować wszystko, natomiast nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że piłkarze reprezentacji Polski to przyjmują. No, ktoś naprawdę upadł z dużej wysokości na głowę. Tak jest. I szkoda, że takim akcentem, ale cały czas rozmawiamy o reprezentacji Polski i o tym, co się dzieje na mundialu, na antenie kanału sportowego. Nie odchodźcie daleko. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą moc mundialu. Ogarnąć się po odpadnięciu Polski z Mistrzostw Świata. Pomagali nam Marcin Rosłoń, Kanal Plus. Dziękuję. Igor Lewczuk. Dziękuję bardzo. Reprezentant Polski. I Przemysław. Dziękuję bardzo. Rudzki. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Ile w pierwszej połowie polska reprezentacja miała miejsca i sposobem, w jaki graliście? Na pewno w pewien sposób tak. Francja stała bodajże tak gdzieś na kole, zaczynała pressing. Myślę, że mieli plan taki, że widzieli, że my w tych pierwszych
Nie graliśmy w piłkę i czekali na te kontry, tak? Mając szybkich skrzydłowych, myśleli, że będziemy te piłki tracić, ale tak się nie stało. Stwarzaliśmy sytuację, szkoda na pewno tej Zielka bodajże, co chyba Loris obronił, no... tak jak mówię, mieliśmy sytuację, szkoda, że jej nie wykorzystaliśmy. To wyglądało tak, jakbyście w fazie grupowej ukrywali to, jak potraficie grać. Wychodzicie na Francuzów w ważnym meczu 1-8 i pokazujecie duże umiejętności i ciekawe akcje momentami, bardzo ciekawe. Z czego to wynikało? Nie wiem, myślę, że z tego, że może ta presja z nas zeszła, tak? Każdy oczekiwał od nas, że z tej grupy wyjdziemy, potem niech się turniej toczy dla nas dalej. No, dzisiaj pokazaliśmy to, że naprawdę dobrze potrafimy grać piłkę na tle obecnych mistrzów świata, także liczę na to, że w przyszłości tak będziemy grali. Jakubie, fantazja w głowie chyba się pojawiła w tej sytuacji, kiedy założyłeś siatkę chyba Teo Hernandezowi, tak. Później jeszcze strzał. Oceniasz ten swój występ jako dobry, bardzo dobry, czy czegoś ci zabrakło? Nie, no na pewno myślę, że dobry, bo gdzieś byłem pod tą grą, starałem się szukać tych swoich nieszablonowych zagrań, przewagi na boku, czasami udawało się to robić, w niektórych momentach mogła ta dokładność być lepsza, ale tak jak mówię, dzisiaj chyba każdy zagrał na dobrym poziomie, tak jak mówię, szkoda, że nie wykorzystaliśmy tych swoich szans w pierwszej połowie szczególnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Piotrze, wczoraj wspominał pan w rozmowie, że być może przyjdzie ten luz, ta swoboda i to wszystko było dzisiaj widać, jeśli chodzi o grę reprezentacji Polski w pierwszej połowie. Faktycznie ta presja była decydująca, że dzisiaj tak dobrze szło w tej pierwszej części meczu? Nie wiem, no cieszę się, że to wyglądało na pewno lepiej niż w tych poprzednich meczach. Dziś ten luz, swoboda, więcej kreatywności, więcej ruchu z przodu. Też kilka sytuacji sobie stworzyliśmy przez to i na pewno tak musimy grać. Jak pan oceni swój występ? Bo dużo dzisiaj, bardzo dużo wychodziło. Dobrze w rozegraniu, dribbling. Francuzi w zasadzie w środku pola bardzo często się gubili. W zasadzie chyba brakowało tylko tej wisienki na torcie, czyli gola w pierwszej połowie. Tak, szkoda tej sytuacji, bo zobaczyłem, że tam nie wiem, z trzech Francuzów w bramce chciałem strzelić na siłę. Dobrze ją trafiłem, ale no w środek i trafiłem bramkarza. No szkoda tej sytuacji, bo na pewno ciekawie by było. Na pewno może i byśmy utrzymali ten rezultat i byłby korzystny dla nas. No szkoda, ale tak, dobry występ ogólnie, generalnie. Uważam, że drużyna zagrała dobry mecz. Graliśmy z mistrzami świata przeciwko jednemu z najlepszych napastników na świecie, no bo Mbappé co to teraz robi? Nie w tym roku, no ale już od kilku lat, no to pokazuje, że jest topowym zawodnikiem na świecie i ciężko go kryć. Był pan zdziwiony tym, jak Francuzi dużo miejsca zostawiali wam w pierwszej połowie? Czy może Czesław Michniewicz doskonale zdawał sobie z tego sprawę i pod to układaliście taktykę? Ja myślę, że to my dzisiaj lepiej rozgrywaliśmy tą piłkę, nie traciliśmy jej tak od razu. Wiadomo, zdarzały się też błędy, ale w porównaniu to, co robiliśmy z Argentyną, gdzie praktycznie każda piłka to była strata i nie potrafiliśmy wyjść ze swojej połowy, tak dzisiaj nam się to udawało, bo Argentyńczycy też zostawiali dużo miejsca, tylko że my wtedy tego nie wykorzystywaliśmy, a dzisiaj to już lepiej wyglądało. Gdyby miał pan wystawić ocenę szkolną reprezentacji Polski od 1 do 6 za ten mundial, to? Nie będę tutaj ocen wystawiał. Cieszymy się z tego, że wyszliśmy z grupy. Dzisiaj było na pewno, można powalczyć, było coś więcej, bo były ku temu sytuacje, ale gdzieś uważam, że ten mecz był dobry w naszym wykonaniu i szkoda, że to się już kończy dla nas, ale tak jak mówię, no gdzieś po tych 36 latach w końcu Polska mogła się cieszyć z tego, że wyszliśmy z grupy na mundialu. Thank you.
Piękny jest ten dżingielek, zostaje w głowie i siedzi na długo. Mundial z kanałem sportowym, Dominik Piechota, dzień dobry, a ze mną Mateusz Wokuszewski, popularny Rocky. Dzień dobry, dziękuję, że mogę tu być. Dziękuję, że mogę cię zaprosić. Proszę. Kurde, że Polska jest dzisiaj taka miła, każdy do siebie przychodzi tutaj w poniedziałek, każdy uśmiechnięty, rozradowany. Przecież odpadliśmy z mundialu, co się tutaj dzieje? Jakoś tak widzę, że poprzeczka została zawieszona tak nisko, ale nie, też to poczułem, poprzeczka została zawieszona tak nisko, że wczoraj nawet przy jakichś takich pojedynczych akcjach, ja też już tak przed telewizorem mówię, więcej nie potrzebuję, jestem zadowolony, to mi wystarczy, tak się możemy żegnać z mundialem. I tak dzisiaj próbuję się połapać w tych emocjach, czy rzeczywiście nie za mało oczekiwaliśmy, czy jednak daliśmy sobie taki pozytywny impuls na przyszłość? Znaczy ja generalnie lubię w piłce tę przewrotność, że tak naprawdę gdyby chodziło tylko o końcowy wynik, no to sprawdzalibyśmy tylko ten końcowy wynik w jednej z popularnych aplikacji i tyle, tak? A tutaj możemy obserwować naprawdę różne odcienie. Pamiętam, że pierwszy raz mnie to uderzyło, kiedy oglądałem mecz Legii z Realem, ten wyjazdowy, i było 1-5 dla Realu, a Legia zagrała dobry mecz i to przede wszystkim w porównaniu z tymi poprzednimi meczami w Lidze Mistrzów, i nawet dałem taki tytuł na Weszło, że to najfajniejsze 1-5 w historii polskiej piłki. I widziałem, że była duża polewka z tego, nawet gdzieś to krążyło po tych wszystkich demotywatorach. O Jezu, ty już wtedy pisałeś, jak były demotywatory? Przecież to było lata temu.
No, no to jeszcze było jak gdyby memy, nie było tak, że memy, nie wiem, latały głównie po Twitterze i mediach społecznościowych, tylko były specjalne strony dla memów, tak? Jeszcze nie było memiarzy, to jeszcze nie był zawód, tak. To było przed demotywatorami. Mistrzowie Ork. Mistrzowie Ork, tak, zawsze się wchodziło na depo szkole. Tak, tak. Ojej, były takie strony i ja się wtedy troszeczkę tak zmieszałem, ale im dalej w las, tym bardziej jestem dumny z tego tytułu i im dalej w las, tym częściej doceniam właśnie te sytuacje, kiedy wynik końcowy nie mówi nam wszystkiego tak naprawdę, bo teraz było 1-3, w zasadzie strzeliśmy tę bramkę honorową gdzieś na samym końcu, no to przegrywaliśmy w pewnym momencie 0-3 i wydawało nam się, że to spotkanie się tak skończy, a pomimo tego mamy gdzieś wysoko podniesione czoła i to jest ciekawe. Można wygrać i być niezadowolonym, można przegrać i być zadowolonym, dlatego też piłką warto się interesować, bo wydaje mi się, że no, kto się piłką nie interesuje, no to jednak coś w życiu traci. Generalnie kto się sportem nie interesuje, tak bym to ujął. Tak, myślę, że sport jednak przez te emocje, ale też to, czego cię uczy tak generalnie, to jednak jest wielka wartość. Pięknie też Luis Enrique opowiadał ostatnio o piłce młodzieżowej generalnie, żeby tak już odnosząc się trochę na bok, że żeby rzucać dzieciaki po... żeby jakby przygotować je na wszystko, że piłkę macie nauczyć wszystkiego, że żeby grali wszyscy w meczu, żebyś czasem największą gwiazdę posłał na ławkę, żeby rzucać ich po każdej pozycji, że powinieneś grać jako lewy obrońca, napastnik, bramkarz często też, że po prostu ta piłka młodzieżowa to powinno być tylko zbieranie doświadczeń, nic więcej. Jako ale to jak tak rozmawiamy, to się 100% zgadzam, bo ja na przykład nigdy nie grałem w piłkę na jakimś wysokim poziomie, tylko grałem amatorsko, ale dzisiaj uważam, że piłka bardzo dużo mi dała. No to, tak. że byłem członkiem jakiegoś klubu i takiej nauczyła mnie punktualności, pracowitości, też trochę hierarchii, bo te szatnie były takie powiedzmy okręgówkowe, tak. A-klasowe, trochę inne. Rywalizacji, walki o swoje. Tak, koleżeństwa i tak dalej. Naprawdę. Tak. Wydaje mi się, że jeśli słucha nas jakiś rodzic i się zastanawia, jeśli chociaż przekonamy przynajmniej jednego rodzica, żeby dał dziecku tę szansę, które prawdopodobnie nie zostanie nowym Robertem Lewandowskim, nie zostanie nawet nowym Bartoszem Śpiączką to dziecko, no to i tak może coś z tego wynieść. Tak, ja generalnie uważam, że piłka już taka na najwyższym poziomie to jednak ludzi trochę pogarsza, bo jest po prostu, no to już jest wielki dopływ pieniądza i tak dalej, to zawsze jakoś tak z automatu trudno jest człowiekowi utrzymać się w ryzach, w takiej normalności, ale no ten taki oddolny sport to też właśnie totalna zgoda, że tak czasem jak sobie myślę, to ta szatnia, mimo że też to żaden był poziom, na jakim grałem, to naprawdę ci nauczyło wszystkich takich najfajniejszych wartości w życiu, wszystkich uczuć, jakoś radzenia sobie z takimi najgorszymi porażkami, jak sobie też, wiesz, później jak nie odlatywać po jakichś zwycięstwach, na okręgowym poziomie, milion jakichś takich fajnych rzeczy, więc to prawda, więc rodzicu, zapisuj swoje dziecko, naprawdę fajne doświadczenia możesz mu zagwarantować, tylko nie rób z niego kolejnego Roberta Lewandowskiego. No, tylko, że pamiętaj też, że jak nie chce i woli na tak, tych skrzypkach sobie, no to lepiej w te skrzypki iść. Dokładnie tak. Zobaczyłem wczoraj też taki komentarz po meczu Argentyńczyka, jakiegoś dziennikarza, już teraz nie przytoczę dokładnie imienia i nazwiska, chociaż jak bardzo chcecie, to zaraz poszukam. I on napisał tak, nie ma bardziej takiego luzerskiego obrazka z porażki, z kadry Polski, gdzie Robert Lewandowski strzela na 2 razy ten rzut karny, w końcu mu wpada, ale przegrywasz, odpadasz, a tam wszyscy są w kadrze uśmiechnięci. Mhm. I on nie mógł jakby zrozumieć tych emocji, powiedział, że to jest dla niego najbardziej przegrany obrazek tych mistrzostw, że właśnie my się uśmiechamy, cieszymy, prosimy o koszulki, a odpadliśmy właśnie z mundialu. No, to trzeba by się mocno wczuć w te nasze doświadczenia mundialowe, no bo ten XXI wiek za każdym razem kończył się tak samo, czyli ten rozkład jazdy zawierający 3 przystanki, mecz otwarcia, wszystko o honor. I trochę też pewnie ta nasza historyczna dyskusja na temat tego, jak konsumować w ogóle ten sukces, wynika z tego, że my nie wiemy, tak? To wszystko się pozmieniało na świecie, nie wiem, powstały nawet w tych ostatnich latach media społecznościowe, które dzisiaj są taką, powiedzmy, platformą do tego, żeby kibice mogli się wyrażać, bo wiadomo, kiedyś mogłeś swoje zdanie wyrazić w domu do 10 osób, do 15 kolegów, których gdzieś tam spotykałeś po drodze i tyle, tak? Dzisiaj możesz powiedzieć całemu światu, co myślisz o występie reprezentacji Polski i my w związku z tym, że nie mieliśmy za bardzo tego przerobionego, trochę mieliśmy, tak? No bo już 2016 rok Mistrzostwa Europy, to już też był okres, kiedy mniej więcej to tak wyglądało, ale no to tutaj zmagamy się z tym, że mundial to jest jednak coś innego, tak? I nawet
samo to, że dużo ludzi stawiało taki znak zapytania odnośnie tego, czy ważniejszy był ten mecz z Portugalią na Mistrzostwach Europy, czy teraz ważniejszy był ten mecz z Francją, no to pokazuje, że Mundial jednak generuje zupełnie inne emocje. I ja zastanawiam się tylko, jak ten nasz wynik na Mundialu będzie się starzał, bo to też jest istotne. Czy my będziemy, czy przegniemy, znaczy może okej, cofam słowo, przegniemy. Czy pójdziemy w tym kierunku docenienia tego po czasie, że jednak może rzeczywiście troszeczkę zapomnimy o tym stylu, tak, że to był tylko jakiś element planu i skoro z Francją wyglądało to inaczej, no to musimy ten plan zaakceptować, czy raczej wraz z upływem kolejnych dni, tygodni, miesięcy będziemy podchodzić do tego na tej zasadzie, że kurczę, my na ten Mundial jechaliśmy z pełnymi portkami, ale tak naprawdę zaprzepaściliśmy sobie szansę, bo mogliśmy Meksyk zaatakować, mogliśmy tę grupę tak naprawdę wygrać. Później gralibyśmy może z Australią, bylibyśmy w ćwierćfinale i tak dalej, bo my lubimy sobie też takie mity dopisywać, tak? No tak, ale ja nie wierzę, że mogliśmy tę grupę wygrać, bo gdzie, bo jak? Tutaj mamy też porównanie tych wszystkich meczów, jak to wyglądało w liczbach, no i ewidentnie te liczby wskazują, że jakby coś się odblokowało w meczu z Francją, jakby puściło, no i pojawiły się te głosy, dlaczego tak nie mogliśmy grać od początku? No ja na przykład nie mam 100% przekonania, że jakbyśmy zagrali tak odważnie, to z Meksykiem byśmy grali korzystny wynik. Wtedy moglibyśmy wrócić do takiej narracji naszych stałych mundiali. Ale wiesz, chodzi o to, że to jest nieweryfikowalne. My robimy najbardziej takie sytuacje, które są nie do zweryfikowania, tak? I na tej podstawie możemy sobie tam wymyślić wszystko, bo okej, dzisiaj podchodzimy do tego, gdyby Robert Lewandowski strzelił bramkę, tak? Z rzutu karnego w meczu z Meksykiem. No ale mówmy się, nawet wtedy to mogłoby się potoczyć jeszcze na 100 różnych sposobów, tak? Gdyby on tę bramkę strzelił. Meksyk musiałby mocniej zaatakować, może by wyrównał, może wygrałby 2-1, jak Arabia Saudyjska z Argentyną. Ale w związku z tym, że to nigdy się tego nie dowiemy, będziemy puszczać w te rejony w wodze fantazji. A gdyby do ciebie jutro zadzwonił Cezary Kulesza i nie pytałby cię tam Roki, co tam mamy w kontraktach napisane, tylko mówiłby tak, ten Michniewicz, przedłużamy, dajmy mu czas, na ile, jak ty to widzisz, redaktorze, to co byś sympatycznemu prezesowi Polskiego Związku Piłki Nożnej odpowiedział? Znaczy, oni tak zawsze lubią mówić, redaktorze. Tak, panie redaktorze. No, to bardzo trudne, bo gdyby siedząc w tym miejscu, to najgorzej jest mówić nie wiem, tak? No bo jednak przechodzisz po to, żeby przedstawić swoje... Nie, ale możesz powiedzieć nie wiem i przejdziemy do kolejnego pytania. Zdanie, ale nie wiem, tak naprawdę nie wiem, bo dwie kluczowe rzeczy. Wiedza, którą możesz mieć tylko będąc wewnątrz drużyny albo blisko tej drużyny, jest ważna. Mianowicie to, jaka tam jest dynamika pomiędzy różnymi osobami, czy jest, jak to mówią młodzi ludzie, przelot, czy nie? nie wiem, czy żyje. Czy właśnie wydaje mi się, że już młodzi ludzie tak nie mówią. Raczej tacy, co przed chwilą byli młodzi. Jezu, jak jest to... A mówią, że jest się boomerem, czy nie? Bo... Nie mówią tak chyba. Już nie mówią. Teraz bardziej chyba mówią, chociaż nie wiem, że, czy jest dobry vibe między nimi. Dobra. Przepraszam. Nie, ale... Zbiłeś mnie z pantałyku, że tak. Jak mówią starsi ludzie. Tak mówią starsi ludzie. Tak. Nie, no generalnie jak wygląda ta atmosfera wewnątrz drużyny, to jest ważne. I tutaj nie ukrywajmy, głos Roberta Lewandowskiego przede wszystkim. To jest bardzo grząski grunt, bo my mamy bardzo złe doświadczenia z tym związane. Mianowicie u nas w Ekstraklasie w tak wielu przypadkach panowała władza piłkarzy, którzy potrafili zwalniać trenera, który im nie odpowiadał, a mógł być nawet dobry, że wydaje mi się, że mamy od razu jak się pojawia takie poczucie, że to piłkarz może wpłynąć na decyzję, czy może odegrać ważne zdanie, to mamy takie poczucie, że ogon kręci psem, że tak być nie powinno i tak dalej. To jest taki odruch obronny, który ja rozumiem, ale tutaj wydaje mi się, że Robert Lewandowski to jest nie tyle piłkarz, co jakieś zjawisko w polskiej piłce, fenomen, tak? I tutaj wydaje mi się, że on ma prawo głosu przynajmniej i w ten głos powinniśmy się wsłuchać, ale nie tylko Roberta Lewandowskiego, też w innych trenerów. Też ważna by była tutaj dyskusja z samym trenerem, jak on sobie to wyobraża. Czy na przykład dalej chciałby operować wokół tych samych nazwisk, czy wyobraża sobie jakąś przebudowę tej reprezentacji i tak dalej. Tutaj tę wizję trenera też trzeba poznać. Ale drugi aspekt kluczowy moim zdaniem to jest sytuacja na rynku trenerskim, bo ja będę to powtarzał do znudzenia, jeśli ktoś już słuchał tego z moich ust, to przepraszam, ale my naprawdę zawsze możemy zwolnić Czesława Michniewicza, żeby wziąć Jana Urbana, żeby wziąć Michała Probierza, żeby wziąć innego polskiego trenera, bo tak nam będzie wygodnie i może
i zrzucimy, a skoro tutaj nie wiemy, no to może temu się uda, tak? Bo z całym szacunkiem do tych trenerów, to raczej postrzegam ich jako osoby, dla których dzisiaj reprezentacja Polski byłaby no takim spełnieniem marzeń i rzuceniem wszystkiego i w momencie byliby w stanie przejąć tę reprezentację Polski. Ale to też nie o to chodzi, żeby dokonać zmiany dla samej zmiany. Chodzi o to, żeby się przyłożyć do tego, żeby znaleźć trenera, co do którego mamy przekonanie, że możemy mu dać tę kadrę na 3,5 roku. Nie na Mistrzostwa Europy teraz, pod warunkiem, że wywalczysz awans i no trudno nie wywalczyć tego awansu, tak, ale że wywalczysz awans i zaprezentujesz się w jakiś sposób na Euro i zobaczymy, co będzie dalej. I budujesz, nie? Do kolejnego mundialu. No, moim zdaniem od razu 3,5 roku trzeba dać trenerowi, tylko takiemu trenerowi, do którego mamy pełne przekonanie. I sensownie te odprawy tylko tam ułożyć. No, nie wiem, żeby... czy to... Petkowicz, tak? Czy, ja mówię, nie mam takiego rozwiązania na tym rynku, ale też głównie by było, gdybym teraz miał takie rozwiązania na tym rynku, bo powinniśmy się do tego po prostu mocno przyłożyć za sprawą nawet nie Cezarego Kuleszy, bo nie wyobrażam sobie, żeby teraz sam Cezary Kulesza to wszystko zrobił, ale ma jakiś pion sportowy w tej federacji po to, żeby ten pion sportowy wykazał się teraz, powiedziałbym, takim dobrym scoutingiem wśród trenerów, bo my możemy w mediach się przerzucać bardziej popularnymi lub niepopularnymi kandydatami, możemy mówić Hervé Renard, tak, chociaż on ma kontrakt do 2027 roku i zarabia tam powiedzmy z 75% więcej niż Czesław Michniewicz. Możemy mówić, nie wiem, Szewczenko, bo nam się dobrze kojarzy z boiska i tak dalej, chociaż też ma doświadczenie w roli selekcjonera, co może być bardzo, bardzo istotne. Roki, wrócimy jeszcze do tych kandydatów, nie. Bo mamy teraz, nie? Ale mamy na łączach Ediego Andradinę, więc nie chcemy go tutaj trzymać. Dzień dobry, Edi. Witam. To właśnie, jak tobie się podobała reprezentacja Polski na tym mundialu? Jakie tutaj głosy? No, na pewno ostatni mecz był mecz, który każdy z nas powinniśmy być dumni do tego. Właśnie zresztą wasza rozmowa teraz. Uważam, że piłkarze nie powinno mieć prawa w ogóle się decydować, kto będzie następny trener. Nawet Robert Lewandowski, bo dalej jest piłkarzem, musi się zająć z tym graniem. To jest moje zdanie. A reprezentacja... Uważam, że powinno zostać tam gdzieś, bo nieważne teraz, nie jest dobrze teraz przerywać robotę. Pokazał na ostatnim meczu, że ta reprezentacja może dobrze grać piłkę i powinna być kontynuowana ta robota. To jest moje zdanie z boku, tak patrząc na to wszystko. Prawda jest tak, że ten pierwszy, czy może pierwszy i ostatni mecz z Argentyną to nie był ciekawy to oglądać, ale... Mi się wydaje, że ta polska reprezentacja to jest ta, która gra ostatni mecz. I że to jest prawdziwa reprezentacja jednak z Lewandowskim i Zielińskim, którzy trochę więcej pokazują. Dzisiaj wieczorem gra w 1/8 finału Brazylia, twoja z Koreą Południową. I tak chciałem cię zapytać też, jakie wrażenia właśnie a propos gry Canarinhos na razie, bo mam wrażenie, że oni to jeszcze nie pokazali nawet 70% potencjału, że tak grają sobie pragmatycznie, spokojnie, że ta Brazylia jeszcze tak naprawdę wszystko, co najlepsze, to ma chyba przed sobą. Wiesz, tak naprawdę nie mieliśmy do tej pory możliwości grać z drużyną, która grała równie z nami, nie? Które nie bali się grać ofensywą, atakować nas. Większość drużyny, no większość, wszystkie drużyny, które graliśmy do tej pory, grali bardzo defensywnie. No i ta gra jest bardzo cierpliwa, tak jednej strony do drugiej strony i szukane okazji. A Brazylii potrafi to robić. A ja chciałem... zobaczyć taki mecz, że drużyna mogą atakować Brazylię równo na równo i wtedy jestem w stanie tak powiedzieć, na ile stać Brazylię, bo na razie większość drużyny są bardziej defensywne niż próbują coś tam robić przeciwko Brazylii. Nie będzie też chyba łatwo w ogóle tej Brazylii się rozkręcać z takimi bokami obrony, bo wiemy, że tam szpital okropny, cały czas problemy zdrowotne, kontuzje, ma już wrócić Danilo i być może zagrać na lewej obronie, na prawej dzisiaj chyba Eder Militao, więc to widać, że są kombinacje ze stoperami. Nawet się mówiło, że może Marquinhos na boku zagra, bo generalnie no jednak duże problemy zdrowotne na tych pozycjach. Jak ci boki obrony odcina, to trudno chyba też być sobą do końca. No tak. Ale jeżeli analizuję systemy, które gra w Brazylii, boczne obrony są bardziej defensywne niż ofensywne, nie? Bo tutaj mam po jednej stronie Rafinha, po drugiej stronie Vinicius i oni są po prostu bardzo ofensywni i wtedy bardzo indywidualnie grają i wtedy te boczne obrony są bardziej ewentualnie asekurować strata
po próba 1-1. A tutaj ja nie widzę dużo problemu. Mi się wydaje, że, na lewej stronie mogę grać Danil dzisiaj, na prawo będzie grał Militão. I tak, mam taka czwórka, bardzo ofensywna, to mi się wydaje, że powinien wystarczyć. A powrót Neymara byś przyspieszał, czy właśnie spokojnie z tym? Bo mówi się o tym, piszą Brazylijczycy, że on już dzisiaj ma do składu wrócić. Dla mnie, szczerze mówiąc, bardzo szybko, bo się mówiło, że może lepszy byłby ćwierćfinał, że jeszcze nie ma co ryzykować z tą kostką i tak dalej, ale widać, Neymar, poważna praca, 3 razy dziennie, pełne poświęcenie i już chce na fazę pucharową dzisiaj na Koreę wracać. Tak się zastanawiam, czy... Jak tak podejść do tego Neymara? Czy jak już on chce, mówi, że da radę, to od razu go puszczać na boisko, czy jednak tak jeszcze wstrzymać się, niech on wróci do tego zdrowia jak najlepiej? Mi się wydaje, że on nie gra ten mecz od początku, ponieważ rozsądu tak powinno być, bo Neymar poważną kontuzję miał, udało się bardzo szybko wrócić, ponieważ on jest, jeżeli chodzi o takie rzeczy, on jest bardzo profesjonalista, jest pracowity bardzo. Moje znamy Neymara tylko jako imprezowita, który lubi tu i tam, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o swoje zawody, on jest mega profesjonalista, jest bardzo pracowita. Mi się wydaje, że Neymar będzie dzisiaj na ławkę, jak będzie trzeba, to Cici będzie go puścił. Tak mam wrażenie. No to byłaby sensowna opcja. Właśnie, mnie to zawsze mnie to boli, jak ludzie mówią, że Neymar to nie jest pracowity i tak dalej. Jak masz tyle urazów, tyle kontuzji, to przecież nie da się nie być pracowitym, bo ta praca wykonana, żeby wrócić do zdrowia, to jest jeszcze większa niż zwykle na treningach i tak dalej. Masz więcej zajęć, jeszcze więcej musisz poświęcić, więc on po tylu kontuzjach już wracał, że nie można powiedzieć, że Neymar nie jest pracusiem i zresztą tak by nie wyglądał, gdyby jedynie imprezował. No tak, wiesz, bo to jest tak Brazylijczyk, szczęśliwy, bogaty, lubi kobietę i tak dalej, ale kto nie lubi, nie? Wiesz, no tak, wiadomo. No, ale jeżeli chodzi o swoją pracę, swój zawód, to jest chłopak, który kocha piłkę i robi wszystko, żebacie, jak Neymar, możemy krytykować, ale na tym poziomie, wysokim poziomie jest naprawdę bardzo długo, bardzo długo. To nie da się tak być na takim poziomie bez ciężka praca. A zastanawia mnie, Eddie, jedno, no bo jednak dzisiaj Brazylia jest jednym z kandydatów do wygrania mundialu, ale ja się zastanawiam, czy ta drużyna właśnie nie jest zbyt emocjonalna, czy czasem jej to nie przeszkadza właśnie, zbyt taka też wrażliwa, emocjonalna, że czasem łatwo wyprowadzić ją z równowagi. Czy to nie może potencjalnie nie być największy problem Brazylijczyków na całym tym turnieju? No tak, ale to jest taki naród u Brazylii. My jesteśmy emocjonalni, my zawsze... I gram na maksa z miłości i czasami to przeszkadza, ale czasami też pomaga to, wiesz, to Brazylijczyki kochają to i każdy, który tam jest, to jest tam, bo nie potrzebuje, bo finanse są wszystkie bardzo bogate ludzie, ale bo to jest miłość do piłki, to jest marzenie do każdego piłkarza Brazylijczyków. No. Mi się wydaje, że ta drużyna akurat ta pierwsza dynastka plus kilka tam rezerwowo są bardzo przygotowane do tego. To jest bardzo fajna mieszanka między doświadczeni ludzi i młody piłkarzy. Mi się wydaje, że oni są przygotowani, że oni wiedzą, co są i jest naprawdę faworytem na ten mundial. Czy wygra, czy nie, to jest ciężko powiedzieć, ponieważ tutaj też jest Argentyna, też jest Francja i Anglia, którym według mnie bardzo dobrze grają. To Eddie, na sam koniec, powiedz nam, który na razie piłkarz Brazylii najbardziej ci się podoba na tym turnieju? Na tym turnieju? Wiadomo, że ja pomyślałem, że Brazylii bez Neymar dał sobie radę, ale jednak bez Neymar dużo tam stracimy. Nie? I jeżeli chodzi ogólnie o nasza gra, jestem w ogóle bardzo zadowolony z gra z Vinicius, bo szukamy go, jaki brak Neymar, to mi się wydaje, że on był tego piłkarza, który brał ten ciężar na siebie i zaskoczył mnie bardzo, bardzo pozytywnie to Rafinha, ponieważ mi ofensywy dużo nie da, ale co ten chłopak robi, też pomaga na defensywie, ile biega, ile walczy i jestem zaskoczony bardzo i mi się wydaje, że ten chłopak prędzej później zaczyna bramkę strzelać i będzie pomagać reprezentacji Brazylii. Rafinha Kozak, to prawda, gra przepięknie. Eddie Andradina, Pogoń Szczecin, wielkie podziękowania i trzymamy wieczorem kciuki za Brazylię.
Dziękuję, pozdrawiam. Dzięki piękne. Ja zostanę z tym zdaniem, że Brazylijczyki to są szczęśliwe, bogate i lubią kobietę, bo kto nie lubi? To, oczywiście, że tak. To cytat do wycięcia Sediego. Ale najlepszym Brazylijczykiem na tym mundialu jest Casemiro, bez dwóch zdań. No tak, to prawda. Casemiro, oj, świetny piłkarz. Właśnie mało się zawsze mówi o takich defensywnych pomocnikach. Jak Casemiro, to... I nie mówię tak dlatego, że strzelił gola. No tak. A to też tam była taka odbitka. Początkowo się zachwycaliśmy, a jednak był rikoszet. No, ale też podejść do takiego strzału, spróbować, to też wielka klasa. Casemiro... Ale to prawie jak, bo chyba do Akanjiego, nie, nie, od kogo był? Ten nie, jestem, nie jestem teraz pewien. Manchester United strzelał, Manchester City odbił, to jak derby Manchester. Wszystko w jednej rodzinie. Jak Casemiro, to Grzegorz Krychowiak. Prawda. Mocne połączenie. To prawda. Chciałem cię zapytać, jak ty to sobie wyobrażasz? Czy Kamil Glik i Grzegorz Krychowiak zostają w reprezentacji? Czy... Znaczy, ja bym w ogóle nie prowadził tej dyskusji z połączonymi nazwiskami Kamila Glika i Grzegorza Krychowiaka. Dobra, czy Grzegorz Krychowiak pozostanie w reprezentacji? Znaczy, wydaje mi się, że bardziej jestem w stanie sobie wyobrazić Kamila Glika jako cenne uzupełnienie tego składu, w takim sensie, że... On sam o tym mówił w przewodniku kanału sportowego, że chciałby przyjeżdżać dalej na zgrupowania, ale nie musi już grać na przykład, tak? Może pełnić taką rolę człowieka, który wejdzie, kiedy jest taka potrzeba, który będzie pomagał na treningach i tak dalej, ale pomoże też tak płynnie, jak gdyby przejść tę przemianę pokoleniową, że tak to ujmę, wśród stoperów w polskiej kadrze. I w teorii Grzegorz Krychowiak też mógłby taką rolę odgrywać, ale... Wydaje mi się, że on by się na to nie zgodził. Ale łatwiej mi sobie wyobrazić w takiej roli właśnie Kamila Glika. Zwłaszcza, że Krychowiak zawsze mówi, że on nie lubi wchodzić z ławki, że to tak ambicjonalnie podchodzi do tej rywalizacji, że cały czas jakby tak mocno broni też tej swojej pozycji, że kto jest lepszy, ja jestem, tak. Jestem w formie, ale no nie wiem. Wczoraj oglądałem ten mecz między innymi z Markiem Jóźwiakiem, też z Arturem Wichniarkiem i tak dalej, i szczególnie Marek Jóźwiak zwracał na to uwagę w poszczególnych fazach meczu. Tu w zasadzie często dość krzyczał w kierunku telewizora. Że... W poszczególnych fazach meczu dość często krzyczał do telewizora. I krzyczał mniej więcej takie słowa, no pokaż mu się do tej gry, tak? I pokazywał normalnie palcem, że Grzegorz Krychowiak się chowa, tak? Chowa się pomiędzy tam Griezmannem a Giroud tak naprawdę w momencie, kiedy Jakub Kiwior szuka opcji do podania i tak dalej. Powiedzmy, że ja już to wiedziałem o tym wcześniej, tak? Bo w zasadzie każda osoba, która ogląda mecze generalnie tak na co dzień i ogląda później mecz reprezentacji, no to widzi, że środkowi pomocnicy jednak dzisiaj w futbolu zachowują się trochę inaczej. Tak? Oni gdzieś wręcz cierpią wtedy, kiedy tej piłki nie mają, bardzo domagają się tej piłki zazwyczaj przy każdej możliwości. W zasadzie każdy z tych środkowych pomocników, których często masz trzech w drużynie, może nie, że wyrywa sobie tę piłkę na boisku, ale chce uczestniczyć w grze i tak dalej. I to jest też miara postępu futbolu, w tym kierunku idziemy. Dzisiaj nawet boczni obrońcy w tych najlepszych drużynach klubowych są środkowymi pomocnikami, że chcą mieć piłkę przy nodze, tak? Cancelo, wiemy co robi w City, ale to jest, powiedziałbym, przykład skrajny. W innych drużynach też to się zdarza, nie? A tutaj mamy piłkarza, który no, gra na tej pozycji i chce raczej... I raczej nie chce mieć piłki. Chce asekurować, tak? Lepiej się czuje, kiedy my bronimy, a nie atakujemy, nie jest za bardzo w stanie zyskać dla nas, nie wiem, 30 metrów na boisku, czy to podaniem, czy to podprowadzeniem piłki. No, przerzut akurat jeszcze ma, to mu trzeba przyznać. No, ale... Już powiedzmy, że po tym początku, kiedy on chciał przede wszystkim niczego nie zawalić, to tam, wiesz, wygrał ze dwie przebitki, co może nawet mu zaliczono jako udany dribbling, gdzieś jedną, drugą akcję, a w jednej czy drugiej akcji przetransportował piłkę dalej, ale to dalej nie, ale to ciągle nie było to, tak? I ja chcę oglądać środkowych pomocników reprezentacji Polski grających inaczej, na przykład wymieniających piłkę pomiędzy sobą, bo tego mi zawsze brakowało. Szczególnie ostatnio, jak oglądaliśmy duet Bielik-Krychowiak, że oni pomiędzy sobą to tak raczej nie za bardzo. No nie, ale cały ten turniej to była jedna wielka obserwacja. Mnie to niesamowicie bolało właśnie patrzenie na Krychowiaka tak indywidualnie, no bo to jest to, co mówisz. On nie chce piłki, nie podchodzi. To jest jakby Kiwior wyprowadza i jak mu tam czasem się Bielik pokaże, który się cofnie, gdzieś wyjdzie, tę piłkę dostanie, ale Krychowiak jest schowany i stoi, tam nie ma ruchu. I ta w ogóle parzy go ta piłka, na zasadzie nie wiem, ona jest w górze, nigdy jej nie sprowadzi do ziemi, tylko gdzieś właśnie lepiej, jak to jest chaos, afera, walka o drugą piłkę i ją jeszcze zagra górą. Więc to jest wieczne takie zaprzeczanie jakby tym, co nam się kojarzy z dobrą piłką, nie? Żeby to była jakaś właśnie walka, żeby to była druga piłka, żeby to było latało w górze. No trudno myśleć. Bo raz na przykład mieliśmy taki duży smród, kiedy Kiwior podawał do Szymańskiego, ale to jednak też wynikało z tego, że Szymański
prosił o tę piłkę, tak? Wychodził, chciał ją. I oczywiście Kiwior podjął złą decyzję, zachował się nieodpowiedzialnie, no bo też nie możesz zagrać taką piłkę, kiedy widzisz, że przeciwnik jest tak blisko twojego kolegi, ale ryzykujesz. Chodzi o samo nastawienie, tak? I jeśli my rzeczywiście... Jeśli rzeczywiście nie jest tak, że my tylko gadamy sobie, że chcemy grać inaczej, a tak naprawdę nie chcemy, no to jednak musimy podjąć trudne decyzje, a taką trudną decyzją byłoby chyba zrezygnowanie z Grzegorza Krychowiaka. I właśnie o tym też mówiłem w kontekście przyszłości Michniewicza. Czy Czesław Michniewicz jest w stanie podjąć trudne decyzje dzisiaj? Czy raczej będzie trenerem, który ufa Grzegorzowi Krychowiakowi, że będzie nam cały czas powtarzał, że jest ważnym piłkarzem i tak dalej? I ja też wiem, jak to się skończy. To będzie się skończy tak, że w tych 10 meczów eliminacyjnych Grzegorz Krychowiak zagra 2-3 na dobrym poziomie, pewnie z jakimiś słabszymi rywalami. Znowu będzie takie mówienie, wiecie, no krytykujecie mnie, ale ja jednak się bronię i tak dalej, że jest moda na złe mówienie o Grzegorzu Krychowiaku i my może nawet po części uwierzymy, że ten Grzegorz Krychowiak jeszcze coś w stanie nam dać. Będziemy mówić, jest jaki jest, ale... Ale jest, tak. Ale no już... Musimy to wziąć w swoje ręce i po prostu przeprowadzić kampanię medialną. Krychowiak poza kadrą. Tak. Dla dobra polskiej piłki. Okej, okay, od jutra na weszło codziennie tekst na ten temat. No nie, no ale taka jest prawda, no jednak. Takie są fakty. Trzeba wybierać presję. No, też nie, zobaczymy. Kto ma to zrobić, jak nie my? Zobaczymy, jak będzie się układała historia klubowa tych ludzi, tak? No bo Kamil Glik gra dzisiaj w Benevento, też różnie może być. On wrócił do gry krótko przed mundialem, w zasadzie tylko na jeden mecz, bo wcześniej miał jakieś problemy zdrowotne. Benevento ma też swoje problemy jako klub, tak? Zobaczymy, czy Kamil Glik, gdzie będzie grał na wiosnę, czy będzie w ogóle grał. Sytuacja klubowa też będzie wiele rzeczy determinować. U Grzegorza Krychowiaka tak samo. On jest tylko wypożyczony do Arabii Saudyjskiej. Pewnie będzie musiał podjąć kolejne wybory odnośnie swojej kariery i zobaczymy, co zadecyduje, gdzie trafi. Wydaje się, że te najlepsze ligi już mu uciekły, że... No to na pewno. Przed chwilą był w Grecji, więc... No wiesz, tutaj też ja nie chcę nigdy mówić na pewno, nie? No bo gdzieś jakiś słabszy klub... To prawda, bo na przykład moim zdaniem dolna część Serie A to trochę jest nie fair, że mówimy o nich top 5 lig europejskich. Po prostu są, bo jest 20-zespołowa liga, ale jakby patrzysz na ich poziom piłkarski, to trudno. Ale wiesz, nawet spójrz z innej perspektywy. Skoro Jacek Góralski, grając najpierw w Bułgarii, później w Kazachstanie, jest w stanie trafić do VfL Bochum, no to czy Grzegorz Krychowiak ze swoim życiorysem, z tym, że jak gra w piłkę, nie jest w stanie trafić do Bochum? No jest. No może, tak. No, a zwłaszcza, że jest sporo drużyn, które opiera się na przeszkadzaniu i tak dalej. Tak, tak. No, ale to jakby... W najsilniejszych ligach też masz drużyny grające dość prymitywnie i czujemy, to nawet że... zasadniczo większość, bym powiedział. No większość może nie, ale... Większość może nie, ale duża część. Na przykład w Hiszpanii śmiało połowa. Myślisz? O kurczę. Może przez, dobra, może... Trochę... Nie, może przesadzam, burzysz, że... Burzysz mity. Może przesadzam, że połowa, ale za dużo grających defensywnie przeszkadzających i jest ich coraz więcej. I taka 1/3 to minimum. Więc... Okay. No to zależy, wiesz, od wielu rzeczy. Jakiejś obrotności agenta i tak dalej, jego kontaktów. No tak, ale to niezależnie, gdzie on trafi, nie będzie grał, no to nie zmienia jakby... Nie zmienia to jego stylu gry i charakterystyki. No w sumie, bo jeżeli on trafi, o tej Hiszpanii jeżeli, nie pomyślałem, a może on tam jeszcze jest pamiętany trochę no tak, z drugiej strony. Ale jeżeli na przykład trafiłby do takiego przysłowiowego Bochum, no to i grałby tam defensywnie, przeszkadzałby, no i grałby tam okej, grałby regularnie, no to co tak by zmienia też w kontekście kadry, bo bierzemy nadal tego samego Krychowiaka, tylko już któremu trochę wiosen przybywa. No i okej, jest ciągle w rywalizacji, ale to nadal nie będzie Krychowiak, no, który tak będzie chciał się pokazać do gry i wyprowadzać piłkę. No, ale wiesz, też trochę inny jest odbiór Krychowiaka, który grałby w silnej lidze, tak, nawet jeśli w słabym zespole i byłby, nie wiem, tydzień w tydzień sprawdzany przez dobrych zawodników, a inny jest odbiór Krychowiaka, który podjął już taką decyzję w swojej karierze, że chce jeszcze jak najwięcej zarobić, bo dzisiaj taką decyzję podjął Grzegorz Krychowiak, bo kluby w Hiszpanii, w Niemczech, we Włoszech nie zapłacą mu tyle, ile dzisiaj zarabia w Arabii Saudyjskiej. To prawda, nie zapłacą. Mamy Natalię Kamińską na Skype, z którą się łączymy, żonę Krzysztofa Kamińskiego. Dzień dobry, cześć, cześć. Cześć, dzień dobry. Łączymy się, bo dzisiaj wieczorem w zasadzie za moment, mecz Japonii z Chorwacją, więc jako, że doskonale też japońskie środowisko znacie, mieliście okazję pomieszkać tam trochę, to chcieliśmy właśnie o tej reprezentacji porozmawiać. I czy generalnie dla Japończyków to był w ogóle szok, że oni ograli dwie tak duże firmy jak Hiszpania, jak Niemcy, czy właśnie jednak oni już są przygotowani, że są w stanie w sumie walczyć z każdym przy dobrym planie, przy też takim odpowiednim nastawieniu, pracowitości?
Wiesz co, tak jak wspominałam ostatnio, dla nich to był szok, bo oni po wylosowaniu grupy no nie przypuszczali, w sensie no, mieli bardzo małe jakieś tam według nich szanse na wyjście z tej grupy, będąc w grupie śmierci z Hiszpanią, z Niemcami. Szok był pierwszy po wygranej z Niemcami, drugi gigantyczny szok to była wygrana z Hiszpanią, no i przede wszystkim to wyjście z pierwszego miejsca. Aczkolwiek teraz już widać po wypowiedziach i zawodników, przede wszystkim zawodników, ale też po prostu Japończyków, no, że gdzieś tam na fali tych dwóch zwycięstw, trochę pod kątem tego, że skoro wygraliśmy z Niemcami, skoro wygraliśmy z Hiszpanią, to możemy wygrać z każdym i niech kolejna będzie Chorwacja. No proszę, czyli bo tak jak świat na to patrzy z boku, no to jednak czuję, że Chorwacja jest faworytem, ale widzę, że tak rzeczywiście, tak jak opowiadasz, Japończycy już... No wyobrażam sobie, gdybyśmy trafili na Chorwację, to mówilibyśmy, że nie no, trzeba to wykorzystać przy takim losowaniu, przy takiej drobince, kiedy jak nie teraz, to pewnie w Japonii chyba narracja buduje się podobna. Buduje się podobna, natomiast wiesz, pamiętajmy, że my nie wygraliśmy z Niemcami, my nie wygraliśmy z Hiszpanią. Japończycy to zrobili, także powiedzmy, że mają też jakieś tam może trochę większe podstawy do tego, żeby tak pozytywnie, tak optymistycznie nastawiać się na wieczór. Aczkolwiek, tak jak też już rozmawialiśmy, no różnie im wychodzą mecze, w których uważają, że są faworytami bądź powinni wygrać. Także no, żeby tutaj po prostu nie podziałało to w drugą stronę, żeby ta presja ich nie zjadła, ale trzymam kciuki, mam nadzieję, że będzie jednak dobrze. No właśnie, bo z Kostaryką to też chyba było takie lekkie przekalkulowanie, że tam czytałem, że już było za dużo kalkulacji, co będzie do przodu, co będzie za chwilę, że może przyoszczędźmy trochę siły na 1/8 finału, że już wszystko układa się tak pięknie i zaskoczyło ich to, więc rzeczywiście czasem chyba nawet lepiej sobie radzi ta Japonia, kiedy właśnie jest tym underdogiem. No zdecydowanie tak, pokazali to na tych mistrzostwach. Dla całego świata pewnie cały czas tym underdogiem w dzisiejszym meczu są. Dla samych siebie może już trochę mniej, aczkolwiek na pewno doceniają środek pola Chorwacji, bo to też w wypowiedziach zawodników z wczorajszego dnia, czy przedwczorajszego bodajże, widziałam, że właśnie przede wszystkim wiedzą, że Chorwaci to mocny środek pola, mocna pomoc. Zawodnicy ze stopowych klubów europejskich, natomiast oni uważają, że jako drużyna 26-osobowa są w stanie po prostu no, w tym momencie postawić się każdemu. Zresztą też to zmiennicy tutaj wykonywali ogrom pracy przy wcześniejszych spotkaniach. Uważają, że w dalszym ciągu w ten sposób są w stanie dużo zbojować. To jeszcze na koniec. Myślisz, że... Znaczy, opowiedz nam, czy generalnie w Japonii na punkcie mundialu jest taki gigantyczny szał, ludzie tym niesamowicie żyją? To jest takie coś, wydarzenie, na które się czeka? Czy w porównaniu może do innych krajów, które wariują na tym punkcie, to aż tak mocno nie ma tego bzika na punkcie Mistrzostw Świata? Wiesz co, na początku na pewno aż takiego bzika nie było. Wiadomo, że fani piłki nożnej, o których w Japonii oczywiście jest sporo, na pewno tym troszeczkę żyli, chociaż no tak jak mówię, no nie spodziewali się tego, że reprezentacja będzie osiągała aż tak dobre wyniki. I sami Japończycy, no oczywiście wiedzą, że jest mundial, ale oni trochę się nie interesują, trochę nie znają składu, trochę coś tam. Aczkolwiek w tym momencie, jak już wygrali z Hiszpanią, nagle zrobił się boom, zrobił się szał, wyszli z grupy. Jak to tak zwykle u Japończyków w takich sytuacjach wygląda, kupowanie koszulek, gadżetów związanych z reprezentacją, bo wiesz, oni muszą być przygotowani, tak? Mhm. Na to kibicowanie. Przy okazji pokryło się to jeszcze z październikową premierą anime w telewizji Asahi, jak dobrze kojarzę. To się nazywa Blue Lock, o właśnie tematyce piłkarskiej, w związku z czym, która teraz się stała bardzo, bardzo popularna w Japonii. Także i ten szał na tą anime, które leci w telewizji, i te wyniki sportowe, przepraszam, spowodowały właśnie, że troszeczkę Japonia no, zaczęła żyć tym mundialem. Oby to życie nie skończyło się dzisiaj, a jeszcze troszeczkę potrwało. No właśnie, pewnie to też wariactwo podkręciłoby kolejne wyniki. Natalia Kamińska była z nami, japońskie spojrzenie na to, co dzieje się na tym mundialu. Dzięki piękne za to łączenie i pewnie jeszcze nieraz się słyszymy. Dzięki wielkie. Do usłyszenia, cześć, cześć. Więc usłyszeliśmy trochę, co jak to wygląda w Japonii. Ja przy okazji dostałem maskotkę tego mundialu, tak? Jak ona się nazywa? Duszek Kacper? Coś takiego. Duszek Kacper, tak. Możemy dokładnie tak uznać, że w bajce był Duszek polskiemu to. Szymon Jańczyk, przepraszam, że cię... Dzień dobry, przepraszam, że cię od razu nie przedstawiłem. Czy ktoś z was chce to założyć, czy nie? Mi by pasowało do sweterka. Proszę. Ale nie.
Dlaczego nie? Bo nie. No Roki, zaprosiłem cię. Później będą screeny latały. Nie, zaprosiłem cię do programu. Mam nadzieję, że dostosujesz się do warunków. No, chyba że więcej zapłacicie. No dobra. Moja godność ma swoją cenę. Halo, halo, ile możemy? Okej, okay, podwójmy stawkę. Nie, no to już byłoby nieprzyzwoite. Właśnie, czy dołączasz do naszej kampanii medialnej? Od jutra na Weszło codziennie powstaje tekst na temat wyrzucenia Grzegorza Krychowiaka z reprezentacji. Ja zaproponowałem Rokiemu, że trzeba to, że jeżeli my tego nie pociągniemy, to nikt tego nie pociągnie. Jestem w waszym zespole. Mogę dołożyć swoją cegiełkę do tej kampanii. Jest ona słuszna. Nie wiem, czy też takie... Nie, też żebyśmy jakoś... Słyszałem waszą rozmowę i tak trochę też się skłaniam ku tej myśli, że no, nie musimy jakby cancelować, jak to się teraz mówi, tak, wymazywać no. całkowicie z kadry. Jak niech on sobie tam będzie i niech jeszcze parę minut złapie w jakichś mniej ważnych spotkaniach, ale po prostu nie budujmy już reprezentacji wokół niego. Niech on będzie jako taki mentor, jako ktoś, kto pomoże troszkę młodym zawodnikom, ale no nie jako gość, przez którego musimy narzucać sobie jakiś inny styl gry, nie? Może inaczej, nie? Brawo, rozsądnie. Ja też, żeby nie było, nie jestem hejterem Grzegorza Krychowiaka, ale nie podoba mi się styl gry tego piłkarza. Znaczy tak, bo też nie chodzi o to, żeby zrobić z niego jakiegoś kozła ofiarnego nie, teraz, tak? Tym bardziej, że wyglądał na tym mundialu lepiej niż Krystian Bielik na przykład, w którym siłą rzeczy widzieliśmy jego następcę czy człowieka, który wejdzie i zacznie grać trochę. Ale nie oznacza to, że wyglądał cudownie. Tak. Ani nawet dobrze. No, z Szymonem się można zgodzić o tyle, że niech będzie po prostu traktowany jak każdy inny piłkarz, tak? Niech będzie rozpatrywany, nie, że jako były wybitny reprezentant Polski, czy człowiek, któremu dużo zawdzięczamy, tylko niech będzie na bieżąco oceniana jego forma sportowa, tak jakby to się by działo w przypadku na przykład, nie wiem, Mateusza Klicha, któremu kadra aż tak dużo nie zawdzięcza. Czy rozczarował was na mundialu Robert Lewandowski? No ja dzisiaj nawet napisałem spory tekst na Weszło o tym, że tak nie do końca i trochę możemy mnie dziwią. Pojadę z autoreklamą. Tak, pojadę z autoreklamą, bo uważam, że odbiór Roberta Lewandowskiego jest u nas dziwny po tym mundialu. Ja czasami, wiadomo, że to jest tylko bańka jakaś twitterowa, nie zawsze dociera do nas wszystko, co się dzieje wokół takiego zawodnika, ale mam takie wrażenie, że niektórym się wydaje, że nie wiem, on powinien sam w pojedynkę wygrać te mecze i że jego zadaniem to było przedryblowanie wszystkich zawodników na boisku i strzelenie bramki. No bo nie wiem, jak czytam takie sytuacje, że bo Mbappé wczoraj umiał. No Mbappé ma trochę inne zadania na boisku. On umiał dlatego, że stał sobie sam na tej połowie rywala. Nie wracał do defensywy. Tak, mógł się zabierać z piłką i miał przestrzeń. Miał też rywali, przeciwko którym może coś takiego pokazać. Czy Robert Lewandowski nie dryblował, nie szukał samemu okazji? Nie wiem, bo na przykład w statystyce tych wykreowanych sytuacji strzeleckich poprzez dryblingi Robert jest najlepszy na mundialu, więc no, coś chyba w tym jest, że sam potrafi zrobić coś z niczego, ale też nie zawsze aż tak z niczego. No nie możemy go ograniczać do takiego zawodnika, któremu nie damy żadnych desek, ale każemy mu zbudować dom albo zbić jakąś łajbę, na której się przekuśtałem przez cały mundial. Uważam, że zrobił bardzo dużo. To nie były wybitne mistrzostwa w jego wykonaniu, no bo jego pewnie też samego rażą te zmarnowane sytuacje, to, że asysta do Piotra Zielińskiego okej, była, ale była dlatego, że wcześniej zmarnował strzał, więc to też jest taki połowiczny sukces. No, z tą Arabią Saudyjską też się nie mógł wstrzelić. On to tłumaczył, że to jest troszkę inna sytuacja, jak masz 5 sytuacji w meczu i możesz sobie pozwolić na to, żeby jakieś nie wykorzystać, bo zaraz przyjdzie kolejna, a inaczej się gra, kiedy masz jedną sytuację i siedzi ci w głowie, że to jest ta sytuacja, która może zaważyć o całym losie spotkania. No dlatego nie będę szedł w narrację, że to były jego idealne mistrzostwa, że on nas holował, ale nie wiem, nawet patrząc na głosy z całego świata, wszyscy przedstawiają taktykę reprezentacji Polski jako Wojtek, zbaw nas, Robert, weź coś strzel, że to jest cały plan na grę naszej drużyny i skoro takie są głosy na świecie, skoro ludzie, poważni analitycy, troszkę oczywiście żartobliwie, ale jednak określają naszą grę w ten sposób, no to coś tu musi być. To nie jest tak, że my nagle, oni widzą coś, czego nie ma. Roki, czy ty się pod tymi słowami podpiszesz? Czy ciebie Robert jednak rozczarował? Znaczy, gdybym miał dzielić... Ty byłeś zadowolony z mundialu Roberta Lewandowskiego? Znaczy, przed mundialem zakładałem, że jak będziemy sobie po mistrzostwach wymieniać, w naszym wykonaniu po mistrzostwach, wymieniać trójkę najlepszych polskich zawodników, no to jednak w tej trójce Robert się znajdzie, a dzisiaj no nie potrafię w żaden sposób go tam umieścić, bo... To jaka jest trójka? Jest Wojciech Szczęsny, Bartosz Bereszyński
I? Nad trzecim miejscem możemy dyskutować. Dla mnie trzecie miejsce zajmuje Przemysław Frankowski za całe mistrzostwa. Jest to bardzo zaskakująca trójka i to nie było tak, że moim zdaniem, że Frankowski rywalizował z Lewandowskim, tak? Bo... Jakbym powiedział Jakub Kiwior, to bym się ośmieszył? Znaczy ja tego nie podzielam, bo jednak w każdym meczu Kuba Kiwior miał taki błąd bramkowy, że tak powiedział, że tak to ujmę. Ostatecznie nie musieliśmy płacić za to rachunku. Tylko też z drugiej strony nie stwierdzę, że to, nie wiem, jakieś bardzo złe mistrzostwa Jakuba Kiwiora, że jest przereklamowane i tak dalej. Ja się w trakcie tych mistrzostw utwierdziłem, że jeśli my chcemy rzeczywiście grać inaczej, jeszcze raz to powtórzę, jeśli chcemy, a nie tylko mówimy o tym, że chcemy, no to Jakub Kiwior to jest ten gość, do którego powinniśmy dobierać drugiego zawodnika albo dwóch zawodników, bo on też pewnie lepiej czułby się w trójce. Nie wiem, w klubie grywa chyba jako ten centralna postać tego trzyosobowego bloku. My go wcześniej widzieliśmy jako półlewe środkowego obrońcę i to nam się podobało ze względu na to, że on mógł sobie spokojnie grać też na połowie rywala z piłką. Nie w każdym meczu to wykorzystywał, tę możliwość, ale czasami wykorzystywał i to jest jakiś tam jakaś obietnica, że w przyszłości będzie lepiej i będziemy wyglądać inaczej. Może, jeśli chodzi o to trzecie miejsce w mojej klasyfikacji, bym się kłócił, ale na pewno na tym trzecim miejscu, przechodząc do twojego pytania, czy wracając do twojego pytania, nie znalazłby się Robert Lewandowski. Strzelił pierwsze gole na mistrzostwach, zagrał bardzo dobry mecz z Arabią Saudyjską. W mojej ocenie ja po tym meczu oceniałem go wyżej niż ta średnia, która gdzieś tam po kraju krążyła. Przynajmniej takie miałem wrażenie. Ale całościowo, no myślę, że on sam, jak sobie, bo już pojechał na jakieś wakacje, że jak sobie usiądzie w trakcie tej wakacji, będzie chciał wieczorem zrobić jakiś rachunek sumienia. Weźmie wodę z kokosa, napije się. No to uznam, że kurczę, Robert, stać cię na więcej niż to, co pokazałeś i to nie chodzi o to, że zmarnowałeś rzut karny. No i też myślę, że on nie powiedział, że to były wybitne mistrzostwa i reszta zawiodła, bo sam później czytałem też rozmowę to chyba były raczej wypowiedzi spisane z Mixed Zone Roberta Lewandowskiego i tam padła kwestia, że on zanim będzie oceniał innych i tak dalej, to musi sam ocenić siebie, on musi usiąść, przeanalizować sobie te mistrzostwa w swoim wykonaniu, czy jest z nich w pełni zadowolony, ale ciągnąc dyskusję z Rokiem, się zapytał, co jeszcze musiałby zrobić Robert Lewandowski, twoim zdaniem, żeby być w tej top 3? To tylko powiem, że o Jezu, tam sobie odpali ten mecz z Argentyną na jakichś wakacjach, matko boska. Rodzina to będzie musiał przeżywać. Nie, jak to się mówi, humor wiadomo co. Humor nie gituwa. Ale jak sobie da na 1,75, to może jakoś to będzie do... Wiesz, według statystyk był tam w trójce piłkarzy, którzy zmarnowali najwięcej okazji stuprocentowych. No to no, ale był też, ale był też w tej trójce tych, którzy najwięcej tych sytuacji stworzyli, czy mieli udział w największej liczbie sytuacji. A nawet też zawsze kładziesz na szali, tak? Jedno i drugie. Nie może być. Nie możesz rozpatrywać jednego w oderwaniu. No nie, to jest, tak? Takie, to jest takie z jednej strony swoje zmarnował, z drugiej strony sprawdziłem na te 34 sytuacje strzeleckie, które Opta zalicza reprezentacji Polski. 31, przepraszam. Sporo tak. Przy 20. To są wszystkie oddane strzały, tak? Jakieś tam zablokowane i tak dalej. Tak. Ale czekaj, tylko Lewandowskiego, czy... Nie, 31 nie. Jest cała reprezentacja, no właśnie, tak, a 20 z nich to jest Robert Lewandowski. Czyli 2/3 Robert wykreował w jakiś sposób sam, czy to tym dribblingiem, czy podaniem, czy samemu oddawał strzał, bo ktoś mu podał. My z Rokiem teraz tak w głowie szukamy. 20 sytuacji, kiedy to było? No wiesz, bo bardziej... Wszyscy skupili się wokół tej statystyki oddanych strzałów celnych, tak, która była przytłaczająca dla nas i niewiele się też po Francji poprawiła, tak, no bo to tylko 2 celne strzały nam ostatecznie zaliczyli. Te strzały Piotra Zielińskiego, drugi strzał Piotra Zielińskiego, strzały Jakuba Kamińskiego, które były wybijane z przed linii bramkowej, to na końcu są zablokowane strzały, tak, i dlatego nie widać tego do końca w statystykach, ale no myślę, że Robert może mieć sobie trochę do zarzucenia, jeśli chodzi o utrzymywanie się przy piłce, gdzieś dawanie temu oddechu zespołowi, bo on te pojedynki czasami przegrywał i bardziej rozumiałem to w przypadku meczu z Arabią Saudyjską, gdyż tam było widać, że był podwajany, tak, potrajany czasami i to była taka walka wręcz z całym światem, ale już na przykład w meczu z Argentyną to wydaje mi się, że rywal podszedł do niego trochę inaczej, z mniejszym respektem, tak, i tam...
tam pewnie można było zrobić trochę więcej w tych bezpośrednich pojedynkach z piłkarzami. Na końcu pewnie... Ale też trochę nie miał do kogo zgrywać, tak uczciwie mówiąc. Albo jak dostawał te piłki, to dostawał takie... No to jest to prawda, że już ten Otamendi ciebie doskakuje. No bo to się super dla nas zaczęło. Ten Robert Lewandowski w pierwszych minutach meczu z Meksykiem odwraca się z piłką, wypuszcza Jakuba Kamińskiego gdzieś na wolne pole i spodziewaliśmy się, że nawet jeśli Robert Lewandowski nie będzie brylował pod bramką, to może być taki mundial, kiedy on będzie zagrywał właśnie tak, nie? Ale zobacz, mecz z Argentyną się zaczął podobnie, nie? Że też Robert Lewandowski pod bramką się odwrócił, ograł rywala, wyłożył piłkę, Christian Bielik tego nie wykorzystał, chociaż to nie była też taka stuprocentowa okazja, bo ta piłka była gdzieś na 15-16 metrze. Natomiast no właśnie, to nie był jednoznaczny dla mnie mundial, tak jak powiedziałem na początku, że on nie był jednoznacznie dobry dla Roberta Lewandowskiego, nie był jednoznacznie zły. Jak patrzyłem sobie też na te statystyki pojedynków na przykład, on w klubach toczy dwa razy mniej pojedynków defensywnych niż na tym mundialu stoczył. Więc ta praca, którą on wykonał na całym boisku, jest ogromna i też pewnie niedostrzegana, bo to mnie nie dziwi, że ludzie patrzą na niego przez pryzmat bramek i przez pryzmat asyst, ale w reprezentacji Polski Robert Lewandowski, jeśli tak gramy, nie będzie tylko piłkarzem od strzelania bramek i od asystowania. On będzie też właśnie tym piłkarzem mocno pracującym i wszystkie te statystyki pojedynków główkowych i tak dalej wskazują, że on wykonał tak ogromną pracę, że ciężko mi go nie doceniać, więc u mnie w tej trójce się znajduje, ale też nie na takiej zasadzie, że tam wywalam z niej Bereszyńskiego i Szczęsnego, tylko na takiej zasadzie, że jakbym miał rozważyć Frankowski i Lewandowski, no to jednak za te zasługi Roberta w naszej grze bym jego umieścił na tym trzecim miejscu, a na przykład Frankowskiego na czwartym. Myślę, że gdybyśmy teraz jakiś sondaż zrobili, no to raczej powiedziałbym, że to nie jest wniosek, który gdzieś rzuca się gdzieś bije po oczach, tak? Że tutaj naprawdę się trzeba wgryźć w jakieś zaawansowane statystyki. Trzeba, bo też ludzie będą mówili, że rozczarowani są Lewandowskim. Trzeba, bo też rozwijamy, mamy te statystyki FIFA, tak? Te wyjścia do piłki, to pokazanie jestem, jak to się ładnie tłumaczy na polski. I tam też Robert Lewandowski w każdym spotkaniu był w czołówce, w dwóch meczach był zaliczył najwięcej tych takich wyjść do podań, tego pokazania jestem. W jednym meczu był na drugim miejscu i w jednym na czwartym. No więc tak naprawdę był pod każdym względem, jakby nie patrzeć, był najbardziej aktywnym piłkarzem naszej drużyny. A że to nie do końca się zawsze przekładało na te bramki i tak dalej, okej, no trudno. Dlatego też zamiast piątki ma nie wiem, a też, 4 minus. To jest trochę, wiesz, vibe'ik tego Euro 2016 i tego, czy on nie strzelając bramek gra dobrze, czy nie. Tak. Też trwała wtedy narodowa dyskusja. Może ta dyskusja była trochę bardziej prymitywna ze względu na to, że jeszcze nie potrafiliśmy tak rozkładać występów na czynniki pierwsze i wtedy to było absorbuje czy nie absorbuje, czy to absorbowanie jest ważne czy nie. Zmieniło się. Tak. Ale teraz też ten kontekst też jest ważny, bo też ja na przykład nie dziwi mnie, że miał najwięcej tego pokazuję jestem, bo też przy takim stylu gry trudno, żeby było inaczej, nie? Jakby byliśmy tak blisko siebie i tak okopani często z tyłu w tych meczach, że znaczy, jak już wychodziłeś, to musiał on się gdzieś pokazać. Właśnie w większości zespołów to jest jakiś środkowy pomocnik, który ma najwięcej takich pokazań u nas... się do piłki, dlatego to, że u nas jest inaczej, to też właśnie pokazuje, że to wszystko determinuje styl gry Lewandowskiego, że on w klubie nigdy by nie był zawodnikiem, który najwięcej pokazuje jestem, albo który walczy o piłkę gdzieś na środku boiska i ty weź, no tam podejdź, zgram ci piłę, to sobie zagramy we dwóch. Tylko on tam jest typowym takim target manem, on jest w polu karnym, dostaje piłkę albo w okolicach pola karnego i mają ładnie rozegrać, bo też pokazał w Barcelonie, że to potrafi zrobić, albo centralnie w polu karnym dostaje, nie wiem, 5-6 piłek i strzel z nich dwa gole i jest git. Jest wszystko spoko. A ja myślicie... zmieniam zdanie, bo rano w programie Stan Mundialu ustaliliśmy, że Roberta Lewandowskiego daliśmy do trójki największych rozczarowań, gdzie no, był Christian Bielik, co jest pewnie niepodważalne, był Mati Cash. Mati Cash? No jak nie. Dlaczego? A czy okej, okay, no wiadomo, że zagrał bardzo źle w tym meczu z Arabią. Tam powinien po 20 minutach, wiesz, zjechać powinien do bazy, polecić, nie? Tak, a na przykład ten ostatni mecz... No tylko z Francją, ale też ale wydaje też mi się, przy bramce na przykład jest w tym jego wina, nie? Że... Dobra, właśnie, drugi gol. Kogo winimy za drugi gol stracony? No, wiesz co, ja tylko to powiem, że tam w tej dwójce był właśnie Bielik, Cash i zastanawialiśmy się nad trzecią pozycją i braliśmy pod uwagę różne opcje. Chyba zwyciężyła na koniec Roberta Lewandowskiego, ale to Nikola Zalewski, powiedzmy, że w trójce tych rozczarowań byłby no tak, bardziej adekwatny, bo ufam Szymonowi, że tam wszystko dobrze posprawdzał. Ucieszyło mnie, że Nikola Zalewski dostał wczoraj szansę, chociaż nie wykorzystał, ale byłbym bardzo niepocieszony, gdyby też on po takiej słabej połowie został jakby już spalony trochę przez trenera, taki skreślony, że... Ale jest jednak taki
takie, jest ciekawość, tak, co by było, gdyby to Kamil Grosicki w pierwszej kolejności został wpuszczony na boisko, czy potrafiłby z tych 8 dobrych minut zrobić 20 dobrych minut na przykład, tak, i to nam będzie chodziło po głowie przez jakiś czas, to wszystko też się szybko zmienia, bo jak gdzieś był bardzo kwestionowanym piłkarzem Kamil Grosicki, a teraz już znowu takie głosy, że on jednak cały czas to powiem tak, łatwo jest wynieść go na ołtarze i właśnie do rangi takiej ciekawostki na podstawie takiego krótkiego okresu, w którym zrobił dużo, nie? W którym nie mieliśmy już na nic szans. Pewnie, tak. A zakładamy jednak, że Czesław Michniewicz jakby wiedział, że ten Kamil jest w takim sztosie, że on te 45 minut też pociągnie na takim poziomie, to byśmy go zobaczyli troszkę wcześniej. A też łatwo go kwestionować, tak? Bo jest człowiekiem, który ma potężną kartotekę, który jest... znaczy tutaj oczywiście cudzysłów, tak? Mamy nadzieję przynajmniej. No, jest wiadomo, człowiekiem, który już tam się opatrzył, tak, który nie wpisuje się w ten trend odmładzania i tak dalej, także wydaje mi się, że ten odbiór Kamila też działa w dwie strony. Klasa, zewniaczek, dorzutkę, jedna, no, druga, trzecia. Chcąc, to jest skrzydłowy, który... Znaczy, biorąc pod uwagę, że mamy taki problem ze skrzydłowymi od zawsze, bo mamy od zawsze problem z lewą obroną, ale z tak klasowych skrzydłowych też mieliśmy bardzo mało w ostatnich latach i gdzieś nam już, nie wiem, za kadencji Jerzego Brzęczka wydawało się, że Kamil Jóźwiak, że to już jest to, tak, te kilka meczów, które on jeszcze potrafił przedłużyć i również za kadencji Paulo Souzy zagrać, ta zmiana, nie wiem, z Węgrami na początku, mecz z Hiszpanią na Euro i tak dalej. No ale się okazuje, że może się zaraz popsuć w klubie, może Kamil Jóźwiak mieć problemy, żeby postawić następny krok i znowu wracamy do tej opcji z Kamilem Grosickim, a Kamil Grosicki jednak utrzymywał się na tym poziomie przez kilka dobrych lat, niezależnie od tego, jaka była jego sytuacja w klubie, także to trzeba doceniać, ale już nie pamiętam, o czym mieliśmy dyskutować. O drugiej bramce teraz zaczęliśmy. Tak, no Kiwior, nie? Kiwior? No tam mógł w pewnym momencie bardziej stanowczo że podejść i zaatakować, tak? Ja z Igorem Lewczukiem na ten temat trochę rozmawiałem, to on mi wskazywał, że zachowanie Kiwiora w stosunku do Giroud powinno być trochę inaczej, bardziej agresywne. Okej, okay, a czyli zachowanie Glika było w tej sytuacji okej, okay, czy... Bo się zastanawiam, czy on powinien zostawić przestrzeń i... A czy... Fundamentalnie, no to tam powinien być ktoś, kto się wraca. Po pierwsze, Krystian Bielik szybciej, po drugie ktoś ratujący prawą stronę, ale po prostu zastanawiam się, czy już w takiej sytuacji, kiedy jest pożar, kiedy się pali i kiedy generalnie no, nic dobrego z tego nie wyjdzie, to czy tak książkowo Kamil Glik powinien trzymać swoją pozycję, czy jednak powinien tak rzucić się na hura i zacząć gasić pożary też, które inni sprowokowali i próbować to ratować, czy po prostu... No mi jest bliżej do tej teorii, że powinien coś tam zrobić, bo rozumiem, że taktycznie wzorowo byłoby trzymać się tego światła bramki i z niego nie wychodzić, ale faktycznie to jest sytuacja, w której najlepszy piłkarz drużyny przeciwnej jest na swojej stronie niepilnowany kompletnie sam, i ma wolną drogę do bramki. On dostanie piłę i to strzeli, to jest 100%. No więc w takiej sytuacji trochę jednak musisz odstawić na bok te, że ja nie mogę wyjść ze światła bramki, no przecież dostanę później tam ochronę od trenera, tylko jednak doskocz, spróbuj coś zrobić. Wiadomo, że to nie byłaby jego wina, że to nie jest jego wina w 100%, ale po prostu no, nie zgadzam się z takim postawieniem sprawy, że tam już Kamil powinien się trzymać tego, co się nauczył w podręczniku i niczego więcej. Ale też świetny strzał Kyliana Mbappé, bo wydaje mi się, że gdyby on, nie wiem, poszukał dalszego rogu i na przykład Wojciech Szczęsny by dobrze zareagował, albo gdyby przestrzelił Kylian Mbappé, to mówilibyśmy, kurczę, dobrze, że ten Kamil Glik wytrzymał ciśnienie, tak? Nie dał mu, nie wiem, innej opcji i tak dalej. Też wiemy, czego moglibyśmy się potencjalnie spodziewać, gdyby Kamil Glik tak na niego wyszedł jeden na jeden. Raz, co prawda, miał cudowną interwencję, kiedy poszedł na raz, ale go przeczytał, więc to wtedy myślę, że w polskich domach zapanowała taka euforia, jak przy trafieniu, że Kamil... Bardzo podoba mi się ten screen, który został zrobiony bezpośrednio po tej akcji, bo tak Kamilowi wyjątkowo niekorzystnie pod względem powiedzmy brzucha, że już momentami tak, nie wiem, czy widzieliście to dziś latało. Nie, musisz pokazać gdzieś. Że... Ja się poszukam. Mbappé miał takie przebłyski. W sensie, że tak piłkarz, widać było, że piłkarz bardzo doświadczony kontra atleta. Tak. No tak, Mbappé miał na pewno przebłyski z przeszłości, z treningów Monako, jak czasami wpadł w taki wóz z węglem, niekoniecznie mówiąc o szybkości, ale też o sile Kamila Glika. Ale pięknie go tam czyta. Ja zaraz będę szukał tego obrazka, bo chcę bardzo mocno zobaczyć, natomiast czyli dobra, ten drugi gol sobie podsumowujemy, sobie zakładamy, że no okej, przede wszystkim nam powinien być powrót kogoś innego. Już tak chyba
zrobiliśmy zmiany, żeby zareagować, żeby dać jakiś impuls, ale generalnie no, efekt był taki, że poszło to w drugą stronę, że już zanim się zdążyliśmy wyszaleć, coś jeszcze odpowiedzieć, to już po prostu odkryliśmy się zbyt bardzo, ale cały czas się po prostu zastanawiałem, jak tego Glika interpretować, bo jednak też miałem takie poczucie, że... No jeśli, mówię, moim zdaniem jeśli zawinił, to znaczy zawinił, ale tak 5% to by mu dał maks w tym udziale przy tej bramce, więcej bym dał na pewno Kiwiorowi, czy nawet Bielikowi, bo tam też gdzieś przebijało się, że Czesław Michniewicz raczej kazał mu stać na tej pozycji, na której, gdzie Olivier Giroud przyjmował piłkę, żeby przerwać tę akcję w zarodku. No i faktycznie jest to dość zaskakujące, jest to dość rzadko spotykane, że zawodnik dostaje piłkę w kole środkowym, może ją przyjąć i spokojnie rozegrać i kompletnie nikt nie porywa się nawet na ten faul taktyczny, który w takich sytuacjach jest często bardzo dobrym rozwiązaniem. No tak, tego rzeczywiście totalnie zabrakło. Będziemy się zaraz też łączyć z Bartkiem Azarko, który generalnie uczestniczył przy budowie stadionu w Katarze, więc to będzie ciekawy wątek, ale zanim to jeszcze chciałem was zapytać, jakie były wasze reakcje, jak dzisiaj usłyszeliście te słynne już 30 milionów? No nie, no to dla mnie to jest przesada po prostu. Uważam, że są w Polsce bardziej... Są w Polsce rzeczy, które wymagają tych pieniędzy bardziej niż reprezentacja Polski, zwłaszcza, że premię no akurat wypłaca FIFA w tym przypadku. No nie musimy się jeszcze porywać na jakieś dodatkowe heroiczne gesty. Rozumiem, że gdybyśmy jeszcze ograli tych Francuzów i nie wiem, doszli do strefy medalowej, to ktoś by powiedział, nie no dobra, chłopaki, no może sypniemy im coś jeszcze. Dali nam radości w trudnym czasie. Troszkę nam pomogli, ale to wiesz, no 2 tygodnie cierpieliśmy tutaj wszyscy, oczy krwawiły, a teraz jeszcze te pieniądze. Ale oczywiście to nie obwiniam zawodników też w żadnym stopniu, no bo podejrzewam, że gdyby oni mogli zadecydować, to pewnie też by stwierdzili, że nie, no dobra, mamy te pieniądze z FIFA, mało nie dostaniemy. Okej, może łatwo mi się mówi o rezygnacji z miliona na głowę, natomiast no chyba też by czuli, pewnie że coś... Pewnie milion by nie wpadł, bo jest cały sztab zawsze pobiera trochę więcej, tak z opowieści, doświadczeń wnioskuję. Zależy, kto dzieli. Zależy, kto dzieli, tak. Ale jakoś tak zwykle nawet Kowal mówi, sztab, a chociaż Kowal ma perspektywę piłkarza, więc Kowal mówi tak zawsze, sztab to zawsze brał więcej. Jak Kowal po złotym polonezie. No tak. Z nami jest Bartek Azarko, dzień dobry. Człowiek, który miał okazję uczestniczyć w przebudowie tego stadionu, nie wiem, czy dobrze wypowiem, Al Janoub Stadium w Katarze, na którym dzisiaj zagra Japonia z Chorwacją. Prawda to, czy nieprawda? Dokładnie, w 100% prawda. Więc kolego, opowiadaj nam, jeżeli możemy cię zapytać, jakie to generalnie były doświadczenia, ile tam czasu spędziłeś, jak to się w ogóle stało, że też tam trafiłeś, no bo jednak... Pewnie parę mitów rozwiejemy, parę rzeczy sobie tutaj uplastycznimy, ale generalnie no to jest też taki nośny temat zawsze, budowa stadionów w Katarze. Trafiłem tam po prostu po znalezieniu ogłoszenia o pracę. To był rok 2018, jak gdzieś tam oglądałem się za zmianą pracy i po prostu wysłałem dokumenty. Dostałem telefon po czasie, dosyć to było zaskakujące, no ale udało się po kilku rozmowach tam dostać. Generalnie spędziłem tam 10 miesięcy w całym roku 2018. Jeśli chodzi o wrażenia, generalnie rzecz biorąc, Katar to ciekawy kraj, na pewno do życia. Praca sama w sobie była tam dosyć ciężka, ale generalnie jeśli chodzi o takie duże projekty w budownictwie, to chyba nie ma przypadków, żeby praca była lekka, bo odpowiedzialność jest duża, projekt jest duży, budżety są duże, więc lekko nie jest. Co do rozwiewania mitów, też nie chciałbym się wypowiadać oczywiście za cały kraj, za całą infrastrukturę i wszystko, co było tam budowane. Jeśli chodzi o moją budowę, to na pewno nie byłem świadkiem tego wszystkiego, o czym się mówi, jeśli chodzi o te ilości zgonów, o te warunki pracowników, ale może nie wybiegając zbytnio do przodu, może masz jakieś konkretne pytanie, to wtedy będę starał się odpowiadać. No właśnie, bo jak... Możesz mówić tylko o tych swoich doświadczeniach też, wiadomo, no to jak to właśnie było? Wszystko było dopilnowane, te przepisy BHP rzeczywiście tam istniały, były jakieś standardy zachowane, nie widziałeś tam jakichś po prostu szalonych rzeczy, gdzie pracownicy no, konali gdzieś tam z temperatury, przeciążenia i tak dalej? Zdecydowanie nie widziałem takich rzeczy. Jeśli chodzi o poziom BHP, to był tam na kosmicznym levelu, w porównaniu do Polski na pewno na wyższym. Miałem, będąc tam jako osoba pracująca w
powiedzmy, nadzorze tej pracy. Jako inżynier budowy miałem nad głową, nad sobą, kolokwialnie mówiąc, powiedzmy, cały czas około czasami dwóch, czasami trzech pracowników BHP. Jeden był z mojej firmy, drugi od strony inwestora, a trzeci z firmy po prostu, która zajmowała się BHP ogólnie na budowie. I każde najmniejsze uchybienie, jeśli chodzi o BHP, było karane takim ostrzeżeniem werbalnym bądź pisemnym. Trzy takie ostrzeżenia to było wydalenie z pracy. Oczywiście nikt tego nie chciał i naprawdę było to skrupulatnie sprawdzane. Z takich ciekawych przykładów, czasami my tam jeździliśmy po budowie samochodem służbowym, czasami pracownicy BHP stali z suszarką tak zwaną i mierzyli prędkość, bo tam ograniczenie to było chyba 15 na godzinę. Także generalnie żadnych konających pracowników. Ale podkreślę jeszcze raz, to były rzeczy, które ja widziałem przez te 10 miesięcy. Dostęp do wody był tam cały czas, jeśli chodzi o pracę na przykład w cieplejszym okresie, czyli w lecie. Wtedy pracowaliśmy w nocy na drugiej zmianie, więc też to jakby było troszeczkę rekompensujące te temperatury, ale dostęp do wody i tak dalej cały czas dla wszystkich pracowników. A ty zajmowałeś się konkretnie budową dachu tam, tak? Tak szczegółowo? Moja firma to był podwykonawca od elewacji, od fasady, od dachu, dokładnie tak jak teraz prezentujecie, po tych falowanych elementach sobie tam skakałem przez drugą część mojego pobytu tam, bo w pierwszej części, patrząc z tej strony bodajże na górze obrazka, miałem tam taki plac, gdzie przygotowywaliśmy takie stalowe ramy, na których były instalowane te wszystkie panele, potem one były przetransportowywane na sam stadion i tam instalowane. Jak się robi taki dach? Bo nie mogę uwierzyć. No tak pokrótce, były to prefabrykowane stalowe ramy, na których instalowało się kilka warstw, hydroizolacja, izolacja od temperatury i potem już po transporcie na samą strukturę na samym stadionie, która też była wcześniej prefabrykowana i zainstalowana, montowane były te finalne panele. One były ze sobą łączone po kolei, no i dopracowywane, żeby zapewniały szczelność też w przypadkach deszczu, chociaż deszcz w Katarze pada 2 czy 3 razy w roku, ale generalnie takie wymogi musiały spełnić. I powiem ci, Bartek, że jak ja też rozmawiałem z ludźmi, którzy pracowali na innych stadionach, nie pamiętam już przy którym dokładnie, ale też a propos odniesienia się do tych wszystkich ofiar i tak dalej, to pamiętam, że jakaś osoba, która uczestniczyła przy całej budowie jednego stadionu, mówiła mi, że tam doszło chyba do 3 przypadków zgonów, ale podała mi przykład, że na przykład to był taki przypadek, że raz jedna osoba zasnęła pod samochodem, bo tam szukała jakiegoś cienia i po prostu gdzieś doszło do tragedii, bo ktoś nagle ruszył. I dwa inne. Słyszałem o tym. Tak, i dwa inne przypadki były takie, że ktoś po prostu na przykład spadł z wysokości, bo sam się dobrze nie zabezpieczył i tak dalej, więc to jakby były takie przypadki, powiedzmy, nie chcę powiedzieć, że które się zdarzają, ale no jakby takie totalnie trochę wyjęte spoza tej narracji, ale też no chciałem cię zapytać, co ty generalnie też myślisz tak prywatnie, jak słyszysz właśnie o tych wszystkich opowieściach a propos innych stadionów, jak to mogło wyglądać, jakie tam warunki panowały, tak patrzysz na to lekko z przymrużeniem oka, czy jakaś ciekawość się też właśnie się w tobie budziła, żeby sprawdzić na przykład, jak to mogło wyglądać w innych punktach? Nawiążę do tego, od czego zacząłeś. U mnie podczas mojego pobytu tych 10 miesięcy też był jeden wypadek śmiertelny i to też był przypadek taki, w którym pracownik niestety nie przypiął się do zabezpieczenia i spadł z wysokości. Też dodam, że wtedy budowa była zatrzymana bodajże na 2 tygodnie. Wszelkiego rodzaju komisje to wszystko sprawdzały. Także przy budowie, na której pracuje 4000 ludzi w okresie 10 miesięcy, to naprawdę, jakby to źle nie brzmiało, nie jest zła statystyka. Jeśli chodzi o moje przemyślenia, no jestem ciekaw okresu przed samymi stadionami, bo na pewno widzieliście ten dokument na Netflixie, Tajemnice FIFA, tam ta osoba z komitetu katarskiego odpowiedzialnego za mistrzostwa mówiła o tym, że przy budowie stadionów oni już starali się bardzo mocno udoskonalać ten proces budowlany, windować te poziomy bezpieczeństwa. Jestem ciekaw, jak to było wcześniej, jak to było też na tych budowach mniejszych być może, które nie były zarządzane bezpośrednio przez, to się wtedy nazywało bodajże Supreme Committee, czyli ten zespół typowo katarski zajmujący się samym mundialem, bo
te liczby są duże, robią wrażenie, więc myślę, że też nie są wzięte zupełnie znikąd. Też swego czasu widziałem taką statystykę, która mówiła bodajże o 6,5 tysiącach zgonów, ale w okresie chyba 10 lat od momentu, kiedy Katar te mistrzostwa dostał. I ta liczba robi wrażenie, tylko że jeśli podzielimy ją przez te 10 lat i przez porównamy z ilością imigrantów, którzy tam pracują, to statystycznie nie wychodzi to jakaś zatrważająca liczba, tym bardziej, że tam z tego co wiem nie była mowa o zgonach na budowach, zgonach przy pracy, tylko generalnie zgonach w Katarze. No wiadomo, że tam jednak ludzie przyjeżdżają pracować i żyć, więc takie rzeczy się zdarzają. Ale no jestem ciekaw, czy kiedyś dowiemy się, jaka była rzeczywiście prawda. No też jeśli bym miał ze swojej już zupełnie perspektywy spojrzeć na to, na te statystyki, to musiałbym tracić kilku pracowników miesięcznie, żeby rzeczywiście tak to musiało wyglądać, gdzie mój zespół liczył do 100 osób momentami. No a tak oczywiście nie było. Znałem tych pracowników, obcowałem z nimi na co dzień, więc nie było takiej opcji, żeby ktoś mi zniknął z dnia na dzień i ja nie miałbym o tym pojęcia. Tak, zdaje się, że nawet BBC musiało zapłacić karę po decyzji sądu za jakby propagowanie cały czas tej informacji, że to było 6,5 tysiąca osób, które zmarły na stadionach, a tak by była liczba generalna w Katarze na przestrzeni tych wszystkich lat. Natomiast rzeczywiście, jak mówisz o tym, że ta forma współpracy, gdzie ludzie przyjeżdżają z biedniejszych krajów, zostawiają swój paszport, są do dyspozycji praktycznie cały czas osoby, która ich przyjęła, mówi się, że to jest takie współczesne niewolnictwo. Ty jakby też miałeś okazję rozmawiać z tymi osobami, poznać ich perspektywę? Oczywiście, że tak, bo nawet ci pracownicy, nazywając ich tak nieładnie najniższego szczebla, to byli pracownicy, którzy... Ja byłem ich pierwszą osobą kontaktu tak naprawdę, jako ten inżynier budowy. Dodam też, że mój paszport także był zabrany na 2 czy 3 tygodnie, bo tak niestety wyglądają procedury i na to tam musiałem się zgodzić. Musiałem mieć wyrobione katarskie dokumenty. Z tego, co ja widziałem, ani jeden pracownik nigdy nie poskarżył mi się na to, że ma problem jakikolwiek z odzyskaniem dokumentów bądź z wyjazdem z Kataru. Sam osobiście podpisywałem kilka dokumentów, kilka wypowiedzeń po prostu, gdy któryś z pracowników, na przykład z Bangladeszu, musiał wracać do domu. Nie było z tym problemu u mnie w firmie. Nikt nigdy nie powiedział mi o tym, że ma jakiś problem z odzyskaniem dokumentów czy z opuszczeniem kraju, mimo że na czas, kiedy ja tam byłem, funkcjonował ten tak zwany exit permit, czyli dokument, który firma musiała wydać, żeby pozwolić pracownikowi opuścić kraj. Na tamten moment była to czysta formalność. Wiem, że nie brzmi to dobrze. Był taki dokument, który rzeczywiście trzeba było mieć podpisany, ale było to zupełnie bezproblemowe. Bartek Azarko był z nami i pomógł nam trochę poznać swoją inną perspektywę tego, jak kulisy budowania też tych mistrzostw w Katarze wyglądały. Dzięki serdeczne, Bartek, za połączenie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, bardzo było miło, pozdrawiam. Trzymaj się, cześć, cześć. Więc mamy trochę już głosu zaczerpniętego, ale chyba też sami słyszeliście o tych jakby dwóch skrajnie różnych szkołach, że oczywiście nie czyścimy tego, że w Katarze dzieje się wiele złego i generalnie to jest jakby niepodważalne. Natomiast często też jest taki łatwy cel do atakowania, gdzie ja lubię posłuchać też takiej perspektywy, gdzie ktoś był na własne oczy, widział i tak dalej. Aczkolwiek też dużo się ostatnio dyskusji wywołało a propos polskich dziennikarzy, którzy tak mam wrażenie skrajnie opowiadali o tym, że albo tam jest cudnie, albo nie jest cudnie. A jak się w ogóle skończyła misja Kuby Białka, wejścia na stadion z tęczowymi symbolami? Kuba nic nie pisze od 2 dni, więc podejrzewam, właśnie, miałem do niego napisać, ale... jesteście mega kolegami, nie? Ale to co, on nie miał jakichś materiałów przysłać, coś? Nie, spokojnie. Kuba jest cały i zdrowy, tak? Chyba. Nie, no, dowiecie się z tekstu. Okej, okay, ale czy jest z nim wszystko w porządku na pewno, czy po prostu... Słuchaj, no nie wiemy, na co chodzi powiedzieć. Nie no... Tylko do niego napisać teraz, jeśli chcesz. No, jest okej. Okay. Okay. Tak, bo bardzo... Znaczy, ktokolwiek by to nie był, to się bardzo przejmował, ale bardzo Kubę lubię, więc jednak... Znaczy, wiesz, słyszałem te wszystkie raporty, że nie każda osoba, która wychodziła z takimi symbolami, miała łatwo, ale też mam trochę znajomych z innych krajów, którzy tam pracują, też z tych krajów arabskich i oni mówią, że tak generalnie jak ktoś nie chciał tam na siłę robić jakichś takich politycznych statementów, takich wystąpień, albo jak nie chciał emanować tym, co chce
zaprezentować i nie trafił na takiego służbistę typowego, który jest wierny jakimś tam swoim ideałom, no to nie spotkały go tam jakieś wielkie krzywdy, nie wiem, no nie był wypraszany z różnych miejsc, nie kazali mu zdejmować rzeczy też. No jak byłem w Arabii Saudyjskiej, też nikt jakby się nie czepiał tego, że nie wiem, mam krzyżyk na założony. No miałem go dość widocznego, bo tam wiadomo, różne ma się koszulki, ale nikt mi nie zwrócił na to uwagi. Tak samo Mateusz Łajczak, trener z Arabii Saudyjskiej, też mi mówił, że on nigdy nie miał takiej sytuacji, że dlatego, że nosi krzyżyk, że jest osobą wierzącą i tak dalej, to ktoś mu tam zwrócił uwagę, więc oczywiście nie będę zaprzeczał temu, że jakieś tam złe sytuacje mają miejsce, ale też jak... Klasyczny wyjazdowy przykład, jak nie szukasz kłopotów, to raczej aż taki łatwo nie spotkasz. Trochę tak, może to nie jest tak czarno-białe, że na pewno jak nie szukasz kłopotów, to one nie znajdą, ale jednak myślę, że jak sobie Kuba przypiął po prostu te jakieś kolorowe kartki papieru, czy jakieś tam nalepki, no to nikt mu nie powiedział, że nie no, sorry, ty idziesz do więzienia i nie wracasz do kraju, nie? Tylko po prostu sobie wszedł i obejrzał mecz. No, być może większa spina nawet była na Twitterze u Kuby wśród polskich internautów. Niż... Tak, ale swoją drogą... To jest całkiem prawdopodobne. Powiem wam, poczytałem to i jestem załamany. No właśnie na skalę narracji. Dobry był komentarz podsumowujący Kuby, że no sorry, ale jeżeli jakby tam wywołuje taką agresję, to jakby no jednoznacznie woli być po stronie właśnie tych, którzy walczą o równość i tak dalej. No byłem naprawdę przerażony, jak czytałem te wszystkie komentarze, ale jest to internet, nie powinno mnie już nic tak naprawdę zaskakiwać. Swoją drogą podobało mi się jeszcze, jak było to zdjęcie, wiecie, jest taka teraz chorwacka ala Natalia Siwiec, taka, która teraz chodzi w barwach na stadiony i tak dalej. No i tam się prezentuje, oczywiście cały czas robi sobie followersów na tym turnieju. I był taki obrazek, jak ona schodzi i jakiś tam właśnie pan Szejk robi zdjęcie. I no oczywiście każdy mówi, że o tam, no wywołał, to zdjęcie było na tyle wymowne, że wywołał to wielką burzę i ten Szejk, może nie akurat ten konkretny, ale inny pan Szejk odpisał i napisał, on wcale nie robi tego zdjęcia, bo mu się to podoba, tylko wręcz jest oburzony i robi to właśnie dlatego, żeby na nią donieść, bo że to jest skandal, jak ona się ubiera. Tak sobie pomyślałem, okej, wierzę panu. Niech tak będzie. Natomiast, tak było. Tak było, nie ściemniam. Tak. Roki, słyszę, że mamy cię jakoś podmienić, ale nie wiem, jak to do końca zrobić. Znaczy, jest taka możliwość, że ja wstanę i wyjdę po prostu. Tak? Nie obrazisz się? Tylko wtedy nie mów nic tam, bo możesz być jeszcze cały czas na podsłuchu. Właśnie powiem, właśnie wygadam. Dziękuję bardzo uprzejmie za dzisiejszy program. Ty chcesz coś na koniec jeszcze powiedzieć Polsce? Tak, nie. Zostawiam was w dobrych rękach, w rękach Szymona i Dominika. I nie wiem, czy będziemy już jeszcze mieli okazję porozmawiać o Polsce, czy nie. Zawsze będziemy mieli. Polska to jest nasz kraj. Zawsze. Ale jeśli nie, no to pogadamy o innych meczach mundialu, bo też fajne mecze jeszcze przed nami. Tak. Trochę właśnie twoje typy na dzisiaj. A kto gra? Japonia, Chorwacja i Brazylia, Korea Południowa. Okej. Okay, ja zakładam, że jedna niespodzianka musi być w 1/8, ale nie zakładam też, że to będzie Brazylia, która mogła pierwsza przyjść do głowy. Liczyłem po cichu, że to będziemy my, ta niespodzianka. Ale też, czy wygrana Japonii z Chorwacją będzie taką niespodzianką? Będzie. Okej, niespodzianką nie. Tak, ale nie sensacją. Dokładnie, no nie, ja też napisałem jakby wczoraj nawet u siebie na Twitterze, że dla mnie taką największą niespodzianką, jaka może się jeszcze wydarzyć, to jest ta Korea Południowa eliminująca Brazylię, bo i gdzieś Szwajcaria, i Japonia, i nawet Maroko eliminujące. Hiszpania, Maroko to też... Ja się boję, ale dla mnie, się ale właśnie dla mnie to nie byłby... Maroko jest super. Właśnie nie byłoby dla mnie to aż taką sensacją, jak na przykład Korea-Brazylia, nie? Uważam, że Maroko jest jednak z takiej półki, że stać się na coś ciekawego i uznałbym to za jakąś taką półeczkę niżej. No po tak prostu. Po klubach patrząc, no to super wygląda Maroko. Nie, no, pięknie gra w piłkę. Maroko ma naprawdę wszystko, czego by kibic chciał zobaczyć. Dobra, lecę. Lecisz? Lecie. Dobra. Ale tam powiedz, żeby ci za dwa programy wypłacili. Ale wezmę plecak, jeśli pozwolicie. No dobra, to ty tam chowasz plecak ze scenerią. No dobra, zostajemy sami z Szymonem Jańczykiem. Czy dla ciebie odpadnięcie Polski oznacza mniej pracy na mundialu, czy niekoniecznie? Nie, no teraz będziemy się można skupić jeszcze na kilku... Na poważnej piłce. Na kilku ciekawszych tematach, które nam zostały, bo na pewno są jakieś jeszcze historie do opowiedzenia. Choćby te historie, które opowiadałem też w trakcie mundialu o
kolumbijskiej, o ekwadorskiej szkółce Independiente del Valle. Oj, tak, super, to też jest fajny temat, czy nawet Argentyńczycy, których przybliżałem przez jakieś tam kulinarne podróże, pokazują, że my też na weszło nie będziemy się skupiać już tylko na tym, czy Czesław Michniewicz powinien zostać, czy powinien odejść i czy wywalamy Grzegorza Krychowiaka. Ale wiadomo, że to jest temat, który najbardziej będzie ludzi kręcił. A ty myślisz w ogóle, że tak dla ludzi postronnych z innych kontynentów, dla Azjatów, dla Latynosów, dla Amerykanów, to jak, co Polska na ten turniej wniosła, albo jak się zaprezentowała, albo jak odpalali nasze mecze, to co sobie tak całościowo myśleli? Wiesz co, na tyle, na ile znam tych moich znajomych gdzieś choćby z Arabii Saudyjskiej. Dzień dobry, zapraszam, Cezary Sikora, chodź, siadaj. Nasz element, nasz promyczek. Dzień dobry. Nasz promyczek uśmiechu. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasz promyczek uśmiechu, nadziei i dzień dobry, witam wszystkich. Pozytywnego podejścia. No pewnie, że tak, pozytywne myślenie jest najważniejsze. O czym rozmawiacie? Rozmawiamy o tym, co Polska przekazała całemu światu swoim występem na mundialu, ile całemu światu dała i co wniosła. No i tak jak mówię, gdzieś sygnały od moich kolegów po tej fazie duch grupowej. Duch zmarłych robotników. Grubo. Przed chwilą właśnie rozmawialiśmy, mieliśmy głos człowieka, który pracował na tych budowach i właśnie mówił, że BHP tam było lepsze niż w Polsce. A skąd on wie, jak jest w Polsce? Pracował w Polsce? No, pracował, bo to Polak. Znaczy, na pewno plus Kataru moim zdaniem jest taki, że tam nie może być małpek, nie? Do picia. A na polskiej budowie bez małpki i bez piwa to ciężko pewnie. No tak, więc to jest jakiś plus na pewno. Poszklanie i narusztowanie. Dokładnie. Dokładnie tak. Skończmy wątek. Tak, w każdym razie, no raczej nie było to pozytywne, pozytywny przekaz. Nie było jakichś tam sygnałów w świat, że warto śledzić polską piłkę. Dużo było rozczarowania, tak jak śledzę czy czytam opinie zagranicznych analityków, no to każdy właśnie się śmiał w tym stylu, że Polska to jest szczęsny zbaw nas, lewy może coś strzeli i na tym się, nasza taktyka do tego się ograniczała i też był nawet taki głos, który zebrał kilkanaście tysięcy polubień, nie pamiętam kogo dokładnie, to też był jakiś zagraniczny analityk, dość ceniony, który napisał, jak wspaniale wyglądałaby Polska, jakby znaleźli jeszcze 9 piłkarzy do tego szczęsnego i Lewandowskiego, więc no raczej było to na dużo zasadzie... Dużo rezerwowych by było, przecież tylko jedna bramka może być. Po co 8 szczęsnych jeszcze? A właśnie, pytanie do ekspertów mam. Uważacie, że jakby Robert oddał karnego Wojtkowi, to byłoby chyba w porządku. Co wy o tym myślicie? To i tak byłby już... wiadomo było, że po karnym jest koniec meczu, nie? Wzięliby nas za cyrkowców trochę. No... Ale czemu nie? I ale tak nas mają do cyrku. Ale, no tak, ale tak i tak wiadomo, że odpadamy. Jest 3-0. Słuchaj, pokazaliśmy na tym mundialu, że da się zagrać tak, żeby nie dotykać piłki z Argentyną, co już było dużym wyczynem i już poszliśmy w jakiegoś ekstremum. Więc jakbyśmy jeszcze pokazali, że można dać bramkarzowi strzelać rzut karny, no to już w ogóle byśmy... To było piękne. Byśmy... Tylko biorąc pod uwagę, że już wiemy, że po karnym jest koniec meczu, bo to już było chyba po doliczonym czasie w ogóle, nie? Ten karny. No, no i wiadomo, że ta bramka nic nie zmieni. Czy to będzie 3-1, czy 3-0. No tak. Ale z drugiej strony... jakim piękny turniej, to byłaby taka kwintesencja, nie? No ja tak, płakałem po pierwsze Lewandowski nikomu nie oddaje karnych. Jak nikomu? No nikomu. Nie, no dobra, może tak. Może na tym. A po drugie, no ale Wojtek jakby już, ale gdyby na przykład nie trafił, bo nie jest takim... No to co by się stało? No, trochę by zamazał swój fenomenalny występ, że nie trafił. Tak. Nie, no chyba nikt by mu nie wypominał, że ty, wiesz co, nie no, wyjąłeś tam 30 strzałów, byłeś tak. Najlepszy bramkarz w turnieju, ale tego karnego to nie trafiłeś. Nie, ale mówiliby, że już za dużo by chciał takiego, wiecie, za dużo dobrego, że już byłeś tą gwiazdą. Ale to powinno być karny. Tak, wiesz, rozegrane nie, że Wojtek biegnie, wyrywa piłkę Lewandowskiemu, tylko powinno być tak, że Lewandowski mówi, kurczę... Lewandowski biegnie do szczęsnego przez całe boisko i go zanosi do tego rzutu karnego. I Wojtek wali na szczupaka tego karnego w ogóle. Albo nie, no, mógł strzelać z połowy boiska karnego, bo zawsze mówi, że jego lagi są precyzyjne, więc... No, w sumie... To możesz sobie oddalić piłkę? Czy nie jest tak, że to musi być jedenastka? Możesz sobie trochę cofnąć? Nie, to musi być jedenastka, nie? Przy karnym. Ale moglibyśmy mu podać, tak jak są czasami te karne, że ktoś tam komuś wystawi wbiegającemu. A no tak. To moglibyśmy wystawić Wojtkowi na 50 metr i on by wtedy strzelał. No, to byłby dopiero strategia. Pożegnaliśmy się trochę, wiesz, z hukiem i tak dalej. Tak, tylko problem byłby taki, że my jak cofamy tą piłkę, to już jest gwizdek, bo koniec meczu, nie? Więc plan by poszedł tak, się to wiesz, co dzisiaj napisali na czacie podczas mocy mundialu? Był taki komentarz, który sobie wycięliśmy. Weźcie już tego Gapińskiego, gość jest stand-uperem, a nawet nie jest śmieszny.
Gapińskiego? Gapińskiego. A Gapiński był dzisiaj na mocy mundialu? Ja właśnie nie był, ale i tak ludzie piszą. Ale to jest dopiero charyzma. No tak. Ale nawet go nie ma i ludzie... Ale nie, przez to, że wszyscy zaczęliśmy śmiać i zaczęliśmy się śmiać i najlepszy był taki komentarz otrzeźwiający, ale przecież on nie jest stand-uperem. Biedny Gapek, nawet go nie ma i ludzie go nienawidzą. Tak, oj Gapek. A bo za nim tak tęsknią po prostu, to jest taka tak, jakby nienawiść. Kurczę, czemu go nie ma, czemu tego debila nie ma? Ja bardzo Gapka lubię i w ogóle chyba pozdrawiamy Gapka, prawda? Tak, ja też Gapka bardzo lubię. Czarek, jak ci oglądało ten mecz z Francją? Dobrze mi się oglądało ten mecz. Fajnie graliśmy, nie? Ja jako totalny amator widz uważam, że to było dobre 90 minut. Poza tym karnym, to Wojtek powinien strzelać tego karnego. Nawet była szansa na 1-0 dla nas, nie? Jak Giroud wtedy nie trafił, później mieliśmy tą kontrę, co Zieliński też nie trafił. Ale no kurczę, no to wyglądało dobrze. Co wy, wasi eksperci, panowie eksperci? Słuchaj, myślę, że wypowiadaliśmy cały program, nie powiemy teraz tego... Na pewno, cały czas gadaliśmy pewnie o jakichś bzdurach. Dawajcie trochę o piłce teraz pogadać. Nie. A myślisz w ogóle, że Lewy ma jakiś teraz problem z karnymi, czy to jest jakiś przypadek? Nie no, strzelił przecież, nie? Tego karnego. No tak, ale pierwszego nie trafił. Ale no pierwszego to bramkarz wyszedł, mówię, że no wiemy, że do statystyki nie zapiszą, nie zapiszą mu tego. No wiadomo, ale jednak no coś tam... Nie no, ten bramkarz nie... był na piątym metrze, no jakby mógł jeszcze do samego Lewandowskiego wybiegnąć. Mógł zrobić w ogóle. Dobra, ale nie trafił jeszcze na tego pierwszego karnego z Meksykiem. No to był przypadek. To był przypadek, a ty ten drugi wybiegł za daleko i koniec tematu. Ty zawsze trafiasz kluczem do drzwi? Zależy w jakim stanie wracam do domu. Trzeźwy. Może Robert? No nie. No Robert też był trzeźwy, widzę. Chyba. Cóż, panowie, powiem wam tak. No właśnie, Czarek, a ty teraz będziesz teraz oglądał jakieś inne mecze, czy już Polska? No, dzisiaj co mamy? Dzisiaj mamy Chorwację z Japonią, prawda? Brawa. To będzie dobry mecz chyba, nie? To tam nie ma chyba takiego stricte faworyta jednego wielkiego. Raczej Chorwaci. Wczoraj wam powiem, popełniłem straszne fopa, opowiem wam o tym. O kurczę. Bo szukałem gości do programu też, dziękuję, że jesteście. I miałem taki pomysł, mówię... Kurczę, mam nadzieję, że tego nie słucha. Mam znajomą Chorwatkę, tak. I mówię, ty, no mam znajomą Chorwatkę, która mieszka całe życie w Polsce, ale generalnie jest Chorwatką, urodziła się tam i tak. Ja mówię, zaproszę ją. Świetna dziewczyna, wygadana, wszystko ten i przyjdzie, zrobimy tutaj fajne show i popowiada trochę o samej Chorwacji. No i piszę do niej, że co robisz jutro, mam znakomity pomysł i tak dalej, po czym uświadomiłem sobie, że ona jest Serbką. I, ale co, ona zgodziła się? Nie, bo nie powiedziałem jej o tym, ale nie powiedziałem jej o tym, bo byłby mi głupy, bo zatem wiesz, no jak, ale dobrze, że w porę jakby nie zadałem jej tego pytania na zasadzie przyjść do programu, tylko tam jakoś spaliłem Jana i zmieniłem temat. Aha, nie? I zaprosiliście na kolację i byliście tak, na kolacji i było bardzo niezręcznie. Było tak, ale no dopiero później sobie uświadomiłem, że ona jest Serbką i a jest strasznie to czasem. Nie, tam mogło być co razy gorzej, nie? No nie, no to wiesz, to Daniel to musiałby być mega po twarz, gdyby się o tym dowiedziała. Tak, dlatego on dobrze jest to powiedzieć. No, to będzie wycięte na Twitterze na pewno już po programie, ale myślę, że gorzej było, jakby tu przyszła i jakby do końca była nieświadoma, o czym będziecie rozmawiać i dopiero na tym fotelu się dowiedziała, że ma opowiadać o Chorwacji. To byłby taki... Nie, gorzej by było, jakby ona przy ołtarzu się dowiedziała i biorąc z tobą ślub, że tylko dlatego do niej napisałeś, że się pomyliłeś po prostu. To nie, nie, ale oj, ale to by tak, gdyby tutaj przyszła, bym na niej mówił, no to dzisiaj Chorwacja, Japonia, no jak ten Modric tam... Jak się Serbia trzymała po odpadnięciu z turnieju? Tak, za dzieciaka jak tam? Oglądaliście w Zagrzebie tego Modricia? Nie, tak uf. Komu dzisiaj kibicujecie z tych czterech drużyn? Najbardziej? Dzisiaj... kurczę, Chorwatą na pewno, bo ja Chorwatów wolę i nie wiem, no... Głupio mi powiedzieć, że nie kibicuję Brazylii, bo chciałbym, żeby ta Brazylia wygrała, ale z drugiej strony jakby ta Korea swoją taką niespodziankę, to byłoby coś, co byśmy wszyscy zapamiętali, więc... Ale Brazylia dodaje takiego elementu sexy do turnieju, że jednak każdy czeka... Wiesz, Koreanki to jest... stwierdzenie. To jest element influencersko... Jaki, przepraszam, ale kto? Koreanki. Koreanki uważają inaczej, uważają, że to ich piłkarze reprezentacji Korei dodają tego elementu sexy do turnieju, bo nawet widziałem wyliczenia, że jednemu z pomocników od początku fazy grupowej przybyło chyba 2 miliony followersów na Instagramie. To temu, wiem któremu, to napastnikowi, który zdobył dwie bramki. Oj, nie patrz na mnie, to ty jesteś ekspertem. Dziewiące. Kim, tak. Nie, Kim to w obronie tylko. Nie, Cho chyba. Może być. Tak. Daj jakąś stylabę po prostu. Więc tak, ja mu przypomniał, 20 tysięcy i teraz ma 2 miliony. Tak. Ale jak strzelił dwie bramki, to trochę jest bohaterem narodowym, prawda? No strzeli jeszcze więcej pewnie. Prawda. Czekajcie, oni ten ostatni mecz grali z Portugalią, tak? Tak. Tak, z Portugalią. Tak, i były takie transparenty. Były takie transparenty na trybunach. Może wy macie Cristiano, ale mamy K-pop. Okej. <Okay. laughs> Bardzo mnie to też urzekło. Idealnie. No nie, Brazylia jednak, no to jest Neymar, to jest przepiękne stroje, kolory. Ale Korea to jest Kim.
Chwang, 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 no kurczę, może tak... Tam chyba też mamy takich trzech pomocników, nie? Chwang, dobrze mówię to nazwisko? Tak, generalnie cała kadra to są Kimy, Chwangi i Sony. Jak... Ale to jest tak, jakbyśmy się śmieli, że mielibyśmy samych Nowaków w kadrze. Ale nie mamy żadnego. A bo Bartosz Nowak nie dostał powołania. Wiesz w ogóle, kim jest Bartosz Nowak? Dla dobra programu powiem, że nie wiem. A wiesz czy nie? Nie, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. No mogę strzelać, jak chcesz, kominiarzem. Ale jest ciekawostka. Bartosz Nowak, rozwiejmy swoje wątpliwości, z piłkarzem. Jest. A to jeszcze nie jest ta ciekawostka. Ciekawostka jest, że jest Bartosz Nowak, piłkarz, który urodził się w Radomiu. Jest też Bartłomiej Nowak, piłkarz, który urodził się w Radomiu. Więc myślę, że możemy... To jest rodzeństwo bracia? Nie. Okej, szkoda. Ale grali w tym samym klubie, zaczynali karierę w tym samym klubie, więc myślę, że możemy tak powoli kompletować Bartoszów i Bartłomiejów. Nie, w Młodziku Radom. Polecam. Fajny klubik mały. Chociaż z A-klasy, ale wychował najwięcej zawodników z Radomia, którzy są dzisiaj na boiskach ekstraklasy. Taka ciekawostka. Czyli lokalny patriotyzm. Piłkarzy trochę. Szanuję to, że ze Szymon przychodzi do programu i zawsze patriotyczny akcent radomski. A, jest z Radomia, rozumiem. Ale tych Bartoszów... Gdyby to wiedział w inny sposób, nie byłby z Radomia, to się trochę zastanawiam. Ale to byłoby w ogóle jaka pasja do futbolu wtedy. Tak, ale gorzej, że skończyły się imiona, no bo mamy Nowaka Bartłomieja, Nowaka Bartosza. Jakby nie ma już kolejnej odnogi Bart, żeby jeszcze wcisnąć trzeciego radomianina. A po prostu można dać komuś na imię Bartek. Wiem, że to jest skrót, ale... Albo Bart właśnie. Bart? Bart. Ale Bart to jest bardziej postać tego typa z gitarą, który ma szczęście, tak? Dobrze mówię? To jest Bart? Przez D, a Bard. Przez... Bard. No, przez D, a przez T to jest takie chyba bardziej... I gitar, na pewno ma gitarę. No masz szczęście, bo tylko pije i gra, no to co? O, powiem wam, że właśnie... A propos, mi się mega podoba historia Daniela Osvaldo, tego, który grał we Włoszech, w Argentynie, w wielkich klubach, jasne. Roma i tak dalej, Boca Juniors. I on miał, no był jeszcze powołany do kadry Włoch. On Włoch, tak, Włoch. Czy Argentyny? Argentyńczyk, tak. Był powoływany do kadry Argentyny. Ale ma paszport włoski. Ma paszport włoski też. No i Daniel Osvaldo miał tam 30 lat, 29 i miał jeszcze na stole oferty z naprawdę wielkich klubów, milionowe kontrakty i stwierdził, że to pieprzy, że on nie chce już żyć w tym reżimie, ciągle tam słuchać, że jak on tam się musi trzymać i tak dalej. Tak. No i zakończył karierę i założył zespół rockowy. I teraz właśnie w Buenos Aires cały czas pije, gra, imprezuje i prowadzi właśnie takie życie rockmana. A jak się nazywa ten zespół? Może znamy? Nie znacie, bo właśnie ta kariera nie poszła mu tak dobrze, jakby mógł, że na zasadzie nie jest aż tak znany, bo widziałem, że tam chciałem pójść nawet na jego koncert i tam kosztowało to z 10 dolców wejściówa w jakiejś takiej melinie. No to 10 dolców to też nie jest nic, ale mimo wszystko powiedzmy, że jak na coś takiego, że się... Celowo wyżej. Tak, celowo wyżej, no ale... Może nie jest jakimś super zdolnym muzykiem, chociaż też nie jest słaby, ale prowadzi sobie to życie, gra sobie, imprezuje, bawi się i... Neymar by chyba tak chciał trochę, nie? Neymar często w wywiadach mówi o czymś takim, że on by już chyba trochę tak chciałby zakończyć tę karierę, żeby... Czy on by po prostu nie chciał, żeby się go czepiali. Tak, no ale no, wiesz, jakby przychodzi z brzuszkiem piwnym, to by było dosyć dziwne. No nie, no ale wiesz, nie ma brzuszka piwnego, kurde, właśnie... No nie ma, nie ja, ma zawsze, tak. Ja zawsze patrzę na to na chłopski rozum. Neymar imprezuje oczywiście i się bawi, ale nie może aż tak imprezować, no bo zobaczcie, jak on wygląda. No to nie jest możliwe, żebyś się zataczał co chwilę, czy jak były te głosy, że przychodzi na trening i pachnie od niego alkoholem i koledzy się oburzają. Pachnie się... alkoholem, jak ja bym chciał usłyszeć kiedyś to w domu. Czarek, jak ty dzisiaj pachniesz alkoholem. No więc wydaje mi się, że... Ale Neymar to jest mój ulubieniec w ogóle, muszę wam powiedzieć. No widzę przecież. Czekam aż dzisiaj wróci na boisko, będę się bardzo cieszył. A kontuzja kostki wyleczona? Zobaczymy, mówi się, że wy... Znaczy, to ciebie pytanie, czy twoja kostka, nie, spoko. Wszystko dobrze, patrz, mogę zrobić tak, nawet tak. Bardzo dobrze. Dziękuję wam za dzisiaj. Szymon Jańczyk. Dziękuję. Cezary Sikora. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy mam dzisiaj... Zaskoczenia nas wziąłeś, powiedz, tak. No, zaskoczył nagle po prostu. Kostka, gdzieś tam Brazylia, Ronaldo, pijemy, ten. Dziękuję za dzisiaj. A chcecie jeszcze coś porozmawiać? Nie, jaki masz pomysł na tatuaż? A właśnie, robię tatuaż też 23... skąd wiedziałeś? 23 grudnia. Ciebie czytam jak z otwartej księgi. Albo z takiej ulotki. Którą bierzesz i wyrzucasz od razu do śmietnika. Tak, jedno zdanie tylko, mówię, Jezus, i od razu do kosza. A to ty czytasz w ogóle? No czytam ulotki, jestem wielkim fanem. Jaki sobie robisz tatuaż? No nie powiem, ja nie lubię o tym rozmawiać, to są moje tematy. Przyjdziesz bez koszulki pewnie do programu potem i będziesz mówił, co? Tak, tatuaż mam, zauważyliście, dzięki. Jak zawsze. Cezary Sikora, Szymon Jańczyk, dziękujemy. Bądźcie z nami, bo o 14... Nie o 14, o 15. O 15 zapowiadamy program
Program przedmeczowy: Japonia, Chorwacja. Chorwacja, czyli Brazylia Europy, w mojej skromnej opinii. To na tyle. Świetne zakończenie, Dominik. Świetne. Ale od ciebie pachnie alkoholem dzisiaj. Na tyle dzisiaj. Dziękuję. Bądźcie z nami, Mundial, z kanałem sportowym cały czas.